Myślę, że sprawy dotyczące tego, jaka jest przyszłość PiS-u, jaka jest przyszłość polskiej prawicy, słuchajcie, są bardzo istotne. Myślę, że nie powinniśmy, jest łatwiejszy dostęp do polityków i my im daliśmy głos, natomiast przestaliśmy między sobą dyskutować, co my sami myślimy o tym, co się dzieje po prawej stronie. I myślę, że trzeba wrócić chyba do tej praktyki dawnej, że przynajmniej raz na tydzień robić pokój taki, gdzie my sami możemy ponarzekać, poopowiadać, co byśmy chcieli, jak byśmy widzieli przyszłość polityczną naszej prawej strony, czy nam się podoba to, że jakieś się nowe partie tworzą, czy się nie podoba, czy się powinny tworzyć te nowe partie, czy się je powinno wspierać, czy absolutnie nie. No słuchajcie, to jest tyle pytań, jest tyle takich, można powiedzieć, wręcz wykluczających się opinii i socjologów, i tych politologów. No wczoraj, nie wiem, słyszeliście na temat nowego pomysłu pana Bąkiewicza, który zakłada partię. No i teraz jest pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Też były różne wczoraj głosy na pokoju u Forfiego. No, większość była za tym, żeby jednak nie zakładać niczego nowego, bo to rozbije polską scenę, znaczy prawą stronę przede wszystkim. No ale czy na pewno? Bo ja się tak dzisiaj wczoraj zadałam nie bez kozery to pytanie do Bąkiewicza, czy wiedzą, jacy ludzie idą do jego partii, bo jeżeli tam idą ludzie, którzy są niezagospodarowani przez żadną partię prawicową, no to słuchajcie, to jest gra warta świeczki, bo wtedy nam się poszerza ta prawa strona. Natomiast jeżeli to będzie polegało na tym, że jednak ten elektorat będzie podbierany z PiS-u czy Suwerennej Polski, no to już trochę mniej fajne się robi. Ale wydaje mi się, że to jednak elektorat pójdzie bardziej z Konfederacji jak od nas, bo to jest jednak trochę inny elektorat, na który oni, że tak powiem, celują, tak brzydko powiem. Jakie macie zdanie na ten temat? Bo żebym ja wam pokoju nie zagadała. No, ja tam mam takie zdanie, że nie powinniśmy głosować na tą partię, ponieważ no, taka atomizacja nie będzie służyła w tej chwili partii, bo to jest bardzo długi okres czasu do wyborów. Taki manewr przy jakimś tam założeniu taktycznym można wykonać na rok przed wyborami, powołując partię, jeśli to jest faktycznie ustalone, że po prostu trzeba zgarnąć część elektoratu, który no w jakimś tam sensie jest zrażony do PiS-u, ale generalnie będzie w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast tu nie mamy żadnej gwarancji. Środowisko narodowe nigdy nie było związane z PiS-em. Skoro Bąkiewicz nie potrafi się dogadać na funkcjonowanie w ramach Zjednoczonej Prawicy, a potrafi się dogadać Ziobro i jego ludzie, no to nie wiem. Ja jestem bardzo ostrożny co do tego projektu, choć podoba mi się jego odwaga znacznie większa niż PiS-u czy Solidarnej Polski, Suwerennej Polski w postawieniu postulatu groźby wyjścia z Unii Europejskiej. Bo PiS takiego postulatu nie stawia i panicznie boi się go. Takie moje zdanie. Proszę bardzo. To znaczy, wiesz, Tomku, ja myślę, że PiS przez to nie stawia takiego postulatu, bo ma znaczną wiedzę większą na temat uwarunkowań zewnętrznych, której nie ma akurat nie pan Bąkiewicz. Ja bym tak też nie potępiała w czambuł tego, co PiS robi, i że on jest czasami mało asertywny. Dobrze, ale to wiesz, jak chce się zachować swój elektorat, to trzeba temu elektoratowi powiedzieć, z jakich powodów nie możemy wyjść, tak? Dlatego, że na przykład, nie wiem, no po prostu padniemy ekonomicznie. Albo że mamy, nie wiem, przekonanie, że nie uda nam się zdobyć rynków. Albo że nie pociągniemy projektu Trójmorza. To trzeba po prostu wyartykułować, tak? A nie nic nie mówić i wyjdzie prezes i powie 10 raz, ufajcie, tak? No tak żeśmy zaufali właśnie. I w czarnej dupie jesteśmy. No wiesz, tutaj po części masz rację, że jest zbyt mała komunikacja między elektoratem a partią. Nie ma żadnej komunikacji, jest sztywna, wiesz, partyjna gadka z telewizora mniej więcej. No masz rację, masz rację.
Więc jak się nie otrząsą z własnych błędów i z własnej nieświadomości, to nic z tego nie będzie. To znaczy, wiesz, nic z tego nie będzie. Ja bym tak do końca nie powiedziała, bo ten jeden twardy elektorat nie ma gdzie odejść. Ale część ludzi takich radykałów antyunijnych, no pewnie się zoomuje na tym, na Bąkiewiczu. Nie? Osobiście ja nie wierzę, żeby on nawet 5% zebrał powyżej progu, więc tak naprawdę po prostu pójdą w kocioł te głosy, no tylko tyle, że urośnie im ten potencjał, tak, bo oni tam się chcą z tym PJJ, tak, łączy z tymi ewentualnie jakimiś bezpartyjnymi samorządowcami i tak dalej, a te środowiska są naprawdę bardzo, że tak powiem, niesterowne, tak? To znaczy w takim rodzaju, że nieprzewidywalne, tak? Koalicyjne. To jest bardzo trudny temat. No ale wydaje mi się, że akurat nie w sprawach międzynarodowych, to te środowiska mówiłyby jednym głosem z PiS-em. I po prostu, no, tak się głośno zastanawiam w sytuacji, kiedy, no... Wiecie co, ja tak nie wiem, na ile można wierzyć tym sondażom. Niby one pokazują, że PiS słabnie, ale chyba się wirtualny polski sondaż pokazał teraz, gdzie PiS-owi zaczyna rosnąć, a koalicja zaczyna spadać. I to koalicja cała ta 13 grudnia, że im zaczyna spadać w sondażach i to przed wyborami samorządowymi. Czyli słuchajcie, następuje przełamanie, jak to się mówi, i ta euforia powyborcza zaczyna gasnąć. I za chwilę będzie to widoczne. Wiecie, to jest najgorszy ten czas przytrzymać, tak, żeby tak. Partia nie przytrzymała po prostu. Tak. I powiem wam tak, ja uważam, że trzeba zawołać na następne spotkanie nie jednego posła, ale kilku posłów ze Zjednoczonej Prawicy, żeby ktoś był z suwerennej Polski, żeby ktoś był z tego twardego jądra PiS-u i spróbować z nimi porozmawiać, bo do wyborów samorządowych zostało praktycznie... Dwa tygodnie, dobrze mówię? Tak, dwa tygodnie. Ale to jest jeszcze czas, kiedy ludzie zmieniają, że tak powiem, opinię. I jeszcze można bardzo dużo zrobić. I powiem wam, że niektóre szkoły, które mówią na temat kampanii wyborczej, że największe efekty przynoszą ostatni tydzień przed wyborami. To, co się tam wydarzy. Co dany komitet pokaże lub czym za przeproszeniem przywali drugi komitet. Więc naprawdę jest bardzo ważny ten czas i należałoby z tymi naszymi politykami porozmawiać. Niech oni zaczną nas słuchać przed wyborami, a nie przychodzą do nas po wyborach, kiedy my na nich już kubły pomyj wylewamy i jesteśmy tak sfrustrowani, że za bardzo tam się już z nimi rozmawiać nie chce. Więc dobrze by było, żeby jeszcze przed wyborami z nimi porozmawiać i przekonać ich do pewnych naszych pomysłów, żeby jeszcze skorzystali z tego, co my im podpowiadamy. Bo popatrzcie, co się stało, jak były wybory do parlamentu, do Sejmu i Senatu. Tak praktycznie nasi posłowie nie pokazywali się na pokojach, a szkoda, bo gdyby oni o nas wtedy byli, to by usłyszeli to, co my im mamy do powiedzenia, bo to, co myśmy wtedy mówili, te nasze propozycje, gdyby były w jakiś sposób chociaż częściowo zaadoptowane przez partię i wykorzystane, to dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. A tak to jesteśmy, gdzie jesteśmy, a przed nami są następne ważne wybory, no i żeby tego nie przegrać, no to trzeba ich tu zawołać. I ja myślę, że w przyszłym tygodniu, przed świętami, kiedy już nie będzie Sejmu, myślę, że powinni się u nas pojawić po prostu ci ludzie, z nami porozmawiać. Ja przeglądam sobie długą listę swoich DM-ków. Jeśli chodzi w ogóle o politykę informacyjną, o jakieś kontakty z wyborcami i tak dalej, posłów Zjednoczonej Prawicy, to ja sobie przeglądam te DM-ki. Na wielu z nich wysłałem zaproszenia posłom Prawa i Sprawiedliwości. Wyobraź sobie, że 99% z tego, co wysłałem, oni nawet nie odczytali tego, bo te moje DM-ki, oni mi oddali follow i teoretycznie po prostu... No wysłałem do nich wiadomość, nie? I oni tych wiadomości nie otwierają ode mnie. Może od innych otwierają, ode mnie nie otwierają, bo widzę, że jest wysłana, ale nie jest odczytana, nie?
Także no tak to wygląda. Nie mówi się tak dużo o tym teraz, z takim naciskiem, ale to jest tak, jakby ta bańka tam na tej Nowogrodzkiej była po prostu tak hermetyczna, że ja zresztą mam wątpliwości co do w ogóle tego pomysłu, tego koncernu medialnego, którego tam zapowiedzi usłyszeliśmy, że będą tworzyli. Ja myślę, że po prostu oni stworzą coś w rodzaju TVP Info 2, wiesz, i tylko może jeszcze bardziej nawet, tak? I nic z tego nie będzie, bo tak naprawdę pod koniec już rządów PiS-u to ta redakcja, znaczy w ogóle cała ta telewizja podlega dużej krytyce w tym segmencie informacji politycznej, czy informacji w ogóle z kraju, tak? I mam wrażenie, że oni mają taki sam pomysł na to działanie, jakie mieli wcześniej, więc to chyba nie do końca zadziała. Takie jest moje zdanie, ale proszę bardzo. Widzę, że Zbyszek jest, Agnieszka na mówcach, to bardzo proszę, zabierajcie Państwo głos. No, dobry wieczór. Ja chciałem zapytać, Tomek tutaj wspomniał o tym koncernie medialnym. Nie wiem, czy to chodzi o to samo, co ja czytałem, że to by znalazł się sponsor i to ma być wspólnie z Orbanem, tak? I ma być nadawane z Węgier? Czy to o to chodzi? Trudno mi jest powiedzieć, bo ja słyszałem tylko zapowiedź prezesa Kaczyńskiego, że oni zorganizują taki koncert. Zresztą no, pamiętacie tą sprawę Srebrnej, to w ogóle ta Srebrna też miała być jakimś takim centrum medialnym, tak? Dla prawicy, to wtedy nie wyszło w ogóle ten cały pomysł, ale szczegółów nie znamy i nikt tych szczegółów nie przedstawia, bo tych szczegółów też nie przedstawił Pereira, który był u nas na pokoju. Mówił, że jakiś projekt jest realizowany i przygotowywany i będzie wdrażany. Tylko tak jak mówię, no wydaje mi się, że skoro to ci sami ludzie będą robić w ten sam sposób, no to będą budowali taką centralną telewizję, która się będzie znowu ścigała z TVN-em i z tą Neo TVP. Nie wiem, czy to się uda. Z drugiej strony znowu pewnie zabiorą wszystkich tych dziennikarzy najlepszych z Republiki, której znowu spadnie. A to chyba nie są najlepsze pomysły na takie działanie. Bo na przykład tych liberalno-lewicowych mediach, no to mamy Polsat i mamy TVN, nie? I one sobie funkcjonują i żyją w jakiejś koegzystencji. Natomiast jeśli powstanie tego koncernu, o którym mówi się w Zjednoczonej Prawicy, ma skanibalizować częściowo znowu Republikę, no to jest takie działanie głupiego, no po prostu. Takie moje zdanie, proszę bardzo. To znaczy, wiesz, nie wiadomo po pierwsze, czy w ogóle jakakolwiek telewizja dostanie koncesję w Polsce. To musiałoby się wydarzyć bardzo szybko, póki jeszcze władze, że tak powiem, tych narodowych mediów i tak dalej są jeszcze obsadzone ludźmi o konserwatywnych poglądach, tak? I nominatami tych partii, tak? Bo w momencie, kiedy wybierzemy nowego prezydenta, to nie będzie prezydent na przykład z PiS-u czy z Zjednoczonej Prawicy, to w tym momencie zostaną odwołane Rada tych Mediów Narodowych i te wszystkie organy, które są dookoła, i po prostu już nie ma żadnej szansy wtedy, nie? Na jakieś nadawanie naziemne, to linearne, na tych multiplexach i tak dalej, tak? Także dużo czasu nie zostało do wyborów prezydenckich. No tak, Tomek, bo ja się tak zastanawiam nad tym, bo widzę po tych wyborach, że jakby wzmogła działanie taka wewnętrzna frakcyjność tam przed tymi wyborami. Jest walka, jeśli chodzi o sam PiS, wewnątrz PiS-u, czy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. No i teraz tutaj dywagujemy o mediach.
i powstaje nowa partia Niepodległość. Jakie ona ma szanse, nie mając mediów? Czy może ona ma media? Nie wiem. Ale przecież nie mając mediów, no to taka partia z góry jest skazana na niepowodzenie. Dziękuję. No to prawda, dlatego tutaj przed chwilą padło to stwierdzenie właśnie, że politycy Zjednoczonej Prawicy jednak będą chodzić do telewizji, tej neo-telewizji, tak? Neo-TVP. Cześć Tomek, cześć Ewa, cześć wszystkim. Tak, Adam, witajcie. Ja ci powiem Tomek jedną rzecz, że my to już tutaj szwędzamy się po tych pokojach jakiś czas i ja wam powiem jedną rzecz, że bodajże w 2018 roku, jak ruszył w Chicago ta ciężarówka od tymi niemieckimi obozami koncentracyjnymi, ja mam kontakt z takim przyjacielem moim w Chicago, to cały czas na pokojach krzyczałem, mówiłem, powtarzałem, tak jak zresztą każdy inny o jakimś tam temacie, że republikę trzeba pompować, inwestować i tak samo w 2018 roku przestały być oprawy na tych meczach. A to był taki główny oręż tego PiS-u, w ogóle prawicy, ogólnie nas, Polaków. I olano po prostu republikę, a przecież większość z was pamięta, że w 2014-15 roku na początku, na przełomie tych dwóch lat Republika zrobiła dobrą robotę, bo gdyby nie Republika, to te wybory byłyby przegrane przez PiS, nie byłyby wygrane, bo pamiętacie nawet tego redaktora z TVP Info, który rano prasówkę robił, ten z wąsami, co zgolił wąsy, powiedział, że jeżeli PiS wygra, to on zgoli wąsy, no tak jak Piłsudczyk. Nie inwestowano, po prostu olano Republikę. I wydaje mi się, że jeżeli Republika przejmie taką dekorację TVP Info, to jest porażka od razu przegrana na samym początku. Dlatego, że ten program, tą telewizję ogląda stały elektorat tych ludzi, tak nas, którzy już znamy tą historię, wiemy co się wydarzyło, wiemy co było, wiemy na jakiej sytuacji jesteśmy. Natomiast żeby młodych przyciągnąć, to trzeba dać trochę rozrywki. Tam rozrywki nie ma. I nie będzie. I tu pewnie te medium, jeżeli nie zmieni oprawy w jakiś sposób, tak, żeby zdobyć ten elektorat młodych ludzi, no to będzie od razu na porażkę skazany. Według mnie tak. Jak tutaj mówiłeś wcześniej, media są potrzebne nam bardzo, bo my tak naprawdę nie mamy. TVN jest wiadomo po czyjej stronie i zawsze będzie, dopóki nie zginie ta telewizja. No i są też inne, tak, bratnie, bo jak przypomnimy sobie, jak była ta wielka taka ofensywa tych wolnych mediów, co wtedy zgasili ten sygnał, wyłączyli, no praktycznie mieliśmy tylko kilka programów takich, tak, które praktycznie tam nic nie było, bo te takie programy telewizyjne, gdzie były jakieś filmy fajne, teatr, muzyka, rozrywka, gdzie młodzież głównie na to tego szuka, a między wierszami jest jakiś przekaz polityczny, no to nie było tego, tak? I tego pewnie nam brakuje. Oni powinni zainwestować grubo w Republikę i stworzyć taki program Republika 2, ja tak polemizuję ogólnie, i w tym kierunku uderzyć, żeby zdobyć elektorat młodych ludzi. Młodych. Ja teraz krążę trochę po mieście i rozmawiam z młodymi ludźmi. Jutro mam spotkanie z Sasinem tutaj o 17.30. Będzie u nas w mieście po raz czwarty. Z nim się spotkam, z czego raz już rozmawiałem kilka lat temu. I właśnie wspominałem zawsze o Republice i tych oprawach kibiców, którzy mają siłę przebicia. Docierają do tych młodych ludzi. No, ale wiadomo, politycy mają swoje zajęcia, mają swój jakiś tam rozkład zajęć i pewnie nie mogą poświęcić zbytnio czasu dla nas tutaj, bo Tomek, nie raz prosiliśmy, to też mówiłeś przed chwilą, że zapraszaliśmy i prosiliśmy, nie przyszli do nas przychodzić, dopiero po tej porażce zaczęły się pewne osoby pojawiać. Czy to tylko dla takiego, żeby zapchać dziurę, czy oni naprawdę angażują się w jakąś taki medialny... Zapchać dziurę, Adamie, bo tak naprawdę zwróć uwagę, że to są te same osoby generalnie rzecz biorąc i wiesz, to jak długo można kogoś tam eksploatować, tak? A jest około 200 posłów i około 50 senatorów, tam 40 czy iluś tam, ile tam PiS ma, ale ma sporo tych parlamentarzystów, ale generalnie mają wylane, nie?
oni, wiesz co, oni siłę przebicia będą mieli, gdzie będą między ludźmi, między nami. To wtedy jakieś tak, takie przebicie będzie i takie, wiesz, tak, nie wiem jak to powiedzieć, brakuje mi słowa, taka większa popularność będzie, może tego przekazu, tak, dotrze do wielu, do większych mas. A dopóki tego nie będzie, dopóki nie pokażą się oni pośród ludzi, ja to w Stanach widziałem, jak były wybory, to widziałem, jak politycy krążyli po galeriach, chodzili tam, rozmawiali z ludźmi, siadali na ławkach w galerii, rozmawiali, można było porozmawiać z nimi normalnie. I to wiesz, nie to, że tylko ja nie mam czasu, idę tam, nie, dosłownie z ludźmi. Muszą być między ludźmi. Ludzie potrzebują ich, wiesz. My potrzebujemy tych polityków, żeby oni nas... Ja przecież z Leperem dwa razy rozmawiałem tu w Białymstoku na lotnisku u nas tutaj w Olmontach. Dwa razy. Raz miałem okazję słuchać go i zadać mu pytanie. Drugi raz po prostu rozmawiałem z nim. Dotarłem. No ale Leper był taki, że ogólnie był dostępny dla wszystkich. Wiecie o tym, że on był człowiekiem takim, że można było z nim porozmawiać, zamienić kilka słów, tak? I słuchał. I słuchał przede wszystkim. Dzięki. Ale Adam, mi się wydaje, że Republika to ma wielu akcjonariuszy i tam nie ma chyba zgody na to, żeby z Republiki zrobić TVP Info. Takie słuchy mnie dochodzą, nie wiem. Ale forma, chodzi o formę, wiesz, o samą formę, taki, to jest taki polityczny typowo program, typowo polityczny. Tam nie ma nic takiego, żeby takiego nastolatka lat 15 do takiego starszego człowieka lat 30 dotarło coś tam, lub on zasiadł sobie przy tej telewizji i coś oglądał ciekawego. Jeżeli interesuje się polityką, tak. Jeżeli polityką się nie interesuje, to niestety on wyłączy, przełączy, szuka innego kanału, tak? A tak, ale tak naprawdę czy PiSu, czy w ogóle jakby tego środowiska wokół nie stać na stworzenie takiego kombajnu, jakim jest Telewizja Polska, która ma 16 czy ileś kanałów tematycznych, wiesz, kablowych. I tutaj jest w ogóle tylko mowa o telewizji informacyjnej, tak? Czyli jednym tak naprawdę kanale. To nie zadowolisz tutaj, wiesz, to musi być telewizja po prostu newsowa, tak? Taka jak TVN24. I taka jak polsatowskie te newsy, czy wydarzenia. I no po prostu dla młodych ludzi to ten kanał dystrybucji informacji to jest im rybka. Oni tego i tak nie oglądają, więc jeśli projektanci tego pomysłu myślą, że zbiorą młodych ludzi poprzez utworzony nowy kanał, to jest bzdura. To, że subskrypcja na internecie, na YouTubie Republiki wzrosła do miliona, tam ze 100 czy z 200 tysięcy, ile oni tam mieli wcześniej, to nic nie znaczy, bo każdy z nas, wiedząc jak działa YouTube, ma bardzo wielu, nie wiem, artystów, polityków, jakichś dziennikarzy, komentatorów odhaczonych, ale to nie znaczy, że jesteśmy ich stałymi widzami. Więc ta magiczna liczba miliona słuchaczy, to nie przekłada się na prawdziwych, realnych słuchaczy. Ale słuchajcie, ja myślę, że młodzi ludzie to szybciej pójdą na kanał Zero do Stanowskiego i Mazurka, niż przyjdą do telewizji stworzonej przez nasze prawicowe partie. I ja myślę, że jeżeli ten kanał Zero się utrzyma i jeżeli będzie chciał prowadzić debatę na tyle uczciwą, no powiedzmy, jak teraz prowadzą, jest w miarę, powiem, są rozłożone akcenty na wszystkie strony sporu politycznego i to się może podobać. Słuchajcie, sam wywiad z prezydentem oglądało 7 milionów z kawałkiem widzów i to w czasie rzeczywistym. Tego się nikomu nie udało. Więc tam jest potencjał. Potencjał jest na YouTubie i to tak trzeba sobie jasno powiedzieć, pod warunkiem, że będą tam znane twarze, znane osoby, które przyciągną widzów. Nie, tam muszą być nie twarze, tylko tam muszą być treści.
Bo no twarde, zgadza się, bo takie wiesz, jak dasz taką sieczkę, to też nikt nie pójdzie. Bo część posłów PiS powinna się w ogóle wycofać i się w ogóle nie pokazywać nawet w przestrzeni publicznej, nie udzielać żadnych wywiadów, ani nie pojawiać się w żadnych setkach żadnych telewizji. Po prostu oni już taką siarę narobili przez poprzednie kadencje, że lepiej, żeby się nie pokazywali, mimo że mają jakieś tam zasługi jeszcze wczesne, nie wiem, jeszcze z Solidarności, z początkowej fazy działania tam PiS-u w 2005-2007, ale tak naprawdę dzisiaj są po prostu niesprzedawalni, a ich wizerunek po prostu obciąża całość. Więc jeśli się popełni te same błędy, to będą takie same efekty. Po prostu, no, to jest taka logika. A obawiam się, że w tym twardogłowym, że tak powiem, jądrze PiS-u po prostu to nie dociera, tak? I oni traktują, że oni tą telewizję tworzą po to, żeby się bić z TVN-em na odpieranie argumentów czy oszczerstw TVN-u. No, jest to jakiś tam modus operandi, ale tak naprawdę, jak wiemy, nie zadziałał przy TVP Info, które miało nieograniczone dochody, znaczy możliwość jakby finansową, nieograniczone możliwości kadrowe, nieograniczone możliwości logistyczne, jej samochody, kamery, studia, Bóg wie co po prostu, pieniądze, ludzi dowolnie mogli zatrudniać i tak dalej, i nie zwyciężyli, nie zrobili tego i nie pokonali tego TVN-u. I nie pokonali. No bo robili to w sposób taki, to powiedziałem, trochę karykaturalny. No więc właśnie, nie pokonają go tym bardziej tymi słabszymi narzędziami, po prostu. Ale przepraszam, Tomasz, czy zwróciliście uwagę, że TVN kupuje w ogóle programy z Włoch? On opiera się na programach z włoskich. Dużo takich programów jest w ogóle w TVN-ie. Chodzi o wizerunek, właśnie o przekaz i sposób, jak się wyrażają w ogóle ci ludzie, którzy są tam w tych programach. Oni muszą ładnie wyglądać, uśmiechać się, w miarę przystojni lub ładne kobiety, elegancko ubrani. Natomiast w TVN Info nie. Zapraszano osoby, które dobrze tylko mówią, a nie chcę, broń Boże, obrażać nikogo. Ktoś nie jest, jeden nie jest piękny, drugi nie jest aż za ładny, tak? Ale powiem wam szczerze, że na przykład we Włoszech jest nabór tak do telewizji, że oni potem krytykują tych, którzy wypowiadali się, i oni potem starają się te błędy naprawiać. I tak jest od 97 roku w TVN-ie, bo ja jak wróciłem w 98 roku, to po prostu widziałem... Tak, te formaty są właśnie włoskie i są amerykańskie. No, i tam, amerykańskie. Się, tam, żeby ktoś się pojawił w ogóle w szkiełku kamery, to najpierw przechodzi casting, czy jest ładny, urodziwy, jak on będzie wyglądał przez tą kamerę, bo oni tworzyli coś takiego jak lifestyle, jak klasę taką społeczną, która, do której chcą dążyć młodzi ludzie, ci dorobkiewicze, tacy z tych... Wzorować takich, tak, wzorować się na tym high society, wiesz, takim, na pieniądzach, na tym, że Warszawa, stolica, no wiele imprez, bogato, no, i oni wytwarzali taki nimb, tak? Natomiast PiS po prostu pozostał w tych latach 90. takim siermiężną formacją z politykami, którzy od niedawna zaczęli czyścić buty i nosić dobrze skrojone marynarki i garnitury. I to też, jak widać, nie pomogło, bo no po prostu to trzeba po prostu umieć wytworzyć, jeśli chcesz się bić na to, tak? No we tak Włoszech, jest. Przepraszam, we Włoszech wiesz co, jaki jest nabór na przykład? To jest bardzo wiele elementów, to jest nawet elementem, nie wiem, jakiejś grafiki partyjnej na przykład. To się zatrudnia ludzi w speców, kurde, od polityki, marketingu, psychologii i tak dalej. A nie, że kumpel, kurde, brata, ojca, który jest tam jakimś grafikiem, na skrobie ci tam logo i całą tą oprawę graficzną. Nie, to jest przemysł po prostu. I tyle. I jeżeli ktoś popełnia takie błędy, to niestety potem nie odnosi żadnych sukcesów, a czasem wręcz odwrotnie, porażki. Dam wam taki przykład ze Zbońkiem. Boniek był przez wiele lat, w latach 90. zapraszany do takiego programu Novantesimo Minuto, czyli 90. minuta. I tam Biscardi prowadził ten program i wszyscy ładnie ubrani, garnitury, wszyscy modni, podcięci. I przychodził taki jeden z piłkarzy,
zaproszony był Platini. I wyobraźcie sobie, Michel Platini był trochę z brzuszkiem. I słuchajcie, w gazetach na drugi dzień Kilawisto, czy tam Ki, czy tam La Vita, pokazywali w kółku czerwonym guzik, że się nie zapina, że w szwach pęka i z tego się śmieli, krytykowali takie rzeczy, że spasiony, że wiesz, wypas się już jest gdzieś tam w FIFA jakimś tam już, wiesz, przepych i krytykowali i zniknął i nie zapraszali więcej, wiesz, na to ludzie uwagę zwracają, tak jak teraz też krytykowali z PiS-u, pamiętacie, popaśli się, tak, na stanowiskach. No niestety, mają dostęp do diet, mają dostęp do różnego jedzenia, no oni muszą kontrolować, muszą trzymać tą dietę, bo to jest wizerunek, to jest polityk, na którego my patrzymy, którego oglądamy i oceniamy. A jak się na przykład Tusk biega codziennie rano po plaży? Dlatego, że lubi biegać, czy dlatego, że chce po prostu być sprawnym, dobrze wyglądać? Trzeba wyglądać dla wszystkich dobrze, dokładnie. Żeby niego brać. Tak. Bo jest politykiem, dokładnie. I to jest inwestycja, codzienna jego inwestycja w funkcjonowanie polityczne. Wiecie co, bo my tak naprawdę jesteśmy w erze obrazkowej. I jeżeli to sobie po prostu nasza polska prawica nie uzmysłowi i nie przyjmie do siebie, że do ludzi mówi się obrazkami, i tak naprawdę ten obrazek jest najważniejszy, to tak długo ta prawica będzie, no niestety, czekała w przedsionku po władzę. Ja myślę, że jednak ci młodzi ludzie wiedzą już, co to znaczy walczyć w tych mediach społecznościowych i tak dalej. Ja tu zawsze daję za przykład, słuchajcie, mojego faworyta, o którym będę mówić i was będę zanudzała. Prezydent Stalowej Woli. Ja myślę, tak jak on, możecie wejść sobie na jego profil, popatrzeć, jak na Twitterku sobie fajne rzeczy wrzuca, jak na innych mediach społecznościowych się udziela. I takich młodych, bardzo nazwałabym to kumatych samorządowców, on już jest dwie kadencje w Stalowej Woli prezydentem, więc to jest naprawdę bardzo trudne w mieście, które było zawsze uznawane za takie czerwone miasto. Tam przez wiele lat rządził prezydent z lewicy i wydawało się, że jest to nie do ruszenia. A przyszedł Lucjan Nabrzeżny i wyobraźcie sobie, że wygrał, a w drugiej kadencji to już wygrał, w pierwszej turze chyba 80 parę procent miał. Także popatrzcie, jak można bardzo dobrze zbudować potencjał. Ja uważam, że jest to, ja to po raz kolejny powtarzam, że jest to faworyt na prezydenta Polski. Jest to chłopak, który cały czas pracuje, nie jest takim politykiem sejmowym, tylko jest politykiem samorządowym. W samorządzie to się trzeba naprawdę zdrowo nazapierniczać, nie przespać, że tak powiem, wiele nocy. Soboty, niedziele praktycznie zawsze zajęte, nieraz i święta, więc chłopak zahartowany w bojach i ja uważam, że no, takich ludzi powinna prawica wyciągać do pierwszego szeregu. Ale wiecie, żeby nie za bardzo nie zanudzać, tu jest pani Agnieszka, która jeszcze głosu nie zawierała, to może prosimy, a jest mówcą, proszę się wypowiedzieć, bo jesteśmy ciekawi pani zdania. No właśnie się od razu wypowiem co do pani wypowiedzi, bo powiem szczerze, że no, takie są kobiety, tak panią podsumuję, bo takie są kobiety. One się są takie emocjonalne, do każdej sprawy podchodzą emocjonalnie. A tu mamy zadanie do wykonania. Także liczę na, przede wszystkim, przepraszam, liczę na męskie głowy. Albo super specjalistów, ale od mediów. Czy ktoś tutaj na pokoju jest specjalistą od mediów? PR-u, marketingu? Chyba nie. Bo nie to się czuje, mamy takiego pana. Mamy. Ale się nie wypowiadał, ale nie dopowiadała ta osoba. Nie wypowiadała się do tej pory. A warto przede wszystkim takich osób posłuchać. Jak ja mam problemy ze zdrowiem, to idę do lekarza. Jak mam problemy z samochodem, to idę do mechanika. Potrzebujemy specjalistów wysokiej klasy od marketingu. Taki, który na przykład mi ostatnio powiedział, że wybory, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeżeli jesteście tam obecni, to jest zaledwie 7%. Wybory wygrywa się bezpośrednim kontaktem. I szczęka mi opadła.
Facet, który zrobił kampanię, bardzo dobry wynik Kukizowi. Myślę, że takich osób jest dużo więcej, bo my będąc, mając pojęcie o tym, co to jest PR, marketing, to możemy sobie tutaj porozmawiać, ale suma summarum to tak sobie tylko porozmawiamy. A jeszcze chciałam dodać, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to myślę, że tam już coś się dzieje. Tylko trzeba być, obserwować i trzeba być na przykład, jeżeli chodzi o te media społecznościowe. Ja teraz pojawiłam się na TikToku i widzę wiele nowych kont, które się pojawiło. Lichocka, Błaszczak, oczywiście Suwerenna Polska. No, jeżeli chodzi o Suwerenną Polskę, to oni nie zaniedbują mediów społecznościowych, tam zawsze są. No, ale to jest ciągle za mało. No, Suwerenna Polska ma dużo młodych, zdolnych, ambitnych, pracowitych posłów. I cały czas pilnują swojego poziomu, myśląc, kiedy oni skoczą wyżej. Ale to trzeba cały czas przyglądać i analizować. I wydaje mi się, że tak jak dzisiaj ten pokój to jest tylko po to, żeby sobie tak porozmawiać na luzie. A jeżeli chodzi o, takie są moje przypuszczenia, że po tym, co ja widzę chociażby na tym TikToku, że już coś się tam dzieje. No, mówiąc o tym, że wygrywa się w miejscowościach akcjami spotykań z wyborcami, to miałaś na myśli, że kto to powiedział? Doradca, który zrobił Mikkemu, Korwinowi Mikkemu... Nie powiedziałam nazwiska Korwin-Mikke. Ale to Miłosz Ładowski, bo to on zrobił kampanię Korwin-Mikke. Tak. No to on powiedział, że tak naprawdę wygrywa się na Facebooku. Nie na X-ie, tylko na Facebooku. Tak powiedział. To jest jego wypowiedź sprzed tygodnia. No, myśmy też chyba mieli... Ale oczywiście ja już nie wnikajmy w to, w te szczególiki, bo to już ale po prostu... To, jeżeli wlada, nie wnikajmy to, bo teraz, ciągle jesteśmy w błędzie. Daj mi powiedzieć. Ale dobrze, no to wtrąciłeś mi się, to pozwól, że ja dokończę i potem już będziecie... No, ale ja tutaj jestem hostem i mogę się wtrącać każdemu. Więc powiem tak, że przy tak wielkiej frekwencji wyborczej, która jest rosnąca, 3 milionów ludzi, którą wygenerowała Platforma Obywatelska przy ostatnich wyborach, a jak widać nie jest to jeszcze koniec, jeszcze można zwiększyć to, nie dotrzesz kampanią do każdej mieściny i do każdej wioski, żeby przekonać wyborców. Także to stwierdzenie, że wygrywa się w terenie, to jest taka troszkę naciągana bójda tych konserwatystów w kampaniach wyborczych, także... No każdy może mieć, ma swój pogląd na tą sprawę, ale powiem tak, jeżeli myślicie, że PiS tutaj zawojuje w wyborach samorządowych, myślicie tak? Bo ja nie. Jak oczywiście, że wierzymy, że zawojuje... Cały czas utrzymujemy to samo, co było. PiS ma mocne góry i słabe doły. Nic się w tym kierunku nie zmieniło. W mojej okolicy dostaliśmy jednego spadochroniarza w jednym większym mieście 170 tysięcy, miasto 12 tysięcy, nie ma ani jednego prawicowego kandydata. Nie ma. Ale ja się zgodzę z tobą, bo tak jest w moim mieście. Ale dobra, ja tylko jeszcze jestem zdegustowana całą tą sytuacją. Myślę, że szykujmy się na te wybory raczej do Europarlamentu, bo one mają chyba największe znaczenie i zobaczymy, co będzie. No tak, ale co jest tego przyczyna, bo wiesz, bo równie dobrze... wiesz co, powiem ci tak, jest tu... Tezę, że skoro nie działasz w swoim mieście w strukturach PiS-u i nie kandydujesz na radną, no to tak naprawdę jest jakby twoja wina, nie oczekuj cudów, no po prostu ktoś zawsze musi się zgłosić i chcieć prowadzić tą publiczną działalność, tak? Wiesz co, nie każdy ma możliwość, bo niektórzy są ludzie, którzy pracują i to dużo pracują. Nie każdy ma możliwość jeszcze startować na radną.
Tak? Może się wetnę do rozmowy. A druga też... sprawa, wiesz co, szóstką, jeżeli chodzi do powiatu, jest dziewczyna, która ma 21 lat. Ktoś jej załatwił po prostu i czterech panów 50 plus. Nie, przepraszam, pięć panów 50 plus i na szóstym pozycji pan dziewczyna 21 lat. Moja sąsiadka. Nie ma pojęcia o niczym. Do powiatu. Jak ja słyszę partię PiS-u? PiS-u? Tak, tak, oczywiście. Bo facet, który jest tutaj, organizuje tutaj PiS, to on tak, ja już go widziałam wielokrotnie na spotkaniach opłatkowych, takich organizacyjnych. On przyjdzie, rączki poda, pyknie sobie zdjęcie i ucieka, bo ten ma swój biznes i ucieka. Pochwali się w swoim środowisku, jakie ma układy znajomości. I to wszystko. Samorządowcy. Ja muszę teraz analizować. Ja muszę analizować teraz na kogo, bo taki tak naprawdę całokształtnej listy nie ma. Muszę poszukać tych ludzi, na kogo ja zagłosuję, bo nie mam na kogo. Agnieszko, przeprowadź się na Podkarpacie. Ja jestem z Podkarpacia, u nas no, to PiS, że tam, tak powiem. Tam bym się czuła jak ryba w wodzie, oczywiście, to ja rozumiem. To dlatego rozumiesz teraz, co ja mówię, że u nas takich problemów nie ma. Natomiast są innego typu problemy, te, które dotyczą całej Polski, które dla mnie są niekiedy niezrozumiałe, bo u nas jest to inaczej. Natomiast w części, jak tych przykład, szczególnie zachodniej części Polski, no tam już jest w ogóle bardzo ciężko. Natomiast wrócę jeszcze do kampanii. No, ja jestem samorządowcem byłym i niejedną kampanię przeżyłam. Niejedną sama organizowałam. W 2014 roku do powiatu po raz pierwszy PiS prowadziłam i wygraliśmy i starostę swojego posadziliśmy. I to była moja kampania przeze mnie przeprowadzona, więc powiem tak, wiem jak się robi kampanię i wiem jak się powinno robić na tamte czasy. Dzisiaj przygotowuję kampanię dla mojego brata, który startuje na burmistrza. W 9-tysięcznych Ustrzykach, w 17-tysięcznej gminie jest, słuchajcie, 5 kandydatów na burmistrza. Dlaczego ja o tym mówię? Zobaczcie, jak u nas jest bardzo mocno, nie powiedziałabym rozpolitykowane społeczeństwo, ale społeczeństwo, które chce mieć wpływ na to, co się dzieje w jego najbliższej okolicy. I ja bym życzyła wszystkim gminom, powiatom, województwom, żeby taka presja była, żeby iść po tą władzę, po to, żeby decydować. Jeżeli chodzi o samorządy gminne i powiatowe, to często gęsto tutaj PiS nie będzie występował pod swoim szyldem. Bardzo często występują pod szyldem stowarzyszeń, komitetów wyborczych i tak dalej. I ja uważam, że to jest akurat nie. Jeżeli tak chcą, to niech idą. Najważniejsze są sejmiki województwa, bo tam są pieniądze do rozdania tym samorządom na dole, czyli gminom i powiatom. I do województw powinni wszyscy na głowie stanąć, żeby PiS miał większość, która daje prawo do samodzielnego rządzenia w większości województw. Bo to jest bardzo wtedy naprawdę duża władza, i z tą władzą się musi niestety liczyć także rząd. I jak ważne to są te przyczółki w samorządach, to pokazuję wam kasus Warszawy, te województwa nadbałtyckie, nazwijmy je po kolei, czy opolskie, czy w ogóle po zachodniej stronie, to pokazuje, jak można w tych samorządach się tak, za przeproszeniem, zagnieździć, tak bym to brzydko powiedziała, że przez lata nie wpuści się innej strony do rządzenia. Wrocław też jest takim przykładem. Tam praktycznie, słuchajcie, cały czas Platforma i ludzie powiązani z Platformą rządzili. I to jest takich, no takich miast mogę ja wymieniać ileś tam, ale to, że w tych miastach można wygrywać i może wygrywać prawica, to znowu pokazuje też przykład no, naszego Lecha Kaczyńskiego, który wygrał w Warszawie. Więc można, o Warszawę też można powalczyć i też można próbować w tej Warszawie wygrać. Tylko ja nie wiem, takie jest wśród... Powiem tak, wśród mediów, wśród ludzi w ogóle związanych z polityką, wśród socjologów, jakieś takie głupie, słuchajcie, takie myślenie o braku możliwości zwycięstwa. Bo słuchajcie, jeżeli z takim myśleniem się idzie,
powiedzmy, po władzę, bo to trzeba nazywać rzeczy po imieniu, no to nigdy się tej władzy nie dostanie. Że jeżeli my na starcie wiemy, a nie mamy szans, będziemy sobie walczyć, może akuratnie, żeby tylko kompromitacji nie było. No kurczę, jak idę po władzę, to staję na uszach, żeby tą władzę zdobyć, żeby wygrać te wybory. I tej determinacji, która powinna być wśród samorządowców właśnie, po prawej stronie ja nie widzę. Przynajmniej nie widzę tam, gdzie powinna być, właśnie w tych województwach, gdzie PiS jeszcze praktycznie władzy samorządowej nigdy nie miał. Jezu, ale się rozgadałam, dzięki. Ale powiem wam jedną rzecz. Samorządowcy z koalicji, tutaj gdzie rządzą w tych miastach, na przykładzie u mnie tutaj, wiecie w większości skąd jestem, oni się uaktywnili już dawno i na przykład remonty szkół w moim mieście zostały rozpoczęte już rok temu i właśnie są końcowi. Radio, które sprzyja opozycji rządzącej dzisiaj, koalicji rządzącej, cały czas nadaje, że prezydent zrobił to i tamto, że jutro będzie Lady Punk w Operze, że będzie jakieś dożynki będą, że będą jakieś zebrania, jakieś dyskoteki i takie inne rzeczy. Oni są bardzo mocno aktywni i w tym właśnie PR-em przykrywają to, co robi rząd na samej górze, bo ludzie dostrzegają to, co się dzieje w mieście. Malowanie pasów, stawianie jakieś sygnalizacje, pieszym lepszo, starszym trochę lepiej się robi, gdzieś tam sklep nowo otwarty, tam jakieś będzie dróżka, którą wcześniej nie było. I to jest to, czym oni zdobywają właśnie poparcie i dalej będą zasiedziali. Truskolaski 17 lat rządzi w moim mieście i będzie znowu rządził, bo jest aktywny. On jest aktywny i ma ludzi, którzy to cały czas jego tutaj wskazują, że to on, że to jest jego zasługa. On jest z opozycji, znaczy z koalicji, przepraszam, bo to już nie opozycja, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Tego ludzie nie zauważą, bo zauważają, ludzie patrzą na inne rzeczy, a oni po cichu robią swoje tutaj w swoim mieście i moim zdaniem zostaną przy tych stołkach jeszcze na długo. Nie we wszystkich miastach, ale w większości tak. Dziękuję. Tak to działa. Ale popatrzcie na przykład Krakowa. W Krakowie ze strony PiS-u tak naprawdę na Kraków, że tak powiem, zasłonę milczenia spuszczono i praktycznie tam nie ma ludzi, którzy powinni wygrać te wybory. I tak jest jeszcze w kilku innych miastach. Cieszę się, że w Warszawie jest bardzo dobry kandydat i ja wierzę, że on jeszcze może namieszać, tylko żeby jeszcze tą wiarę mieli ludzie, którzy razem z nim współpracują. I tu jest, wiecie, w tym wszystkim pies pogrzebany. Patrzę jeszcze, ja za dużo mówię w tej chwili. Agnieszko, czy ty jeszcze byś się chciała wypowiedzieć? To znaczy, ja jestem pod wrażeniem prowadzenia kampanii kandydata w Warszawie. To jest pan nazwisko? Bochański. Bochański, tak. Bardzo dobrze, ciekawe pomysły, taki no z polotem. Podoba mi się, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no bo ja nie jestem z Warszawy. Nie wiem, jak to wygląda tam w terenie, jak on działa. Ale mi się bardzo podoba. Takich kampanii, to jest, podoba mi się, no to ktoś widocznie ma ciekawe pomysły, potrafi je wdrożyć, coś nowego, innego, przeciwstawne w porównaniu do Trzaskowskiego, z poczuciem humoru. No, szczególnie te książki w tramwaju, prawda? Tak, po co się z przeciwnikiem boksować, skoro można go, że tak powiem, przełamać żartem. Poczuciem humoru. Świetne. Tomasz, możesz wejść na swoje konto i wiadomość przeczytać moją, którą ci wysłałem? Tak, zaraz przejdę i zobacz. Ja, słuchaj, wrzuciłem dwa zdjęcia. Dwa zdjęcia, jedno sprzed 2 lat, gdzie wisiał baner koło mego bloku przy szkole. Rząd PiS-u nie dał pieniędzy na modernizację tej szkoły. 0 zł dla białostoczan. Silny samorząd, silna Polska. To wisiało przez 2 lata. Dzisiaj został zrobiony remont. Oczywiście w międzyczasie już był robiony remont.
i pisze tak. Białystok najlepszym miastem w Europie pod względem wzrostu jakości życia. Dziękuję Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białegostoku. Remont został zrobiony. PiS dał pieniądze, oczywiście. Rząd dał. Zrobiony został remont, ale tak był PR zrobiony, że to niby prezydent to zrobił mego miasta. Wysłałem ci te, zobacz, baner wisiał, ja do Agnieszki Macierowskiej wysłałem to kiedyś, ona mówiła, wiem, bo ten baner krążył po różnych ogólniakach, po różnych szkołach. Oni je przekazywali jeden drugiemu, a w tych wszystkich szkołach został zrobiony remont. Oni tak robią. To jest takie mydlenie oczu elektoratowi, który potem wierzy im, że to oni niby robią, że to jest ich zasługa. No, to, tego no ale Adaś, to jest, to wiesz, bo to jest pytanie, jak działacze PiS-u lokalni potrafili zareagować na to, na ten baner, tak? Bo trzeba było po prostu zorganizować zrobienie jeszcze większego baneru, że to jest kłamstwo i że pieniądze zostały przekazane na remont tej szkoły, tak? Albo jakiś, nie wiem, na przyczepce i włożony taki baner od jednej szkoły do drugiej i tyle. No, jeżeli się tego nie zrobiło, no to nie ma żadnych efektów, to wiesz, to efekt poszedł do wyborców POKO, tak, i do koalicji 13 grudnia. Także to jest dramat tego, że ludzie z samorządów nie mają wyobraźni tak naprawdę, co się dzieje wokół nich i jakie są konsekwencje tego, jak przeciwdziałać temu. Ja też przyglądałem się części europosłów w Parlamencie Europejskim z ramienia Zjednoczonej Prawicy i powiem wam, że jestem w ogóle zaskoczony, że tych ludzi to generalnie było stać tylko na naciskanie guzików tam w zależności od tego, jak tam kierownictwo tego klubu ustaliło i przyjeżdżać do Polski w TVP Info, mówić, jaka to straszna jest ta Unia Europejska. Zamiast docierać do dziennikarzy, organizować jakieś happeningi, żeby to było głośne, jakieś niestandardowe pomysły, szukanie jakichś luk w przełamaniu na przykład tego EPL-u i docieranie do tych posłów przeciwnych z różnych krajów. Przecież tam oni są w różnym stopniu, że tak powiem, zlewaczali, więc można pewne rzeczy, nie wiem, dogadywać. No ale tego, to się nie działo. Tam generalnie takich dynamicznych posłów to może było z 4 czy 5 i oni coś tam robili. A reszta po prostu no, była taką szarą masą. Ja wiem, że szara masa też jest w Sejmie, że powiedzmy sobie 50 posłów jest rozpoznawalnych, czy 60 przez ludzi tak ogólnie, a reszta to są tak naprawdę nieznani nam ludzie i nic im ich nazwiska nam nie mówią. Ale no, jak się jest posłem z jakiejś tam ziemi białostockiej na przykład, no to kurde, można ze swojego budżetu wyasygnować pieniądze na taką przyczepkę z takim banerem dużym, że prezydent Truskolaski kłamie, tak? No tak czy nie? Jeździł chłop tutaj w 2016 roku, jeździł chłop z przyczepką, gdzie był robak i były nazwiska wszystkich tutaj polityków z PiS-u. Ja chłopa wyciągnąłem przez szybę i powiedziałem, mistrzu, uciekaj z tego osiedla, więc już tu nie przyjechał. Ja jako zwykły człowiek zadziałałem. Ja dzwoniłem do Agnieszki Macierowskiej i mówiłem jej, przekazywałem nawet ten baner, zdjęcia wysyłałem na WhatsAppie. I prosiłem, żeby jakiś polityka, właśnie to, co ty mówiłeś, żeby ktoś zareagował na to, że ten baner to jest kłamstwo, bo już widzę, z tyłu aule budują, już tam zaczynają jakieś roboty, już ciężarówki, już tam koparki kopią. No ale wracamy do początku rozmowy. No, nie przychodzili na pokoje do nas, politycy? Nie przychodzili. No, od 3 lata już to my krążymy na tych pokojach, tak? Już 3 rok minął w styczniu. To już ponad 3 lata. Mamy za sobą dużo pokoi prowadzonych. Ale ja ci napisałem znaczy ja nie napisałem, tylko ja na początku pokoju powiedziałem, że ja Artur, Ewa i jeszcze koleżanki z naszego zespołu wysyłają zaproszenia do polityków Zjednoczonej Prawicy. Ale najczęściej po prostu nie ma żadnej odpowiedzi na to. To znaczy możemy wysyłać zaproszenia, a przychodzi tylko kilku. I tak naprawdę, no, nie będziemy ich eksploatować w taki sposób, że co drugi dzień będziemy, kurczę, tego samego polityka prosili o wystąpienie, bo to bez sensu, tak? No i to są, słuchajcie, prywatne kontakty tak naprawdę, że my mamy numery telefonów do tych ludzi i dzwonimy i prosimy o przyjście na pokój. I dokładnie. Tak to wygląda. Masz rację, no, ale dokładnie. Powiem tak, nie ma co narzekać, słuchajcie. A wiecie, jak to moim zdaniem powinno wyglądać? To powinno wyglądać tak, że asystenci poszczególnych parlamentarzystów, posłów i senatorów
powinni otwierać takie pokoje po prostu i zapraszać tych polityków, żeby oni sami wychodzili do nas i zapraszali do rozmowy. Ale to jest dobry pomysł, masz rację, taki asystent. Ale oni nie przyjdą tutaj, także to wiesz, no to już... Ale niech otwierają pokoje się asystenci, przecież oni też są na X-ie. Słuchajcie, pokoje nie zawsze są dla posłów miłe i przyjemne. Przecież to tego doświadczyli posłowie, którzy u nas byli zaraz po wyborach, gdzie się na nich wylała cała frustracja, która w nas drzemała za przegrane wybory. I tu trzeba powiedzieć, że tu przyjdą najsilniejsi, z najmocniejszym kręgosłupem, tacy, którzy umieją się bronić. Wtedy, kiedy wygrywają i wtedy, kiedy przegrywają, tak? Z naszych podatków tam funkcjonują. A jak piłkarze po przegranym meczu na lotnisku, co oni muszą przeżyć? Tak samo polityk musi brać na klatę, niestety. Jest politykiem, osobą publiczną. No musi mierzyć się z krytyką. Jeden będzie go z błotem mieszał, a inny będzie go chwalił. No taka jest niestety rola polityka i takie jest jego zadanie. No my to wiemy, że politycy tak powinni robić, ale rzeczywistość jest jaka jest. Mamy polityków, jakich mamy. Są tacy, którzy przychodzą chętnie, ciekawe rzeczy opowiadają i powiem tak, i naprawdę wykazują się taką, powiedziałabym, ogromną znajomością rzeczy, bardzo szerokimi horyzontami. My tu mieliśmy kilku takich posłów, którzy na pokoju pokazali naprawdę się z bardzo dobrej strony, czego w mediach publicznych nie widać. Dlatego nie widać, że oni nie mają możliwości wypowiadać się dłużej, nie mają możliwości pokazać się z tej dobrej strony, pokazać się, co tak naprawdę myślą, jakie mają przemyślenia, wizje na temat Polski, na temat przyszłości, na temat Europy. A to tutaj na pokojach, słuchajcie, wybrzmiewa, przynajmniej u niektórych osób. I wydaje mi się, że dla tych polityków pokoje by były świetną taką trampoliną. Ja wiem, że nas tu słucha nieraz setka, nieraz 200 osób, nieraz 300 osób, zależy jaki polityk i jaki temat. Ale potem te pokoje są odsłuchiwane po kilka tysięcy osób. Potem to gdzieś tam się dalej niesie. Na naszej stronie wiemy XYZ, też są podcasty robione, też można to odsłuchać. Więc to nie jest tak, że to nie żyje. To żyje i to w jakiś sposób tych posłów, tych polityków, no robi im reklamę. Myślę, że powinni z tego korzystać dla własnego dobra. To nie tylko, że oni nam powinni opowiadać, że tak powiem, tą polityczną kuchnię. Wiadomo, że wszystkiego też oni nie powiedzą. To też musimy mieć świadomość, bo są pewne rzeczy, które są po prostu załatwiane w zaciszu gabinetów. I o niektórych rzeczach się dowiadujemy dopiero nieraz po latach. Ale... Jeżeli tak? Chcemy wśród ludzi, to tak pokój jest taką formą, tylko nie, wiesz, fizyczną, tylko słuchamy i wiesz, rozmawiamy, tak? I powinni słuchać tego głosu, bo tutaj pada krytyka i czasami można z tego wyciągnąć jakieś wnioski, podjąć jakieś decyzje lub mieć jakiś taki kierunek obrać, jak postępować, co robić, czego ludzie oczekiwać od ludzi, co ludzie oczekują od nas. No, z każdej strony. To jest taka fajna, taka praca domowa dla nich, tak, do odrobienia. No bo jednak ten głos twój, mój, Tomka, Agnieszki, Zbyszka, wszystkich nas po kolei, w jakiś sposób do nich dociera, a to jest głos ludu, tak? Co my chcemy, co nam się nie podoba, czy krytykujemy, czy ich wychwalamy, wyciągają wnioski, a potem mówią, kurczę, no faktycznie, można by coś w tym kierunku zrobić. Chociażby to, co Tomek zasugerował z tą przyczepką. Nic się nie działo. Gdyby wchodzili na pokój, taki pomysł by padł i faktycznie ktoś by posłuchał, mówi, ty, no dobra forma, możemy działać. Dlatego właśnie dzisiaj, tak to co powiedziałam na początku, dzisiaj zrobiliśmy pokój bez polityków, ale o politykach i o polityce, po to, żeby porozmawiać, co od nich chcemy i w ogóle co chcemy od polskiej prawicy, jak powinna wyglądać. Ja myślę, że myśmy się za bardzo skupili na pojedynczych politykach, że tak powiem, i jacy oni są, a wydaje mi się, że powinniśmy, jak to się mówi, wrócić do głównego nurtu rozmowy, czyli do tego, co czeka polską prawicę po wyborach samorządowych, po wyborach do Europarlamentu, czy prawica
ma możliwość, słuchajcie, utrzymania jedności, czy mimo wszystko to się rozsypie, a może jeszcze zadać inne pytanie, czy jednak Jarosław Kaczyński jest na tyle silny i na tyle mocnym przywódcą partii, że jednak utrzyma to wszystko razem, że to się nie rozpierzchnie na kilka partii i że to w jakiś sposób się wzmocni. Popatrzcie, jeden występ Jarosława Kaczyńskiego na komisji zrobił taką robotę, jakiej by nie zrobiło 10 najlepszych PR-owców. I właśnie takie przypadki trzeba wykorzystywać. A dzień później, po występie świetnym Jarosława Kaczyńskiego, zaczyna się łomot w samym PiS-ie między suwerenną Polską a PiS-em. No słuchajcie, powiem tak, to, że partie między sobą w koalicji mają jakieś problemy, no to wiemy. To, że się między sobą o różne rzeczy sprzeczają, kłócą, to wszyscy wiedzą. Tylko pytanie, no po co do tego mieszać opinię publiczną, bo to niestety źle wpływa na ich ogólny, że tak powiem, no nie wiem, nie pogląd, nie, o wizerunek, o, to jest najlepsze słowo, na ich wizerunek. No to nie pozwólmy. Ja bym chciała, żeby to wybrzmiało, żeby to doszło do polityków, żeby przestali publicznie urządzać awantury, obrzucać się winą, tylko niech się rozliczą wewnątrz koalicji po prawej stronie, niech się tam wybęckują ile mogą, ale niech opinię publiczną nie szokują takimi wypowiedziami, jak ostatnio miały na Twitterku, na X-ie. Ja zawsze jestem jeszcze, stara nazwa mi się trzyma. I powiem tak, widzę, że pan Zbigniew chce zabrać głos, więc ja kończę temat i proszę pana Zbigniewa o głos. Witam wszystkich. Znaczy, przysłuchuję się od dłuższego czasu rozmowie. I powiem tak, politycy się tu nie pokazują i szczerze powiem, nie sądzę, żeby tu się pokazywali. Z prostego powodu, bo to, czy się pokażą, czy się nie pokażą, i tak zostaną wybrani. Była tutaj mowa, że rozpoznajemy 50, może 60 posłów, są rozpoznawani w przestrzeni publicznej na 200, załóżmy, czy 230, w zależności od tego, jak to wygląda. Czyli 180 czy 170 posłów nie istnieje w przestrzeni publicznej. I moim zdaniem oni z tego powodu nie płaczą. Mają swoje głosy, mają listę i oni pilnują swojego podwórka na miejscu. W kontekście pomysłów, o których mówi się tutaj najróżniejsze rzeczy, z pomysłami, znaczy mówię to z własnego doświadczenia, bo parę ich miałem, z paroma byłem, wielokrotnie rozmawiałem, różnie to bywało. Z pomysłami dobrymi jest tak, że nieważne czasami, czy pomysł jest dobry, czy zły, albo inaczej, nieważne, czy pomysł jest dobry, ważniejsze jest, kto na niego wpadł. I za tą całą otoczką, którą tutaj patrzymy w kontekście tych rzeczy, które są do zrealizowania z punktu widzenia państwa, rządu, samorządu, na wszystkich szczeblach wojewódzkiego, gmin, od województwa, od Sejmu do Sejmiku, przez Radę Miasta, Powiatu i Radę Gminy, to na końcu jest twarda, bezwzględna polityka i gdzie się jeńców nie bierze. I mówimy tutaj, ja patrzę na te wybory. Oczywiście moim zdaniem Jarosław Kaczyński to jest człowiek, który w polityce po pierwsze osiągnął wszystko. Nic już więcej w polityce nie osiągnie z jego punktu widzenia. Mimo wszystko ma już swoje lata. I ja niestety żałuję, że Jarosław Kaczyński nie jest młodszy o te 20 lat. Czy nawet 10, ale on już jest, to jest ta rzecz. I cała towarzystwo z najbliższego otoczenia wisi na nim, na jego plecach, jedzie po prostu bezwzględnie. I moim zdaniem w wielu przypadkach, jak się popatrzy, zresztą to są w ogóle problem wszystkich partii w Polsce, że te partie są partiami wodzowskimi. Dobrze, źle, nie wnikam w to. Natomiast system organizacyjny takiej partii jest systemem wodzowskim, a to oznacza, że to wszystko wisi na liderze.
I w momencie, kiedy jest kłopot z liderem, kłopot jest partii. Co do tego nie ma dwóch zdań. Jeżeli lider siedzi i trzyma wszystko twardo za twarz i jest inteligentny i mądry, to to idzie tak, jak trzeba. Jak posłowie mogą być najmądrzejsi, a lider jest, no powiedzmy, sprawny intelektualnie inaczej, no to pikuje to wszystko w dół. Nie ma politbiura w tych partiach, to są wszystko fasadowe rozwiązania. I oczywiście jedną rzecz, którą patrzy się na przykład na system przed 89 w Polsce, czy jeżeli spojrzymy na system w Stanach, na republikanów, czy na demokratów, czy na polską partię, czy na PZPR, to te partie miały jedną rzecz, której dzisiaj żadna inna partia w Polsce nie ma. A mianowicie mieli sprawny aparat i sprawne i twarde biuro polityczne. I tak jak z punktu widzenia z partii demokratów czy republikanów, czy będzie Trump, czy będzie ktokolwiek inny z drugiej strony, czy będzie Biden, czy będzie inny prezydent, no to mniej więcej jesteśmy w stanie to przewidzieć, bo jaka będzie te partie pod swoim kursem, to się nie zmienia w tym wydaniu. A w Polsce niestety zmiana lidera czy dojście jakiejś frakcji powoduje, że następują zwroty, nawet nie korekty kursów, które są nieczytelne dla bardzo często dla elektoratu. Więc niestety obawiam się, że politycy tu nie będą przychodzili, bo z drugiej strony oni nie lubią takich rzeczy słuchać. Oni są przyzwyczajeni do tego, zresztą to też widać przy problemach samorządowych. Oczywiście to są, mówi się, że rządzi koalicja obywatelska i tak dalej, ale w dużych miastach. Natomiast no, Warszawa jest no powiedzmy zindoktrynowane, jeżeli chodzi o partię, taką bezwzględnie. Natomiast jeżeli się popatrzy na Wrocław, na Szczecin, na Poznań, to oczywiście oni mają szyldy Platformy Obywatelskiej, natomiast ten szyld właściwie, to było, oni przyjęli ten szyld na zasadzie takiej, że to Platforma przyszła do nich z prośbą i mówią, weźcie ten szyld. A oni mówią, no dobra, i co będziemy z tego mieli? Bo problem polega na tym, że prezydent miasta, burmistrz miasta, burmistrz gminy z punktu widzenia zakresu kompetencyjnego, wiedzy, problemów, z którymi się boryka, to w starciu z posłem, no to poseł wypada w pierwszej rundzie z trampek po pierwszym starciu. Te dwa podmioty, te dwa byty polityczne nie mają do siebie nic, ponieważ burmistrz średniego, tak jak mówimy nawet o burmistrzu Leska, ma 10 razy większe problemy i 10 razy, 20 razy większe, cięższe tematy do dyskusji, niż pan poseł, jakikolwiek, który dostał się z piątego miejsca i siedzi, bierze dietę, podnosi rękę jedną czy drugą, strzeli interpelację, czytanie i to właściwie wszystko. Ma 3 biura, 4 biura i to mniej więcej jest cała jego robota versus samorządowcy. I problem polega moim zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości też z samorządowcami jest taki, szczególnie dużych miast, że to jest też kłopot, kto ma kandydować na takich prezydentów w dużych miastach. Nie ma kandydatów chętnych, bo powinni kandydować liderzy, którzy są, nie wiem, baronowie albo liderzy w poszczególnych miastach, ale oni się w życiu nie poddadzą weryfikacji, bo zostaną rozjechani w twardej kampanii samorządowej, bo oni nie umieją tego. I finalnie w partii, jak już skończy się wybory i dostaną baty podczas wyborów, to drugi pręgierz będzie już na nich czekał
w strukturach partyjnych. Ale z drugiej strony ci posłowie sobie w wielu sytuacjach nie mogą pozwolić na wystawienie silnego kandydata, na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli będzie wykręcić dobry wynik w wyborach prezydenckich na burmistrza, wójta, prezydenta i nie daj Boże, jakimś cudem się go nie upilnuje i wejdzie na listę do Sejmu, to zabierze im mandat. To są prozaiczne rzeczy, które moim zdaniem trzeba patrzeć na to, jak jest ta polityka kształtowana i jak ona się kręci. Więc raczej tutaj politycy przychodzić nie będą, wolą pójść na 15 minut w prime time, pokrzyczeć, rzucić 2-3 zdania i tyle. No. Niestety Jarosław Kaczyński jest jeden. Nie widzę nikogo innego, który by tak to pociągnął i moim zdaniem nawet jest nieetyczne obciążanie i jakby widzenie następnych kadencji patrząc przez pryzmat Jarosława Kaczyńskiego. To jest człowiek, który jest aktywny w polityce, daj Boże, już idzie trzecia dekada. Nie ma chyba drugiego takiego polityka, który wylał się na niego taki strumień nienawiści, taki strumień pomyj i nie ma możliwości. Przeżył dwie ogromne tragedie, stracił brata, stracił matkę. To były dwie ogromne traumy. Każdy z nas, który coś takiego przeżywał, zdaje sobie z tego sprawę, a mimo wszystko ten człowiek siedzi i to ciągnie. Więc moim zdaniem jest to nieludzkie obciążanie i mówienie, że Jarosław Kaczyński może znowu coś wymyślić. Nie. To nie Jarosław Kaczyński niestety będzie musiał tutaj wymyślać. Zresztą nawet jakby to pieprznął kwitami i powiedział, że ma tego dość, to moim zdaniem nikt nie będzie mógł mieć cienia pretensji do niego. Niestety. Zostały mnóstwo błędów popełnione. Moim zdaniem, mogę się mylić, ale wybory samorządowe to będzie pogrom dla Prawa i Sprawiedliwości i będzie bardzo ciężko w tym wydaniu. Miejmy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, czy prawa strona otrząśnie się do wyborów prezydenckich, bo na razie to tak, to moim zdaniem pierwsze baty będą w wyborach samorządowych. Oczywiście wszyscy znajdą winnych. Potem będą drugie baty w wyborach do Europarlamentu. Wtedy no, drugi raz się znajdzie winnych, trzeba będzie znaleźć innych. No i może opamiętanie przyjdzie przed wyborami prezydenckimi. Także, czyli co, Zbyszek, te pokoje to są takie forum dyskusyjne dla nas, czyli politycy. Dla nas, tylko moim zdaniem, szczerze powiem tak, no oczywiście są politycy, którzy powiedzmy mniej więcej znają tą metodykę funkcjonowania, mają możliwość dyskusji i tego typu różnych rzeczy, potrafią kontrolować ten pokój i są po prostu, potrafią to robić. Natomiast nie łudźmy się, ja widziałem, znowu oczywiście nie powinienem do tego wracać, bo znowu mnie ktoś zarzuci, że mówię o wyborach parlamentarnych, które już były, ale ja widziałem wybory parlamentarne. Jeżeli kandydaci, którzy, jest jakaś struktura w partii i to wszystkie partie tak działają, że jeżeli w mieście, w małej miejscowości, gdzie jest największa jest jakaś przewaga jakiejś partii, to pojawiają się tam nagle wszyscy politycy stopu, a lokalny polityk, który w tamtym momencie jakby pracował przez cały czas na tą frekwencję i na te wyniki, właściwie dostaje kopa w tyłek i ma wysuwać stamtąd, bo przyjechała jedynka, dwójka i trójka do miasta. No. A dobrze, jak go poinformują, bo bardzo często nawet go nie informują i to robią wszystkie partie. I tyle. I to nie są żadni bogowie, ani jacyś wielcy ludzie w takim wydaniu, że nie wiem, po prostu tak jak obywatel Piszczyk mówił, że jest taka scena, jak obywatel Piszczyk siedzi za biurkiem i on mówi, on będzie wysyłał dyrektywy, a teren będzie drżał.
No, tak to nie działa, a w wielu przypadkach ci ludzie kiepsko znoszą krytykę, to już w ogóle nie znają słowa nie w stosunku do swoich poleceń. Asystenci to też bardzo często są osoby, które no, to różnie to bywa, więc... Przepraszam, Zbyszek, przepraszam, kilka razy nakryłem chłopaków, jak siedzą w biurze tutaj u mnie, w moim mieście, bo byłem, odwiedzam czasami, to siedzą na internecie, na stronach internetowych, rozumiesz? Taka ich praca, no może nie cały dzień, ale akurat w momencie, gdy wchodziłem, to jeden na Facebooka, drugi siedział na jakimś tam Onecie czy na Interii. I to kilka razy. Znaczy, no nie wnikam, to jest kwestia, problem polega na tym, że my w dużej mierze też jakby, jeżeli jesteśmy twardzi w dyskusjach ze sobą, bo pomiędzy sobą naprawdę tu na pokojach czasami siekiery latają. Jak się, i to wielokrotnie to było na pokojach, jeszcze jak się spotka lewa z prawą stroną i naprawdę to są twarde dyskusje i nie mówię o wyzwiskach, tylko naprawdę czasami uda się wygenerować, zresztą Ojojo też może to potwierdzić, w wielu sytuacjach jak się spotykamy, jest różnica poglądów, to pomiędzy tymi ludźmi jest twarda wymiana zdań w twardych argumentach i najwyżej gdzieś tam się na końcu dochodzimy do wniosku, że jest są punkty, które są różnice i rozchodzimy się do okopów. No ale to jeżeli jesteśmy twardzi wobec siebie, to powinniśmy być twardzi tak samo w stosunku do polityków. No to, że pan prezydent Truskolas. Tak, dobrze powiedziałeś. Truskolas. Jeżeli pan prezydent Truskolas wie, jak to działa, no to nie miejmy pretensji do prezydenta Białegostoku czy Szczecina, że on po prostu wie, jak to chodzi. I tyle, no. I wszystko. Wziął szyld, bo akurat mówię, duże miasta, to nie oszukujmy się, to są samodzielni dzisiaj politycy w dużej mierze i to oni układają. W mieście mają pełną autonomię. Nie ma chyba miasta. Może pani prezydent Dulkiewicz w Gdańsku mocniej wisi na tym pasku Platformy, która jak jej odetnie, to spadnie z tego paska, ale to jakby wynika, że weszła w lukę po Adamowiczu, ale pan prezydent Adamowicz był autonomiczną postacią bezwzględnie, który rozdawał karty i tak samo jest w Białymstoku. Tak samo jest w Szczecinie. W Szczecinie to w ogóle jest ciekawostka, gdzie prezydent miasta, chyba we Wrocławiu też tak jest, że prezydent miasta nie dość, że rządzi w mieście, to jeszcze jest języczkiem uwagi w sejmiku samorządowym. I oczywiście on wziął szyld Platformy, ale jemu te szyldy nie są potrzebne. Tu Platforma w tym momencie przychodzi, weź nasz szyld, to dostaniesz, nie wiem, 2, 3, 4, 5 inwestycji więcej, no. On mówi, dobra, to wezmę, ale to są twarde negocjacje, więc tu nie przyjdą ci politycy. Poza tym, no nie oszukujmy się, przejrzyjmy listy. Niestety jedna rzecz, którą ja bym sobie życzył, to po prostu przejrzenie listy ostatnich wyborach i popatrzeć, kto jakie głosy i ile zebrał. I niestety w następnych wyborach, jeżeli jest na przykład, nie wiem, dwójka, trójka, czwórka weszła, ale są te niższe miejsca, powiedzmy jakoś tam wyżej, mają większe szanse. Jeżeli ktoś tam wziął, nie wiem, 2000 głosów w jakimś tam okręgu, który powinien, z poparcia wynika, że powinien walczyć minimum o te 5000 czy 6000, no to sorry, wypad, no. A tego nie będzie, no więc... Raczej nie łudziłbym się, że tutaj do nas do tego pokoju przyjął. Te pokoje są dla nas, szczerze. Jeszcze powiem. Ja muszę wejść słowo. Muszę dzięki bardzo, Zbyszku, poczekaj. Dzięki, Tomek, bo muszę wyjść. Muszę zniknąć, naprawdę, bo muszę do mamy zadzwonić do USA. No to proszę. Zbyszek, tak, tylko że walka na te siekiery, topory, tutaj na tych pokojach, to taka jest trochę walka, wiesz co, jakby z sieniem, bo tutaj większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej żyje tylko 8 latami rządu PiS. I oni, ich życie, ich narodzenie, ich polityka, ich historia polskich rozpoczęła się w 2015 roku. I tylko i wyłącznie tym. Oni tylko to widzą, to znają, a nic, co wcześniej się działo, nie dopuszczały sobie do wiadomości w ogóle.
to tylko to. Dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w pokoju. Tomek, Artur, pozdrawiam was serdecznie. No, dzięki bardzo, Adamie. Witamy na pokoju redaktora Otokę Frąckiewicza. Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze. Jakby pan chciał zabrać głos i powiedzieć nam, jaki pan ma punkt widzenia na to, co będzie się działo w tych najbliższych wyborach, zapraszamy. I Piotrek Maritain prosił o głos, ale zniknął. Nie, ja go widzę. Nie, Piotrze. Nie, jestem. Proszę, Piotrze. Jestem. Dobry wieczór, Piotrze. Cześć, ja może... Cześć, dobry wieczór. Przewinął tutaj ekran, także zapraszam. Piotrze, Piotr, proszę nie bardzo. Ma sprawy. Cześć, dobry wieczór. Ja może, przepraszam, troszkę pobocznego wątku dotknę. Nie głównej jakiejś, nie głównego nurtu rozmowy, ale tutaj Zbigniew zwraca uwagę na niezależność tych prezydentów. Ja się w przypadku Krzyska i Szczurka w Gdyni nie zgadzam, bo Krzystek wyraźnie wraca do Platformy, zaczyna się trzymać spódnicy platformianej bardziej, a od początku, od zarania niby niezależny Szczurek właśnie w ostatnich 2-3 latach bardzo się przykleił do Platformy, także do Platformy Obywatelskiej. Także ja się z tą niezależnością nie zgadzam. Widocznie na przykład Szczurek musiał zawrzeć jakieś pakty albo musiał, no nie wiem, musiał coś zrobić takiego, że jest, jakby to powiedzieć, no zblatowany z Platformą albo zależy od Platformy w jakimś sensie, może jakiś układ polityczny zawarł. Wyraźnie widać przyklejanie się Szczurka do Platformy. I gdyby był taki niezależny, to by tego nie potrzebował i by tego nie robił. Więc ja nie widzę w przypadku tych dwóch osób tej niezależności, a wręcz przy Krzysztku widzę powracanie, zbliżanie się ponownie do Platformy, a przy niegdyś niezależnym Szczurku widzę skręt w stronę Platformy. Dziękuję. Dzięki bardzo. Panie redaktorze, zapraszamy. Dzień dobry, witam. Słyszałem fragment, nie wiem, o czym jest całość tego spotkania, ale jeżeli chodzi o polityków i partie nasze, to ja mam takie dwa spostrzeżenia. Widzieliście pewnie panią Srokę, która była szefową komisji w trakcie, kiedy tam miał Kaczyński zeznawać. To jest kobieta, która tam się dostała poprzez Gowina i była w PiSie przecież. I takich osób tam jest cała masa, która w każdej chwili może sobie przejść do całkiem innego ugrupowania. I wtedy mi się przypomina zawsze 10 kwietnia, kiedy to mieliśmy na sobą Smoleńsk i później w ciągu pierwszych 2 tygodni po Smoleńsku do PiSu, jak się okazało, że nie tylko warszawskiego, bo ja miałem informację z PiSu warszawskiego, zgłosiło się parę tysięcy osób, że chciały się zapisać tam. Taka sytuacja miała też w Białymstoku miejsce i w paru innych miastach. Wśród tych tysięcy paru, to nie było jakoś dużo strasznie, ale jak na strukturę PiSu dość dużo, bo to po parę tysięcy osób zgłosiło się, no i to przejrzano w centrali warszawskiej i stwierdzono, że nie jest dobrze. Bo to są tak, przedsiębiorcy, naukowcy, prawnicy, naukowcy, wykładowcy, właściciele firm i tak dalej, i tak dalej. No i się wystraszono, że ludzie z kompetencjami z takiego życia codziennego i z biznesowego, i z naukowego przyjdą i będą chcieli zrobić coś nietypowego dla tego ugrupowania. W związku z tym no, w Warszawie zmieniono te głosy. Po prostu ich nie przyjęto do wiadomości, tylko wzięto je, wrzucono do niszczarki. Z Białymstoku, z tego co wiem, wybrano tam paru profesorów z tych list, stworzono im fundację Lecha Kaczyńskiego i organizowano im takie spotkania, w czasie których miano wielbić Lecha Kaczyńskiego, no i ci ludzie w końcu się wnerwili, też odeszli stamtąd. Partie nie potrzebują ludzi mądrych, ani ogarniętych, oni potrzebują ludzi miałkich, którzy będą wykonywali rozkazy centrali, tak? No i to jeżeli chodzi o jakość polskiej polityki, to myślę, że we wszystkich partiach jest tak samo. PiS akurat znam podszewki od tej strony, ale cały ten system polityczny obliczony jest na miernoty. Także ja bym się nie spodziewał po nich, że próg wymyślą, a po tych wyborach, które przegrali sromotnie,
mimo że wygrali niesamowicie. Mija kolejny miesiąc, ja od razu spodziewałem się, że pisałem o tym, że oczekuję od PiSu, że wyjdzie premier, wyjdzie szef partii i powiedzą: przepraszamy. Przepraszamy za to, za to, za to, za to, za to. To były nasze błędy. Między innymi wtedy wskazywałem na Zielony Ład. Piątkę dla rolników, negocjacje europejskie, KPO i parę innych rzeczy, łącznie z Dawidem oraz wojną na Ukrainie, w trakcie której własny elektorat obrażali, mówiąc, że są ruskimi onucami, dlatego że elektorat pytał: ej, czy nie przesadzacie trochę? Nic takiego nie nastąpiło i nie nastąpi. I teraz jej Patryk Jaki od tamtego czasu robi to, czego się spodziewałem, czyli po prostu jeździ o Polsce i mówi te właśnie rzeczy, które oczekiwałem od całej tej partii, że popełniliśmy dużo błędów, tak? No i co się stało? No i został zaatakowany z końcem zeszłego tygodnia za to, że mówi to, czego oczekują wyborcy. Także ja powiem szczerze, że mówiłem na wcześniej naszego poprzedniego spotkania. Ja się wyizolowałem, to ten system polityczny jest jak za komuny, kompletnie nie ma szans na naprawę państwa. Nie zamierzam brać udziału w całej tej imprezie i stoję sobie z boku, tak jak za komuny ludzie stali z boku, nie chodząc na wybory, bo i tak nic z tego nie wynikało. Tak w skrócie moja opinia a propos tego, co chwilą usłyszałem, i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Zbyszek, proszę bardzo. Znaczy, żeby sprostować, żeby uzupełnić to, co odnośnie Maritime'a, ja nie mówię o w kontekście niezależności w takim pozytywnym słowa znaczeniu, czyli jakąś niepodległość, że oni się wybijają. Nie, po prostu oni dysponują jakimś wolumenem etatów, zarządzają budżetem i pilnują tego budżetu. Platforma wie, że nie może się do niego dobrać, do tego budżetu. I do tych, nie wiem, w Gdyni to jest ze 2,5 tysiąca etatów, które nie mają na to wpływu, jak są rozdawane. Tak samo zresztą w Szczecinie. No i to jest ten element, że oni oczywiście skręcają w stronę Platformy, bo tam jest ich elektorat, to nie oszukujmy się, bo wiemy, kto głupi nie są, jeżeli widzą, że jeżeli PiS w Gdyni dostaje 23% głosów w wyborach parlamentarnych, a to w wyborach samorządowych to jest, są ci ludzie nie wyjeżdżają albo nagle nie przyjeżdżają skądś i głosują na Szczurka, więc Szczurek musi, tak samo w Szczecinie, musi balansować, więc mówię w kontekście balansu i takiego twardego handlu w tym momencie i tę niezależność raczej bym to, nie chcę to jakby też je trywializując, ale to jest bardziej jak pomiędzy no tymi samymi, nie, to powiedzmy, jak w korporacji są mniej więcej departamenty, to mniej więcej w ten sposób to wygląda, ta niezależność i niezawisłość. Co do tego, co mówił pan redaktor, to ja mówię od 15 troszeczkę inaczej. Skoro wszyscy mówią w partii, że, znaczy już teraz w partii opozycyjnej, że jest to sukces, to ja po wyborach już mija już kolejne miesiące, za chwilę będzie chyba pół roku, a my żeśmy nie poznali ojców tego sukcesu prawdziwych, tych wyborów, no bo to był sukces, wszyscy mówią, że to był sukces, a też niestety to jest przykre, że wielu polityków, którzy ponieśli klęskę, nie biją się w swoje piersi, tylko biją się w cudze i są obrażeni na ludzi. I mówią, daliśmy im kasę, daliśmy im wszystko i głupi elektorat nie zagłosował. To jest jedno stwierdzenie. A drugie stwierdzenie, które mnie zmroziło, dobra, porządzi chwilę Platforma, to będzie im gorzej, to wrócą wtedy do nas, że tak powiem, nie na kolanach, ale przyjdą wtedy do nas po prośbie. No, to jest poziom postrzegania tego, co się wydarzyło 15 października. No. I tyle, więc nie dziwmy się, że tu politycy nie chcą przychodzić. No. Dobra, dziękuję bardzo. To ja mam takie pytanie, może ono jest trochę prowokacyjne, ale czy koncepcja tworzenia partii prawicowych, nie mówię kanibalizowania tego wieloryba pisowskiego,
Ale no, w pewnym sensie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na pewno pewien element taki zajdzie, tego niezadowolonego elektoratu PiS-u. Czy to jest dobry pomysł? Tutaj mamy powstającą partię pana Roberta Bąkiewicza, mamy PJJ, partię, w którą zaangażował się Witek Gadowski. Są ci niepartyjni samorządowcy. Jakaś siła, można by powiedzieć, że jeszcze jest. I teraz pytanie, czy to może być motywujący dla PiS-u element konkurencyjności pewnej do sformułowania nowego programu, no być może przetasowań jakichś istotnych w partii, zmiany pokoleniowej w tym elemencie decyzyjnym i czy to może zaistnieć na rynku politycznym do wyborów samorządowych, no, prezydenckich kolejnych. Czy takie działania warto rozważyć i warto się nad nimi zastanowić? No bo wiemy, że jakby ten kor pisowski po prostu odrzuca ten pomysł na dzień dobry, lękliwie, a wręcz histerycznie, i no to jest pytanie, czy nie chcą rozmawiać z innymi, czy po prostu boją się tego rozpadu, że no, mogą się stać nieistotną partią, czy mniej istotną partią na scenie politycznej. Zapraszam do dyskusji. Może pan redaktor Otoka, jak pan sądzi? Mówimy tutaj o Bąkiewiczu, Gadowskim, samorządowcach. Czy to jest konkurencja dla PiS-u, która no jakby w tym trzonie swojego działania jest niepodległościowa, jest prosuwerennościowa, nawet stawia postulaty ewentualnego wyjścia z Unii Europejskiej i to tak na szybko. Czy to jest możliwe? Znaczy, rozmawiałem z Robertem Bąkiewiczem w trakcie pierwszego strajku rolników w Warszawie, czy tych protestów pierwszych. I on mówił o tym właśnie pomyśle polexitowej partii i powiedział mu, że to nie ma najwyższego sensu, tak, bo Polacy w większości nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej. Polacy chcą, żeby zreformować ten cały twór. Ja uważam, że to się nie da zreformować, to musi upaść, ale propagandowo polexit myślę, że przeraża większość wyborców. Także tutaj myślę, jest to kulą w płot. Ja powtarzam wielokrotnie, co mówiłem na naszym spotkaniu, że ja nie jestem demokratą, tak? Ja nie wierzę w demokrację, nie wierzę w to, że ten system się może uleczyć za pomocą tworzenia nowych partii. Przemilczę chyba te nowe twory partyjne, bo to nie ma większego sensu. To myślę, że skończy, jak Polska jest jedna, bo to stamtąd zresztą wywodzą się te pomysły. Pan Gadowski, z tego co wiem, z panem Piechem podjął jakąś tam współpracę. Ma go trzymać na dystans od decyzyjności, no ale pan Piech wśród byłych już teraz działaczy PJJ to nie ma najlepszej opinii po tych wyborach. To są takie próby, nie wiem, zaistnienia chyba bardziej niż zrobienia czegokolwiek sensownego. Taka jest moja opinia. Zbyszku, proszę. A jeśli mogę jeszcze coś dodać, bo... Proszę bardzo. Z dwa tygodnie temu dzwonił do mnie jeden z byłych wiceministrów. A propos tego, co mówił mój poprzednik, o tym, jakie jest nastawienie w tej partii. Mimo, że stracili władzę, znaczy my się znamy się, tak, osobiście, to on z gębą wyjechał, że ja opowiadam jakieś rzeczy, które szkodzą PiS-owi, tak? Bo przecież... To jest działanie antypaństwowe w ogóle, co się zawsze ubawiło, bo teraz to oni są już tak zjednoczeni, mówił o PiS-ie, że tylko właśnie to, co pan wspominał, że teraz tylko jeszcze parę wywrotek i fuck-upów Tuska i oni wracają do władzy już przy wyborach samorządowych. I to jest jeden z byłych wiceministrów, w związku z tym myślę, że poziom oderwania tych ludzi rzeczywistości jest jeszcze większy, niż nam się wydaje. To tak kończąc. Dzięki bardzo. Zbyszek, proszę bardzo. Znaczy, pragmatyka polskiej sceny politycznej pokazuje jedno, że żeby partia powstała i żeby istniała, muszą mieć struktury. Wszystkie partie, które powstawały,
i nie miały struktur, przepadały, bo co do tego nie ma dwóch zdań i są partie, których wieszczyli już wielokrotnie śmierć i agonię i już widzieli je w grobie, a mimo wszystko dzięki strukturom w terenie te partie przetrwały i powiem więcej, nawet mają szansę na jakiś renesans w tym to elemencie. Jest darowym przykładem tych struktur. Ale PSL, SLD czy Lewica, ona się opiera na strukturach starego SLD. Oczywiście to nie jest to SLD z 2001 czy 2005 roku, niemniej jednak ta kultura pracy korporacyjna, która jest w SLD, ona mimo wszystko nadal gdzieś tam egzystuje. Natomiast partie bez struktur, jak Kukiz, jak Nowoczesna, jak cała reszta, poszła w rozsypkę. Więc pytanie jest jedno, no, a struktury dzisiaj ma Platforma i ma PiS. No i ani Platforma, moim zdaniem, no na dzisiaj jedną rzecz, którą będzie musiała zrobić Platforma, to będzie musiała zaorać te byty, które tam są i je wchłonąć w jak największej liczbie, żeby im tam nic nie wyrosło. No. Problem jest dla nich Hołownia, bo tak, to jest moje zdanie. Hołownia będzie jakby ten połączenie z PSL-em, ten mixt PSL-u jest dla nich i dla PSL-u jest bardzo dobry. I moim zdaniem ja jestem ciekaw wyniku wyborów samorządowych do sejmików, bo oczywiście tutaj wszyscy mówią o sejmikach, że to jest ważne, ale moim zdaniem do tej pory Platforma brała miasta, PSL brał tereny wiejskie i generalnie był układ PSL, znaczy Platforma większość, na przykład, nie wiem, 60% czy 70%, 30% dawała PSL i w sumie mieli te ponad 50% głosów. Natomiast dzisiaj trzecia droga, jeżeli Hołownia, na pewno duża część elektoratu to jest elektorat miejski plus PSL elektorat wiejski, to może nastąpić pewnego rodzaju przesunięcie w tym momencie elektoratu. Natomiast na nowe byty to nie widzę tego szczerze. No, to jest tak jak, nie wiem, no, to tak jak w domu rozwaliła być się kuchenka gazowa i albo wróci ci dziecko brudne i pytasz się, to myjemy czy robimy nowe? No bo to taki mniej więcej jest tego wydźwięk w tym momencie. No. Jest tam jakieś 5 minut, finalnie moim zdaniem, jeżeli stworzą jakoś te partie zaistnią, no to zrobią prawicę, zjednoczoną prawicę BIS, powciągają ich na listy, wróci parę nazwisk, które do tej pory też obstawiam, że może nawet Gowin wrócić i jeszcze parę innych, i pani Sikora jeszcze też może wrócić i jeszcze jedno parę tam obrotowych też może obrotowców się może objawić. Moim zdaniem nie tu jest problem, ale to ja nie widzę tego w tym momencie. Na pewno nie do wyborów prezydenckich. To będzie fragmentyzacja moim zdaniem. Tyle, dzięki. Czyli rozsypka. Znaczy nie wiem, czy rozsypka w takim wydaniu, w którym tutaj są na pewno mądrzejsi ode mnie w tym temacie, no ale mam wrażenie, że dwie rzeczy, które zostały zrobione, moim zdaniem, odsunięcie Beaty Szydło od władzy i zdjęcie jej z funkcji premiera było coś, co było niezrozumiałe dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I moim zdaniem na ten ruch nie było zgody społecznej tej strony, która zagłosowała. I w pierwszych wyborach, jeszcze jak cię mogę, ale w pierwszych wyborach, już po pierwszej elekcji, pod koniec pierwszej elekcji były głosy, kto inny pracował, kto inny wygrał te wybory, a kto inny rządził. A już w drugiej turze to już był standard w tym momencie. I tyle, jeżeli oni byli, pytanie jest jedno, jeżeli byli spojeni tylko poprzez władzę, no to moim zdaniem się posypią. Nie mogę, ale obym był w błędzie. To tyle, dzięki. A czy wierzycie panowie, bo widzę, że sami panowie już zostali wśród mówców, że jest możliwy powrót Beaty Szydło do władzy? Czy jej ta frakcja jest zbyt słaba, żeby mogła walczyć z frakcją czy to starego zakonu PC, czy z frakcją Morawieckiego?
przegrała wtedy, teraz też przegra, bo za nią stoją Żebrzyści, tak? To oni w sumie stanęli po jej stronie. Za Czarnek mówił, że jakby Żebrzystów chcieli wyrzucić. A z tego, co już dziś wiemy, to jest informacja chyba sprzed 2 godzin, Morawiecki zarządził wrzucenie Żebrzystów, a na to się Kaczyński nie zgodził. Ale nie są ze słabi po prostu. Poza tym ja myślę, że Morawiecki spełnia w PiS-ie, spełniał i spełnia w PiS-ie bardzo ważną rolę łącznika z dużymi korporacjami, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnią politykę, czyli piątkowe PiT-u, w którym opisałem, jak były finansowane różne działania partii rządzącej, która wspierała swoich akolitów nie bezpośrednio, tylko dając logo, a tak naprawdę duże korporacje płaciły pieniądze akolitom, no to przecież to się samo z siebie nie wzięło. Działania pozytywne dla dużych korporacji prowadzone przez Morawieckiego zaowocowały właśnie tym. Tylko, że jak zwykle to w Polsce bywa, duże korporacje zarabiały miliardy, a akolitom płaciły miliony. No i nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński się zdecydował na odpuszczenie takiego człowieka, który pozwalał poza budżetem partyjnym zarabiać miliony swoim kolegom. Wracając na to, cofając trochę do tyłu do mojego przedmówcy, z którym się w pełni zgadzam. W 2014, kiedy rozmawiałem z ludźmi zajmującymi się na poważnie polityką, mówili, żeby nowe ugrupowanie powstało, potrzebne jest jakieś 20 milionów złotych na start. Mówili to o Kukizie, który tych pieniędzy nie miał, w związku z tym oceniali jego szansę na marne. Pewnie teraz, nie wiem, inflacja, niech to będzie 30 milionów. Więc jeśli PJN, Bąkiewicze i ktokolwiek inny nie mają 30 milionów przynajmniej na start, to nic z tego nie wyjdzie, tak? Bo siłą tych dużych partii nie jest struktury. No, struktury się trzymają na pieniądzach. Ten cały system się trzyma na dotacjach dla partii. Tak długo, a ten system się nie zmieni, więc to będzie bardzo długo, tak długo jak partie są dotowane z budżetu i zwycięzcy wyborów dostają dziesiątki milionów złotych. Dziesiątki. Tak długo ten system się nie zmieni, a te partie dodatkowo, jak przed chwilą wspomniałem, są sponsorowane przez duży biznes, nie polski. Więc nie ma większych szans na to, żeby cokolwiek się w Polsce zmieniło. Bo tak jak wspominałem wcześniej naszego poprzedniego spotkania, dużą szansą był grudzień zeszłego roku. Kiedy wystarczyłoby, że w tym całym bajzlu, który wtedy się zrobił, TVP, spółki, trybunały, to wszystko nagle się po prostu wylało. Wtedy wystarczyłoby, żeby z tych wszystkich głównych partii odeszli ludzie, którzy stwierdzają, że nie chcą firmować swoimi nazwiskami tego, co się dzieje. Tylko, że oni nie wyszli, mimo że mogliby stworzyć większe systemowo, moim zdaniem, a przynajmniej potężne ugrupowanie, bo nie mieliby pieniędzy. Pieniądze są w partiach. Także chory system finansowania naszej polityki, znaczy chory, on jest świetnie przemyślany od początku samego, bo właśnie o to chodziło, że nikogo nie można było wpuścić do tego systemu. Więc system finansowania naszej sceny politycznej uniemożliwia jakiekolwiek zmiany i reformy tego systemu. Także to idzie ku z góry określonej katastrofie, ona jest rozciągnięta w czasie. I co będzie dalej, zobaczymy. Ja mam, jak wiecie doskonale, czarne wizje, tylko i wyłącznie. Bo tak jak mówię, nie wierzę w to, że ten system potrafi się sam naprawić, bo on jest nienaprawialny po prostu. To tyle z mojej strony. Dziękuję. To by wynikało, że tak naprawdę te partie, które teraz inicjują jakąś swoją aktywność, chęć zawiązania się i działania w jakimś tam porozumieniu, to są partie takiej drogi. Oni chcą dojść do 3% jakiegoś tam poparcia oderwanego no, tym, którzy w tej chwili się rozsypują, tak? Albo ci, którzy są przegrani. I dostać te 3%, żeby być dotowanym budżetowo, tak? Bo taki jest chyba próg. Bo 5% to jest wejście już do parlamentu, natomiast 3% to już jest chyba uprawnienie do dotacji na działalność polityczną. No Korwin-Mikke całe lata uprawiał taką politykę i był zły, jak się dostali do parlamentu, bo to był pierwszy sukces. Bo przez całe lata robił wszystko, byłem przez jakiś czas w sztabie Korwina przy wyborach prezydenckich. Tam usłyszałem wypowiedzi na
taką moją sugestię, że ej, przecież można to w ogóle to nie to, że wygrać, ale można pójść naprawdę na grubo, przecież Kukiz zaraz was zje. I usłyszałem, że ej, nie, ty nie rozumiesz w ogóle polityki, Rafał, nie. Tu chodzi o przekroczenie tego progu właśnie pierwszej donacji, bo wtedy dostaniemy parę milionów i znowu będziemy przez 4 lata mogli sobie fajnie żyć. Jako małe ugrupowanie parę milionów, wow, super fajnie. I dlatego Korwin zaskakiło moim zdaniem co chwila, znaczy za każdym razem z jakimiś właśnie tymi Hitlerami i tak dalej, oczywiście to nie ruszało osobiście, ale opisie już to ruszało, bo jak widział, że dochodzi do momentu, kiedy będzie sprawdzam, kiedy dojdą do parlamentu i trzeba będzie pokazać, że się nie wygłupiają, no robił wszystko, żeby jednak trochę spadł, żeby wrócić do tej podstawowej dotacji i dalej nic nie robi przez następne 4 lata. I to ugrupowanie zanim dojdę na 3%, no błagam, Bąkiewicz przy całym szacunku do Roberta, bo ja go bardzo lubię i szanuję. No nie dojdzie do 3%. No. I cała ta reszta też nie dojdzie do 3%. A jak dojdzie, no to mamy ich z głowy, bo będą mieli masę pieniędzy do wydania na siebie. Tak. Straszne, cyniczne to. No ale tak to wygląda. No. To jest show. Polityka to jest show biznes. Po prostu robi się show, żeby robić biznes. Także ja nie wierzę w żadną naprawę tej sytuacji. Poza tym, co komu da, nawet jak będą mieli 5%, co komu da 5% ugrupowania. Mamy Konfederację w tej chwili, nie ma jakieś znaczenie. Poza tym, że Krzysiek Bosak się kształci w oratorsko, jest coraz lepszy. Tak poza tym, że jest Krzysiek Bosak, to nie ma tam nikogo tak naprawdę. No jest Grzesiek Braun, ale no on nie robi polityki, on robi też show, tak? Czy Konfederacja po pierwszej swojej kadencji ma na koncie jakikolwiek sukces? Poza tym, że świetnie wypada w mediach, to prawda, tak? Zgasili świetne handlowe. No tak, jeszcze jestem teraz wrócić chłopa, który to zrobił, tak? Jedyna fajna akcja, jaką mają na koncie i zrugali chłopaka, faceta, mężczyznę Grześka Brauna, który to zrobił. I teraz się kierują na partię poważną. No okej, no życzę sukcesu, tak tylko. Ale ja pan rację, że ma to cechy show, naprawdę. Nie, bo to jest show biznes, no przecież dlaczego Tusk zwyciężył w tej kampanii? Bo miał lepszy show, tak? Przecież nikt normalny nie wierzył w to, że on zrealizuje jakiekolwiek swoje obietnice. To tylko skończeni idioci mogli w to wierzyć. Ale większość po prostu jarała się tym, że jest fajny show, tak? Będziemy wieszać pisowców, te wszystkie plany, były absurdalne. W wolnej Polsce bardzo się siedział, tak? I tak dalej, nie? No tak. No tak, z drugiej strony nie było żadnej kampanii, bo PiS przecież przez całą kampanię reklamował Tuska. Od momentu, kiedy Tusk wysiadł z pociągu z Brukseli, przypominam, że wtedy 20 osób go witało, promowali go tak długo, aż 200 tysięcy osób w Warszawie skandowało w PO, tak, i Tusk. Przecież kampania PiSu to jest promocja wizerunkowa Tuska, tak? Od zera go po prostu wypromowali. Bo był zerem, wrócił, był zerem i stworzyli potwora. No ale zrobili show, który jarał ten twardy elektorat pamiętający jeszcze Tuska, że Boże, ten tak, ale mu dowalają. Tylko co z tego wynikało dla Polski? Nic. Wiadomo było, że Tusk zablokuje wszystkie inwestycje? Wiadomo było. Wiadomo, że Tusk idzie z euro do Polski? Wiadomo było. I teraz jest wielki szlak, bo oni Glapińskiego chcą usunąć. No ale przecież to było wiadomo z samego początku. Tylko że PiS zamiast zrobić show pod siebie, czyli pozytywy, rozwój, drogi i wszystko to, co fajne zrobił, bo zrobił masę fajnych rzeczy, to on to wszystko wsadził do kosza, w sensie PiS, a dokładnie mówiliśmy o ojcach, wspominał pan o ojcach, bohaterach wygranej kampanii. Tak, to są dwie osoby. To jest pan Morawiecki i pan Bielan. Bo to oni oni zastąpili Zarębę, zdaje się, wyrzucili Zarębę, który właśnie miał tę pozytywną kampanię i przyszli i na podstawie fikcyjnych kompletnie sondaży, w których po prostu mieli w ogóle większość konstytucyjną, stwierdzili po prostu tą większość będziemy mieli, jeżeli zniszczymy Tuska. I wyrzucili do śmieci całą pozytywną kampanię. I teraz, 2 miesiące po tej przegranej kampanii, nagle ktoś się obudził, że ej, może zróbmy jakieś nowe hasło wyborcze. PiS, jesteśmy na tak.
dwa miesiące po kampanii. Gdyby oni mieli to hasło w czasie kampanii, to by wygrali te wybory. Ale ojcowie sukcesu, czyli pan Bielan i pan Morawiecki, stwierdzili, że trzeba zrobić inaczej. Teraz pytanie, czy pan Morawiecki jest takim idiotą, czy zrobił to specjalnie? Ja nie wiem. Nie jestem przekonany, czy nie zrobił tego specjalnie. Bo to było dla każdego rozsądnego człowieka od samego początku wiadomo, że tak się skończy. Znaczy, no myśmy przewidywali właśnie bardzo wiele jeszcze przed wyborami, tak naprawdę baliśmy się tego i spodziewaliśmy się tego i docenialiśmy przeciwnika, więc generalnie rzecz biorąc zastanawialiśmy się po tych wyborach, po przegranej, tak naprawdę, no jak można było tego nie przewidzieć? Tam nie są głupcy przecież tak naprawdę, tak? No jednak nie totalni, no rządzili nami 8 lat, tak? Więc no, tak naprawdę no, jakieś kompetencje tam polityczne i społeczne mają. Wiedzieli, jak wyglądają kampanie wyborcze, jakie uzyskuje się że efekty stosujące odpowiednie narzędzia, tak? Więc tak naprawdę no... Nie wiem dlaczego, no może faktycznie uwierzyli w swoją własną propagandę, że będą mieli większość konstytucyjną, że są takimi dobrodziejami narodu, że generalnie, że biorąc po prostu, będziemy ich nosić w lektykach. I uwierzyli w to i dlatego jakby tak dość nonszalancko podeszli do tych wyborów, odsuwając tego człowieka, który faktycznie miał raczej stonowane, że tak powiem, te kampanie wcześniej, czy te swoje spiny wyborcze. Ale spójrzcie sobie, jak muszę się cofnąć gdzieś, zobaczyć sobie materiały ze sztabu PiS-u, w sensie z tej końcowego dnia kampanii PiS-u. Przecież oni wszyscy jeszcze przed 20 byli w doskonałych nastrojach, bo wszyscy oni słyszeli te sondaże fikcyjne kompletnie, podawane przez Morawieckiego i przez Bielana, że po prostu jest już nie wszystkie, bo ja już na 2-3 tygodnie przed dostałem informację, że nie jest kolorowo i że będzie bardzo słabo. Także już taki... Ale mówimy o wewnętrznych sondażach, na których opierał się sztab wyborczy. Wewnętrzne sondaże dawały zwycięstwo. Oni do końca wierzyli w to, że wygrali. Te wewnętrzne sondaże były ponoć zmanipulowane i o tym się coraz głośniej w partii mówiło i po wyborach też się zaczęło mocno o tym wręcz rozmawiać. No były, no. Pytanie, kto no za były. Tym stał? No pan Bielan i pan Morawiecki. To następne pytanie, dlaczego? Chyba ja przepraszam, tylko to muszę dajmy głos Damianowi, eksperci. Ja przepraszam, panie Rafał, ale tylko jak pan skończy, dajmy głos Damianowi, ale pan Ardanowski mówił, że to jest kompletnie bez sensu i pokazywał dlaczego. Że to nie jest wcale atak na futerkowców, tylko to jest atak na całe polskie rolnictwo. No i dlaczego to ciśnięto? Dlaczego pan Moska, jakiś szczeniak, który dopiero co skończył liceum, był twarzą ogromnej rewolty gospodarczej i politycznej. No ktoś mu to zlecił, tak? I ktoś pilnował. Zresztą Jarosław Kaczyński osobiście mówił, że piątka zwierząt musi wejść. Pan Morawiecki też mówił. A ludzie, którzy wiedzieli, na czym polega gospodarka, mówią, że to nie może wejść, bo to zniszczy rolnictwo, a w finale zabierze nam elektorat rolniczy. Zabrało? Zabrało. KPO. Przecież Ziobrzyści, co by o nich nie mówić, oni cały czas to, co w tej chwili jest oczywistością, że to jest ściema ze strony Unii Europejskiej i żadnych pieniędzy nie dostaniemy. Pamiętacie w tą konferencję po zakończeniu negocjacji KPO? Kiedy Morawiecki razem z Orbanem wystąpił? No przecież trzeba to oglądać od strony takiej psychologicznej czysto. Orban, który zawsze jest do orderów pierwszy. Wyszli razem, klepnął Mateusz i powiedział, on to wynegocjował, Mateuszu, brawo. I się wycofał. I Mateusz tam swoje gadał. Jak wrócili do Polski, jak Mateusz wrócił do Polski, było przyjęcie tego sprawozdania z KPO w Sejmie. Wszyscy oczywiście klaskali, gratulacje, 600 miliardów, super, fajnie, jesteśmy bogaci. I tylko Ziobro wyszedł na koniec i powiedział tak, gratuluję panie premierze, ale w przypadku niepowodzenia, on to powiedział wprost, wszystko bierze pan na siebie oczywiście, tak? Znaczy oni oczywiście wątpią w niepowodzenie, to jest super fajnej akcji, bo to zdecydowanie jest cyniczne. Ale gdyby jednak nie wypaliła, to bierze pan to na siebie. Była cała masa ludzi, że mówiła, nie róbmy tego. Wetujmy Zielony Ład. Wetujmy te wszystkie rozwiązania ekologiczne.
I dlaczego nikt jej nie słuchał? Przepraszam, że się... Ani nikt nie słuchał po prostu. Sekundeczkę, Rafał, jeśli mówię do redaktora Dutkiewicza. Sekundeczkę, bo jeśli można, tutaj Damian czeka już bardzo długo i trzyma łapkę. A to przepraszam, to się na się Damian, proszę bardzo, twój punkt widzenia. A mówię, że tak długo, jak sami nie staniemy w prawdzie i nie będziemy gotowi powiedzieć sobie o tych błędach, które popełniliśmy i otwarcie o tym mówić, a nie kulić ogony, bo Warszawa, bo Nowogrodzka i tak dalej, to tak naprawdę nie oczyścimy tej atmosfery, bo jesteśmy cały czas w tej liźnie tych nieudanych decyzji, które no, można było przewidzieć po prostu, że no, nie zrealizują się te postulaty tego KPO i o tym było głośno, mówili rozsądni ludzie, żeby jednak, tak jak pan redaktor Frąckiewicz mówi, wetować to w diabły i nie brać tych pieniędzy, albo wziąć pieniądze po prostu na rynku kapitałowym, a nie bawić się w spłacanie potem długów Włoch, Portugalii i Grecji. Damian, proszę, twój punkt widzenia. Dobry wieczór wszystkim, cześć wam. No, ciekawa dyskusja. Ja generalnie nie należę do partii PiS, natomiast głosowałem na nią dwa razy w ostatnich wyborach, należałem kiedyś do Porozumienia, więc mój punkt widzenia jest bardziej trochę, no bym powiedział, trochę inny niż pana Rafała, chociaż w wielu kwestiach się z panem Rafałem zgadzam. Nie we wszystkim oczywiście. Mam trochę inne zdanie na wiele tematów. Dzisiaj akurat wracając z Gdańska uciąłem sobie pogawędkę z no, wysoką postawioną osobą w PiS-ie, która pracuje w Warszawie, a teraz robi kampanię w Krakowie. Nie będę mówił nazwiska oczywiście, bo być może by sobie ta osoba nie życzyła, albo może jest na pokoju, tak? Ale fajna rozmowa, ciekawa. Ja osobiście jej powiedziałem, że generalnie wybory schrzaniła akcja dystrybutory zepsute na Orlenie, które dla mnie było po prostu no, jakimś odjechaniem totalnym i to ludzie się tego śmiali chyba przez miesiąc czasu później do samych wyborów, tak? Jak można było, nie wiem, jak można było w ogóle przekuć przekaz, że się dystrybutory zepsuły, kiedy one się nie zepsuły w ostatnich 20 latach w Polsce, tak? Już można było powiedzieć, że nie ma paliwa, bo jest duża podaż, bo jest niska cena i każdy chce to paliwo kupić, a nie powiedzieć i wtłaczać narrację, że się dystrybutory zepsuły na każdej ze stacji. No. Później, czy w kiblu, kurwa, czy w ringu, czy gdzieś na podwórku tego kapelę, kurwa, dorwę? To nie ja, nie wiem, kto tam się z tyłu włączył. Tam Paweł II jeździł, kurwa. Nie wiem, kto tam mi przerywa, bo nie chcę tego słuchać, co ja mówię. Ale mikrofon proszę wyłączyć. Przepraszam. No i ucięliśmy sobie pogawędkę na temat wyborów, planów, jak to teraz dalej będzie wyglądało. Ja osobiście uważam, że było za mało pozytywnego przekazu, za mało to, co powiedział pan Rafał, czyli inwestycji, S19, modernizacja kolei. Teraz akurat widzę, że wielu samorządowców, w tym na przykład mój kolega, który startuje, no nie co prawda pod logiem PiS-u, ale z poparciem PiS-u, ma właśnie tego typu programy, czyli transport, ale także branie środków z KPO właśnie na ten transport, modernizacja, transformacja, więc to się dzieje w tej chwili. Natomiast jak to będzie wyglądało, tego nie wiem. Rozmawiając chociażby na temat Krakowa, no w Krakowie PiS generalnie też idzie z hasłem bardziej modernizacji, odbetonowania, czyli przejmuje nawet takie hasło, bym powiedział, często lewicowe, tak, bo to też ludzie, no, patrzy się na koniunkturę, tak naprawdę polityczną, to co ludzie czego chcą, tak. Natomiast ja wrócę do tego tematu, o którym pan Rafał chyba poruszył, czy ty, Ojojo, odnośnie tych niszowych partii, tak, i pana Piecha. No, powiem tak, moim zdaniem błędem by było patrzenie na taką partię pana Piecha, który de facto według mnie ma bardzo skrajne poglądy i szukanie, nie wiem, jakiegoś sojuszu z takimi bardzo skrajnymi poglądami moim zdaniem nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz odwrotnie. Więc zostawmy takie skrajne odłamy jak pana Piecha, który chyba walczył z, nie wiem, z antenami 5G, tak? No,
to raczej nie daje tak naprawdę wyborców centrum, których no, kiedyś być może znowu PiS będzie chciał przyciągnąć. Natomiast no, oczywiście to wszystko zależy od kierunków, które będzie ta partia podejmowała. Ja osobiście uważam, że de facto na pewno muszą znaleźć jakiś nowy przekaz, ale to wszystko też pewnie wyjdzie po wyborach samorządowych, bo pewnie te wyniki będą różne, jeżeli chodzi o wybory, czy to na prezydentów, czy do rad, czy do sejmików. Ja powiem tak, ja widzę bardzo dużo błędów, które już są popełnione na etapie kampanii wyborczych. No jeżeli u mnie w sejmiku w województwie podkarpackim miejsce na liście dostaje facet, który przez 2 lata tak naprawdę nie zrobił nic ze szpitalem, a wręcz go, tak powiem, postawił w stan totalnej degrendolady, i on dostawał potem funkcję prezesa chemii i on dzisiaj jest, ma miejsce do sejmiku, no to nawet ludzie, którzy głosowali na PiS, mówią, że na tego faceta nie zagłosują, tak? No ale stary, zasłużony działacz. No więc tego typu błędy popełnia ta partia, ale inne partie także to robią, więc to nie jest tylko jakiś tam, można powiedzieć, przykład po stronie PiSu, tak? Broń Boże. Wydaje mi się, że wybory samorządowe jednak moim zdaniem pokażą dążenia wielu wyborców do jakichś zmian w swoich miastach, więc te komitety takie niezależne mogą jednak dużo zyskać, ponieważ no, ta ordynacja wyborcza no, jest niestety nie za ciekawa na przykład dla miast powyżej 20 tysięcy, których nie ma JOW-ów, w których liczą się duże komitety i o dziwo w tych nawet miastach jest coraz więcej komitetów właśnie takich niezależnych, ale często oczywiście to są komitety z przeszłością ludzi, którzy byli zarówno w różnych, czy w tej partii, czy w innej, ale no chcą być dzisiaj, powiem tak, apolityczni, bezpartyjni, chcą działać, ale są, można powiedzieć, przerażeni trochę partyjnością, tak? To widzę naocznie, sam robię kampanię, to ludzie niestety mają dość polityki takiej twardej, tak? Takiego, jakby to powiedzieć, takiej wojny plemiennej. Coraz bardziej chyba ludzie mają tego dość. Przynajmniej ja to zauważam. To tyle. Przysłuchuję się. Dzięki bardzo. O mikrofon poprosił Rafał Dudkiewicz. Panie redaktorze, zapraszamy bardzo pana opinię na temat, który poruszamy tutaj. Zapraszamy. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja tutaj nie jestem też optymistą, powołując się trochę na to, co też powiedział Rafał Otoka-Frąckiewicz, że trochę z natury ten system polityczny III RP jest korupcyjny. I tu nie chodzi o żadną realizację lepszych lub gorszych pomysłów, tylko na trwanie w różnych układach i systemach władzy. Ale zacznę od takiej zabawnej nowości, debaty, która się dzisiaj odbyła w TVP Info na temat 100 konkretów na 100 dni. I Jacek Żakowski powiedział podczas tej debaty, że rząd nie powstał po to, by załatwić 100 konkretów. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jednocześnie dzisiaj Rafał Bochenek powiedział, że partia PiS kończy bojkot mediów publicznych, które jak do tej pory były niereprezentowane przez największą teraz partię opozycyjną ze względu na wrogie, dziwne przejęcie, które rzeczywiście miało charakter takich przejęć przedsiębiorstw z lat 90., gdzie właśnie wysyłało się osiłków różnych właśnie silnych, łysych ludzi, którzy wymuszali różne decyzje na dyrektorach jeszcze ówczesnych zakładów państwowych. To na przykład w Rosji było ciekawie udokumentowane przez zagraniczne stacje telewizyjne. Zresztą nawet powstał film, staje się BBC, zrobił kiedyś bardzo ciekawy film, jak to wyglądało właśnie ze scenami różnych nać. No i dzisiaj Rafał Bochenek odwołuje ten bojkot. Nagle okazuje się, że już nie ma problemu
i że możemy w rozumieniu największa partia opozycyjna jednak bywać w tych mediach, co jest sygnałem na legalizacji jednak metody, którą zastosował premier Donald Tusk, czyli najlepszej z metod, której głównym wyznawcą był towarzysz Józef Stalin, metody faktów dokonanych. Nieważne, czy to się odbywa legalnie, czy nielegalnie, po prostu dokonujemy pewnych czynów, a potem legalizacją się może będziemy przejmować, a może nie. A skoro jesteśmy przy władzy, no to czym się mamy przejmować? Kto nas ma rozliczać, kiedy w zasadzie i prawie mamy wszystko, a poza tym Sejm praktycznie nie działa, wszystko się załatwia według pewnej dobrowolności, arbitralności podejmowanych decyzji przez urzędników państwowych, w tym przede wszystkim przez ministra. Panie Rychale, można było powiedzieć, że mamy do czynienia z zamachem pułkowników. Tak, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo nie wiem, czy państwo mieli okazję czytać raport, który dotyczy mediów, bo to jest sytuacja bardziej skomplikowana moim zdaniem. Bo jeżeli państwo mieliście okazję czytać raport, który tam jest podwieszony w PDF-ie na stronach Tygodnika do Rzeczy na temat tego, co działo się w mediach, raport, który rzekomo miał być tajny, ale można go już poczytać w internecie, więc zakładam, że to był przeciek kontrolowany, który rzekomo były prezes telewizji Jacek Kurski zaniósł Jarosławowi Kaczyńskiemu na biurko. Tam jest jedna bardzo taka ciekawa scena, punkt czwarty. Państwo pozwolą, że pozwolę sobie tutaj na pewien cytat. Herbut, czyli Przemysław, który zajmował się, teraz cytuję, zajmował się dotąd kluczową w spółce funkcję szefa Biura Spraw Korporacyjnych. Tutaj przerwa w cytacie i moja uwaga. On zastąpił na tym stanowisku Stanisława Bortkiewicza, który odszedł wówczas do Orlen Press. Prowadził jedna z takich zespołek miejskich, ale jest piękna scena w nocy z 19 na 20 grudnia. Jak pamiętają państwo, wtedy został wyłączony sygnał TVP Info. Teraz się tutaj odwołam do pewnego cytatu. Otóż ów Przemysław Herbut wymknął się poza siedzibą spółki na miasto, jak piszą autorzy, 20 grudnia. Skąd zabrał do swego samochodu służbowego szefa bezprawnej rady nadzorczej Zamlę i nielegalnego prezesa Syguta, których przed godziną 11 przemycił do podziemnego parkingu TVP, przeznaczonego wyłącznie dla zarządu i jego gości. Odbyło się to w tajemnicy i poza widokiem zajmujących budynek i broniących go przed wrogim przejęciem posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy już od 19 byli w siedzibie TVP Nowogrodzka. Cytuję dalej. Zamła i Sygut zostali przewiezieni przez Herbuta windą na 10 piętro do gabinetu prezesa TVP celem spotkania z Matyszkowiczem, czyli ówczesnym prezesem TVP. Była jego kapitulacja i podpisanie protokołu przekazania Telewizji Polskiej prezesowi z nadania Tuska, którego Matyszkowicz realnie uznał. Nie doszło do tego tylko dzięki nagłemu wtargnięciu na 10 piętro grupy posłów PiS z Suskim i Małeckim i Mateckim, Kałużnym i Łukaszewiczem. Zdjęcie gotowego do podpisu protokołu zdrady obiegło media społecznościowe, podobnie jak film z Matyszkowiczem, nerwowo przystępującym z nogi na nogę za plecami kpiącego sobie z całej sytuacji Zęby. Koniec cytatu. Co się dzisiaj dowiadujemy? Dzisiaj się dowiadujemy, że pan Mateusz Matyszkowicz otrzymał od Telewizji Polskiej półroczny okres wypowiedzenia, za które Telewizja Polska, która jest w tej chwili w kryzysie, bo niektórym pracownikom nie płaci, od grudnia płaci 30 tysięcy złotych miesięcznie Mateuszowi Matyszkowiczowi, czyli łącznie przez te pół roku zarobi ponad 185 tysięcy. Dlaczego to mówię? Bo Przemysław Herbut, tak jak wspomniałem, był takim pupilem, wychowankiem protegowanym na to stanowisko przez Stanisława Bortkiewicza. Fragment, który państwu przeczytałem, nadawałby się do jakiegoś filmu Patryka Wegi i wszyscy by pomyśleli, no
niezły thriller polityczny, ale tu Wega trochę przesadził, że facet z nadania Bortkiewicza, prawej ręki Jacka Kurskiego, wyjeżdża na miasto, przewozi, legalnie przejeżdża przez bramkę z dwoma samozwańcami, wozi ich legalnie do budynku, nie niepokojony przez nikogo. Tam już czeka Mateusz Matyszkowicz, który jest gotowy to wszystko przekazać. No i właśnie, to pokazuje pewien też układ władzy, jaki był w TVP za panowania Jacka Kurskiego. Specjalnie tutaj używam i celowo słowa panowania, bo to tak wyglądało, że był królem udzielnym, któremu nikt nic nie mógł zrobić, a jednocześnie w jego otoczeniu znajdował się człowiek, którego wychowanek wwozi w tak ciekawy, oryginalny, specyficzny sposób nowe władze samozwańcze Telewizji Polskiej. To wszystko, te wszystkie newsy, które przytaczam poza Herbutem, to jest z raportu, który już jakiś czas temu się ukazał, newsy o Matyszkowiczu z odprawą 185 tysięcy i decyzja Rafała Bochenka, to są dzisiejsze decyzje, proszę Państwa. I to nam pokazuje co? No pokazuje, że w tle są jacyś dziwni ludzie, o których mówiono wiele. Ja przyjemności wątpliwej obcowania z panem Bortkiewiczem zaznałem na własnej skórze wielokrotnie i było to wszystko mało przyjemne, ale wtedy, proszę Państwa, kiedy to przekazywałem różnym osobom, że takie perypetie mam, także ludziom związanym z Prawem i Sprawiedliwości, wszyscy wzruszali rękami, mówiąc, no wiesz, takie jest życie, no wiesz, no Bortkiewicz to, no to wiesz, no, no wiesz, no. Nic z tym nie można poradzić. I tak to wygląda, więc a z drugiej strony teraz pokażę przez środowisko dziennikarskie, które było w mediach i które z tych mediów jest w różny sposób, tutaj mówiąc trochę brzydko, jest przekąsem, jest wydalane, to już jest w tej chwili ponad 400 osób. I teraz moje pytanie brzmi, czy ktoś w tej sprawie protestował? No, oczywiście na początku tam protestowano, ale w tej chwili czy jakieś tam związki zawodowe, czy ktoś w ogóle o to pyta, ktoś się upomina, kogoś to w ogóle interesuje. No nie, no dzisiaj mamy decyzję partii politycznej wygłoszonej ustami rzecznika tej partii, że jest wszystko w porządku, legalizujemy to. Znaczy, czy legalizujemy, czyli naszymi twarzami będziemy legalizować całą sytuację i wracamy do po prostu miejsca, które jeszcze pół roku temu, niecałe kilka dni temu, przepraszam, czyli ponad 3 miesiące temu, niby broniliśmy własną piersią. No proszę Państwa, no tak to mniej więcej wygląda, więc znowu jakaś grupa ludzi była potrzebna tamtej władzy i dopóki była potrzebna, no to fajnie. Niektórym nawet płaciliśmy znakomicie, nawet nie bardzo dobrze, ale znakomicie. Niestety nie należałem do tych osób, więc dzisiaj jakichś wielkich oszczędności nie mam, że przez pół roku mogę żyć i przyglądać się na to z przekąsem i z radością, bądź z wątpliwą radością. No i w tej chwili władze Prawa i Sprawiedliwości, tym wszystkim osobom, które znalazły się delikatnie mówiąc na aucie, a niektórym sprokurowano takie umowy, na szczęście nie jestem w tej grupie, tutaj się powołam na jedną osobę anonimowo, bo nie jestem uprawniony, żeby o tym głośno mówić, ma 6 lat zakazu wypowiadania się na temat TVP. Rozumieją Państwo? Przez 6 lat słowa nie może powiedzieć o TVP. O tym, jakie były okoliczności jej zwolnienia, wyrzucenia, nie może tego powiedzieć przez 6 lat, bo będzie miał natychmiast proces. Więc tak to wygląda i dzisiaj nikogo to już nie obchodzi. Największych pupilów poprzedniego układu po prostu zabrano do innej telewizji, a reszta no, musi sobie radzić sama, tak jak sobie może po prostu poradzić. Jak ich będziemy może w przyszłości potrzebowali, to może się odezwiemy, a może nie. Więc tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda, to znaczy to jest takie zdarzenie z pewnego rodzaju też cynizmem krańcowym, że no właśnie, to jest taka kwestia, która pokazuje przez ten drobny wycinek, niby ważny, w jaki sposób politycy traktują dziennikarzy, jak się odnoszą do mediów i tutaj no, nic dodać, nic ująć. To jest kilka takich scenek, które chciałem tylko przytoczyć, żeby Państwu uzmysłowić stan rzeczy. Ja się tutaj zgadzam też z Rafałem Otoką Frąckiewiczem, że po prostu cały system finansowania partii politycznych jest korupcjogenny. I dopóki on taki jest, no to będzie ręka myła i tak się to będzie toczyło, acz uważam, że akurat Donald Tusk potrzebował sprawy
byłego ministra Wąsika i Kamińskiego, żeby po prostu pogrozić różnym politykom, którzy by chcieli mu się stawiać, a także to był bardzo wyraźny sygnał wysłany do ludzi w służbach i do służb. Uważajcie, bo skoro waszych szefów, mentorów pozamykaliśmy, to wam zrobimy to samo. Czyli po prostu pracujcie teraz dla nas uczciwie, nie chodźcie tam po mediach, nie oskarżajcie się, że coś złego się dzieje, a włos wam z głowy nie spadnie, bo inaczej możecie się znaleźć w tych samych aresztach, jak tutaj wygrzebiemy, co wy tam robiliście, jak wy tam owego Pegasusa na przykład używaliście. I tutaj bym chciał zakończyć na kwestii, wiem, że rozmawiamy o wyborach samorządowych, ale to jest pewne tło, które się teraz dzieje, które pokazuje, jak te 8 lat niby budowania, restytucji instytucji państwa polskiego, sanacji państwa polskiego, to się wszystko rozsypało jak z domek kart. Teraz tylko sprytny Donald Tusk, bo to jest sprytny, cwany, inteligentny polityk, umie doskonale organizować igrzyska, raz po raz wyrzuca to nagranie Piotra Misztora z Danielem Obajtkiem, a to coś innego, żeby podgrzewać rzędne igrzysk tłumy. Ale chciałbym właśnie przenieść się na chwilę trochę, te kilkanaście dni wstecz, żeby wskazać na pewną bardzo ciekawą historię, jaka się odbyła, czyli przesłuchanie przed Komisją do Spraw Pegasusa Jarosława Kaczyńskiego. No i tam było takie ciekawe przeżycia niektórych osób kibicujących Prawu i Sprawiedliwości, czy szeroko rozumianemu obozowi niepodległościowemu, prawicowemu, jak to się tam nazywa, że o, to tutaj świetnie Jarosław Kaczyński wypadł. Znaczy, on wypadł świetnie, ja się do końca z tym nie zgadzam, wypadł świetnie, ale słabością swoich oponentów. To znaczy, rzeczywiście przy idiotyzmie, bo tak to należy nazwać i wprost, pana posła Treli, czy pana posła Zębaczyńskiego, to każdy człowiek, który używa noża i widelca i jako takie obycie ma, wypada świetnie. Z drugiej strony przerażeniem napawa fakt, że tego typu troglodyci są przedstawicielami jakiejś grupy ludzi, która ich wybrała i tam by trzeba było sprawdzić, muszę to sobie wygooglować na stronach PKW, ile to tysięcy osób na jednego i drugiego pana głosowało, czyli utożsamia się z nim, popiera go, utożsamia jego politykę. A co to nam pokazuje, tak w tle, pomijam już resztę, to znaczy pewien moralny i umysłowy upadek społeczeństwa polskiego. To znaczy my przesuwamy się w tej skali degradacyjnej w coraz niższe obszary i kierunki. To nawet nie było do pomyślenia na początku lat 90., gdzie był bardzo żywy spór jeszcze żegnania się z PRL-em i sporów antykomunistów, czasami pozornych, z postkomunistami. Ale ten poziom był wyższy, mimo że po jednej stronie byli ludzie tam w lepszych garniturach, bo byli z tej nomenklatury i ci tam w swetrach i koszulach flanelowych, ale nikt takim językiem po prostu nie mówił. I chciałbym się jeszcze tutaj przyjrzeć też pani przewodniczącej, pani Magdalenie Sroce, którą kiedyś ktoś wpisał na listy PiS-u. Ta pani przewędrowała przez kilka partii politycznych, żeby teraz reprezentować trzecią drogę, z pewną bardzo ciekawą genealogią rodzinną. Oczywiście my jako dzieci nie ponosimy odpowiedzialności za wybory i czyny naszych rodziców i dziadków, no ale taka klasyczna rodzina milicyjno-ormowska. Ale kiedyś ktoś się wpisał na tę listę Prawa i Sprawiedliwości, ktoś jej tego poparcia udzielił. Potem oczywiście przewędrowała do Jarosława Gowina, by ostatecznie znaleźć się w trzeciej drodze i przed tą komisją znowu reprezentować styl właśnie pani komisarz z powiatowej komendy policji, czy raczej kiedyś milicji obywatelskiej. To znaczy ją nic nie obchodziło poza tym, żeby postawić na swoim i żadne tej procedury i zasady nie obowiązywało. Ona trochę reprezentowała takie podejście państwo to ja. Ja tutaj jestem wybrana na przewodniczącą komisję, tutaj mogę powiedzieć i zrobić wszystko. Więc de facto to nie jest tak, ja się z tym nie zgodzę, mimo entuzjazmu bardzo wielu osób. Oczywiście wizerunkowo to in plus zadziałało na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, ale to wcale nie jest tak, że tak świetnie wypadł Jarosław Kaczyński, tylko świetnie wypadł na tle tych wymienionych wyżej osób. Akurat przed komisją najlepiej moim zdaniem wypadł Przemysław Wiper, który wiedział o co pytać, jak pytać i rozumiał, czym jest pewne narzędzie służb
specjalnych w rękach. Ale w ogóle jeszcze na koniec chcę powiedzieć o tej mityczności komisji, bo tam cztery zagadnienia bardzo zasadnie padły. I one budzą pewien mój niepokój jako obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który płaci podatki na państwo polskie dobrowolnie. Nikt mnie do tego nie zmusza, bo jestem obywatelem też dobrowolnie państwa polskiego. Ale tam padły cztery zasadne kwestie, tylko nikt się tym nie przejmował, żeby w ogóle te kwestie próbować wyjaśnić, żeby to rzetelnie opowiedzieć, bo to już było, bo to był jeden tylko wielki cyrk polityczny. I wizerunkowy. Zresztą oglądałem to za pośrednictwem, tutaj mała dygresja, przepraszam Państwa, odnowionej, niezależnej telewizji polskiej Czystej Wody, gdzie Roch Kowalski, który chyba w tej chwili jest też szefem całej tej anteny, po prostu w przerwach, które były aż dwie, jedna dłuższa, druga krótsza, za każdym rozmawiał z przedstawicielami rządowej. No przecież kiedyś to był dramat, jak takie rzeczy się działy. On tam nie podszedł ani do wykluczonych Jacka Ozdoby, czy posła Boska, czy do Przemysława Wipiara, który został na sali, tylko rozmawiał przede wszystkim z panem Zębaczyńskim, z panem Trerą. I z panią Sroką. Więc tak też wyglądają teraz odnowione media, bezstronne, niezależne, obiektywne media publiczne. Ale tam spadły cztery kwestie, które dają wiele do myślenia, jak państwo polskie też przez ostatnie 8 lat funkcjonowało. To znaczy zasadne jest pytanie o to, dlaczego to urządzenie kupowano z Funduszu Sprawiedliwości, a nie z Funduszu Operacyjnego Służb Specjalnych, gdzie na tego typu narzędzia owe służby takie pieniądze mają lub powinny mieć. To jest pierwsze pytanie, na które nie padła żadna odpowiedź, ponieważ Jarosław Kaczyński zasłaniał się albo nie wiedzą, albo niepamięcią, albo niemożnością wypowiadały się o te kwestie, gdyż zobowiązywała go tajemnica. Druga kwestia, która tam padła, dlaczego kupowano owe urządzenie za pośrednictwem firmy, która składa się głównie z byłych pracowników Departamentu Pierwszego MSW, czyli Paraleskiego Wywiadu, a także innych pracowników Służby Bezpieczeństwa, przypłacając dosyć potężną prowizję. To tam chyba 8 czy 9 milionów było prowizji dla firmy, która jest firmą esbecką i wszystkie te osoby, które są w firmie, można ich akta obejrzeć w Instytucie Pamięci Narodowej. Więc nie mówię tego z głowy, bo część tych dokumentów widziałem. Trzecia kwestia. Dlaczego nie było homologacji dla tego urządzenia, którym się posługiwano? Nie wiemy w jakim zakresie, bo pani wiceministra sprawiedliwości Eichardt, która nie była i nie jest żoną mecenasa Dubois, mówi, że jednak też parę przestępców namierzono i jednak listy nie będzie. Mimo, że po wyborach jeszcze nam obiecywano, że taka lista będzie, tej listy nie zobaczymy. Dlaczego to urządzenie nie dostało homologacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o dopuszczeniu jej do użytkowania? I o co tu chodzi? To jest czwarta kwestia. Chodzi o to, że istnieje poważne podejrzenie, że używanie przez konkretnie instytucję, która jest na liście na mocy ustawy o służbach specjalnych, podpięta pod służby specjalne, chociaż moim zdaniem to jest wyspecjalizowana służba policyjna, czyli CBA. My nie wiemy, czy te wszystkie informacje, które zostały pozyskane korzystając z tego urządzenia, nie zostały zasłane przez służby izraelskie. I to są takie zasadne pytania, które nad nami wiszą, stoją, ale komisja zupełnie nie jest chyba zainteresowana wyjaśnieniem tego, tylko robieniem show i próbą kompromitacji wszystkich prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i na koniec chcę właśnie, bo to jest taki drobny element tej rzeczywistości, w jakim świecie my się znaleźliśmy, ale my się znaleźliśmy w tym świecie za sprawą tego, że pewna partia, która dwie kadencje rządziła, pozornie wydawało nam się, że buduje silne państwo i struktury, no została rozłożona przez kilku facetów, którzy doszli do władzy w 2 miesiące. A najpierw obserwowaliśmy sceny Radomów z filmów kryminalnych rosyjskich. Jak Państwo pamiętacie, była kiedyś taka seria, nie wiem czy w polskiej telewizji, to oglądam akurat wówczas w rosyjskiej telewizji, bo jeszcze w kablówkach były kanały rosyjskie. To był świetnie realizowany serial, gdzie mafia rosyjska prała też pieniądze. To były seriale o sporach mafii sąsiedzkiej z Tambowską. Więc takie sceny widzieliśmy pod Papem, na Placu Konstytucji i na Woronicza. No a potem prezydentowi nagle zablokowano
wjazd autobusem linii 180. Weszli faceci, którzy wcześniej tego prezydenta chronili do pałacu jak do siebie i wyciągnęli dwóch byłych wiceministrów jak pospolitych przestępców z jakiejś podrzędnej mordowni na Pradze, którzy też nadzorowali te służby, no bo SOP podlega MSW, no i podlegał licznym reformom, no bo przestał być BOR-em, stał się SOP-em, no i tam przecież były bardzo poważne zmiany kadrowe, jak o tym słyszeliśmy przez 8 lat. No i tak to wszystko się kończy, tak to wszystko wygląda i to jest jakieś takie i groteskowe, i smutne, i ponure zarazem. I właśnie, to dzisiaj też już padło. Nikt po 15 października nie wszedł na mównicę i nie powiedział, przegraliśmy, bo nie spełniliśmy oczekiwań was, drodzy państwo, społeczeństwo, tych głosy, których straciliśmy, przemyślimy to, dlaczego to się stało, dlaczego część z was, która głosowała w 2019 i 15, albo do wyborów nie poszła teraz, albo nie zagłosowała na nas, a na kogoś innego państwo przenieśliście swoje głosy. I na koniec taką rzecz chcę też powiedzieć, jak to obserwuję wszystko, co się dzieje w kontekście wojny, którą się nas straszy, proszę państwa, a to kwestiami rolniczymi. No, polscy politycy, mam takie wrażenie, mówię teraz o swoim wrażeniu, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że mówię o tym arbitralnie, ale nie są po to, żeby zajmować się naszymi interesami. Nie są w ogóle zainteresowani Polską, nie są w ogóle zainteresowani przyszłością Polski, nie są w ogóle zainteresowani tym, w jaki sposób ta Polska powstała, kto tam za nią umierał. To jest akurat fajne, jak żeby złożyć wieniec, kwiaty sobie i zdjęcie przy tym zrobić, tylko proszę państwa, ich interesuje obsługa interesów obcych mocarstw, obcych korporacji, no bo teraz musimy nagle kupować na potęgę broń amerykańską, ponieważ nam się tam twierdzi, wielcy spece, którzy muszą mieć jakąś kulę szklaną i twierdzą, że wojna już za rok i za dwa, za trzy to już na pewno Putin zaatakuje wszystkie państwa NATO razem wzięte. Inny pewien poseł z Komisji Spraw Zagranicznych no, mówi, nie, jedyna misja dziejowa Polski tak naprawdę to jest zajęcie się Ukrainą, to jest ratunek dla Ukrainy, znaczy my się niczym innym nie powinniśmy zajmować, tylko Ukrainą. A to, że tam teraz Petro Poroszenko odbudowuje zburzony przez rosyjską rakietę Muzeum Szuchewycza, który mordował Polaków od 1943 roku, no takie mają prawo do swojej polityki historycznej. Jeszcze inny polityk mówi, nawet to liczni politycy mówią, no, że tutaj, no dzisiaj pani minister od wiatraków nam tłumaczyła, że dzisiaj nie możemy wycofać Zielonego Ładu. Naprawdę polityków polskich nie obchodzi to, co my o tym sądzimy, bo to jest agenda narzucona z zewnątrz. Koniec, kropka. My to możemy realizować i tutaj nie ma żadnego odwołania i żadnego referendum w tej sprawie nie można robić, bo to jest po prostu jak kiedyś iskrówka z biura politycznego KCKPZR i my to musimy tylko wdrożyć. Możemy tam negocjować jakieś drobne szczegóły, ale generalnie to my z tym jedziemy do przodu i koniec. A w czym to jest interesie? Znaczy, kto, proszę państwa, na produktach rolniczych będzie najlepiej zarabiał? Proszę sobie sprawdzić listę największych beneficjentów, którzy korzystają na rolnictwie na Ukrainie. Z jakiego kraju to są podmioty? To są takie teraz, polscy rolniczcy pewnie też będą w to wprzęgnięci, czyli będą takie nowoczesne PGR-y, tylko się będą nazywały holdingi. Po prostu. I te holdingi będą należały do kapitału zarejestrowanego w Luksemburgu, na Cyprze, ale jakaś prywatna własność na poziomie jakiegoś średniego gospodarstwa to musi zniknąć. Znaczy tutaj nie ma co do tego dyskusji. I to w zasadzie prawie już wprost mówią polscy politycy, mówiąc nam, że Zielony Ład nie podlega żadnym negocjacjom. Żadnych negocjacji w tej sprawie nie będzie. Czyli będziemy po prostu kupowali żywność z zewnątrz, a tutaj posadzimy lasy, zrobimy torfowiska, będą ptaszki śpiewały nam, będą przyjeżdżali nie Niemcy oddychać świeżym powietrzem, Holendrzy, bo tą Holandię mają Belgzy, bo też ta Belgia nie jest duża, a tutaj będą przyjeżdżali do sanatoriów, ewentualnie będziemy geriatrycznie obsługiwać starszych obywateli z Zachodu. Dlatego trochę nie chce mi się o tym systemie rozmawiać od strony, czy tam ta partia wygra, czy tak jest przelicznik głosu, czy inny, bo to się rozgrywają sprawy fundamentalne,
o których my nie mówimy i o których nie mówi ani partia opozycyjna, ani partia główna. Oczywiście pojawiają się głosy drobniejsze, jak chociażby pana Patryka Jakiego, tylko nikogo to nie obchodzi. Bo rzeczywiście człowiek od dużego biznesu, który wszedł do polskiej polityki i został premierem, no być może też nie jest zainteresowany, jest zainteresowany gdyby obsługą innego interesu, może powiem tak. Może on teraz walczy właśnie o to, żeby ową partię opozycyjną, w którą tak licznie pokładają nadzieję, po prostu przejąć, żeby ta partia mogła dalej obsługiwać ów interes i za jakiś czas wrócić do władzy, udać, że się różni od tej partii, która tę władzę straciła i dalej robić swoje, i dalej posuwać do przodu pewne sprawy, pewne interesy, które nie są interesami naszymi, nie są interesami polskimi. Mi po prostu brakuje takich polityków, jak politycy francuscy czy niemieccy, którzy również się zglobalizowali. Czym jest współczesny globalizm? Jest pewną formą internacjonalizmu. To znaczy my wkraczamy w erę nowego Czerwonego Ładu. Zielony Ład to jest po prostu nowy Czerwony Ład. I teraz akurat czytam książkę o Stalinie i o wielkim głodzie na Ukrainie, no i po prostu tam tyle jest analogii z dzisiejszą sytuacją, że czasami się drapię po głowie i zachodzę w głowę, jak to się dzieje, że to tak wraca. No przecież od paru dni silni razem nam przedstawiają rolników jak kułaków złych, przez których ktoś nie dojechał do lekarza, ktoś nie dojechał na chemioterapię, ktoś nie odwiedził swojej matki, dzieci się spóźniły do szkoły. Pan Krzysztof ze swoim synkiem Oskarkiem nie dojechał do szkoły na trening, bo mu kułacy, którzy za setki tysięcy złotych mają traktory, po prostu zablokowali drogę. Proszę Państwa, to są nawet, jakbyście Państwo wrócili do propagandy z okresu stalinizmu, z uniformizacji języka, to prawie są gotowe frazy w niektórych wpisach. Tylko się tam troszkę język unowocześniło, ewentualnie, znaczy w Polsce unowocześniło język, to mam na uwadze to, że więcej wulgaryzmów weszło, bo po prostu Polacy potwornie schamieli przez ostatni czas i pewne słowo na wyp stało się niemalże słowem sakralnym, że jedna z polityk tego słowa używa, szefowa klubu Lewicy i wszyscy są zachwyceni. To przecież wspaniałe słowo, które było tyle razy wypowiadane na demonstracjach, które wyniosły ten obóz do władzy. Rzucam tutaj pewien rodzaj takich zagadnień, obrazów, scenek ku przestrodze, ku przemyśleniu, ku zastanowieniu, czy my w jakimś jednym dużym spektaklu w jakimś sensie nie bierzemy po prostu udziału i czy my udajemy rzeczywiście, że pewne rzeczy nie widzimy. Znaczy my musimy bardzo proste po prostu kwestie pytać naszych polityków. Bardzo proste kwestie tutaj. To nie są kwestie jakieś złożone i tu nie chodzi o jakieś tam przeliczniki głosu, takie śmakie czy owakie, tylko generalnie o główny kierunek tej polityki i gdzie ona zmierza. Ja bardzo boleję, na koniec tylko chcę to powiedzieć, już naprawdę na koniec, ostatnie słowo, bo przepraszam, że tyle mówię. Ja się wychowywałem na różnych tekstach profesora Ryszarda Legutki, to on mnie uczył filozofii polityki, to on mnie uczył pewnego politycznego myślenia. Ja z ogromnym żalem dowiedziałem się o tym, że on został po prostu wystawiony drzwi, jak jakiś podrzędny, no nie wiem, jakiego słowa to użyć, a nie chcę tutaj dokładać się do tego słownika wulgaryzmów polskich, po prostu, że został wystawiony za drzwi na rzecz jakichś innych ludzi, którzy no, dorobku profesora Legutki jako żywo nie mają. Ja pytam w takim momencie, no to co jest grane? Jeżeli mieliśmy w Parlamencie Europejskim przez czas jakiś faceta, który jak mało kto zna się na polityce, jak mało kto ową politykę rozumie i to na przestrzeni w zasadzie dziejów, bo zajmował się też polityką starożytną, no to, gdzie są już te główne zręby myślenia politycznego i to dzisiaj też obserwujemy, bo jak Państwo by się mieli po Platona, czym są retorzy i tak dalej, to mamy cały współczesny marketing polityczny, to sprzedawają tego picu, ładnie złożonych rączek, ładnych gestów, ładnych garniturków, uśmiechniętych buźk gładkich bez wyrazu i tak dalej. To wszystko u Platona znajdziemy, tylko tam troszeczkę inna była scenaria, ale niewiele się różniła, ale co do istoty to samo chodziło, manipulowanie tłumem.
Więc no, boleję nad tym i to składa mnie do kolejnych pytań, skoro facet, który władał językiem tam jak swoim, a część polskich europarlamentarzystów, także z partii opozycyjnej, nad którą teraz bolejemy, że straciła władzę, nawet języka obcego nie zna i tam się musi mocno gimnastykować dzięki różnym tłumaczom, żeby się dogadać z kolegą parlamentarzystą, gdzie Ryszard Legutko mógł z nim pójść na piwo i sobie spokojnie w czystej angielszczyźnie z nim rozmawiać, no to napawa mi to i smutki, i niepokojem, ale oczywiście jestem też katolikiem, chrześcijaninem, więc jestem też człowiekiem nadziei i jestem jeszcze, mogę powiedzieć tak, dzięki moim dziadkom, rodzicom, spadkobiercom cywilizacji łacińskiej w rozumieniu takim, że jestem katolikiem, który wierzy w wolny wybór, w obiektywną prawdę, w obiektywne wartości, no to jest w tym jakaś nadzieja, że być może uda się jakieś resztki tej Polski, polskości uratować. Na razie po prostu na złamanie karku pędzimy w bardzo niebezpiecznym kierunku po prostu i robią to wszystkie partie systemu III RP. Fakt faktem, że mija 35 lat systemu III RP, no to jeśli chodzi o PRL, to był rok 80. Więc jesteśmy w okresie chyba przesilenia i wielkiego kryzysu i zobaczymy, co się z tego wyłoni. Dziękuję bardzo i przepraszam, że tak bardzo długo mówiłem, ale musiałem to wszystko powiedzieć i tym się podzielić. Dziękujemy bardzo. Piotr, proszę bardzo. Ja od jakiegoś czasu jestem już bardzo zdołowany tym, co obserwuję w naszym życiu politycznym, a także w tym, jak mnie zawiodła głównie co do skuteczności partia, której ja sprzyjam, czy którą wybieram. No niestety pan redaktor mnie dodatkowo zdołował. Po prostu kolejną porcję nadziei mi pan odebrał. No proszę się nie gniewać, że pana oskarżam o coś takiego, no ale tak trochę jest, że jeszcze trochę mnie pan odarł z nadziei. Ja mam takie pytanie. To pytanie wynika z niedowierzania. Czy na pewno jest tak, że ten powrót PiS-u do telewizji, tej przejętej w sposób haniebny, czy to naprawdę jest legalizacja i legitymizacja? Czy to przypadkiem nie jest po prostu krok taktyczny? Po prostu musimy się pokazywać, bo wszystko stracimy, czy tam bardzo dużo, czy więcej stracimy, jeżeli chodzi o siłę naszego przekazu, jeżeli się tego kanału dotarcia do widzów pozbawimy. Czy to nie jest przypadkiem właśnie takie raczej w pozytywnym sensie wyrachowanie? Ja oczywiście rozumiem, że to trochę nie przystoi, no, że to jest jednak dwuznaczne moralnie zgadzanie się na chodzenie tam do tej telewizji tak przejętej, ale czy to naprawdę jest takie po prostu zgoda, czy to naprawdę jest legitymizacja, uznanie, że tak można, bo ja myślę, że to jest po prostu taki taktyczny krok. Czy na pewno to jest legitymizacja i legalizacja przez PiS tego, co się stało w telewizji? Dzięki, Piotrze. Zbyszko, proszę bardzo. Ja tylko jeszcze jedną rzecz w uzupełnieniu. Ewentualnie to było pytanie do pana redaktora. Dobra, jeśli można. Rafał, chyba było pytanie, więc odpowiada, ja poczekam. Proszę bardzo, panie redaktorze. Redaktor Dudkiewicz. Nie słyszę nas chyba, redaktor. Już odpowiadam. To znaczy, albo się nie wygłasza pewnych deklaracji wcześniej. Prawda jest taka, że ciągle władze nowej telewizji i nowego radia nie są wpisane do KRS-u. To znaczy nawet w tym systemie tak zwanych wolnych sądów, które dobrze znamy i dobrze poznaliśmy przez kilka lat, nikt nie chce tego skwitować.
Znaczy z czegoś to wynika. Znaczy być może jeszcze ci referendarze sądowi są na tyle uczciwymi ludźmi, albo na tyle bojącymi się o swoją skórę, że za kilka lat to do nich przyjdą łysi i silni ludzie i ich wyciągną za habety, że pewne bezprawie kwitowali. To znaczy, jeżeli na mocy uchwały Sejmu, tam w 15 minut, jak Marcin Dębski pisał, czy tam w 30 obskoczył wszystkie rady nadzorcze z panią notariusz Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy uchwały Sejmu zmieniono prawo w spółkach Skarbu Państwa, jakimi są media publiczne, no to nic się nie stało. No to chodzimy tam, ale wcześniej nie wygłaszamy też deklaracji, że coś się stało. Znaczy unieważniamy pewien wycinek rzeczywistości, który miał miejsce. A ja rozumiem, rozumiem, dziękuję. A ja rozumiem, że to chodzi o zabieganie głosów, bo będzie być może kolejny pogrom na szczeblu samorządowym. A druga rzecz, to bym chciał poznać wreszcie kandydata na prezydenta. Znaczy, bo ja rozumiem, że taktyka w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości jest taka, że wyciągniemy jak królika z kapelusza, jak ongiś Andrzeja Dudę, tylko wtedy to była zupełnie inna sytuacja polityczna, społeczna i pod każdym względem zupełnie inna, że można sobie było taki gest pozwolić. A raczej w tej chwili, biorąc pod uwagę, w jaki sposób kwestionuje się nawet prerogatywy prezydenta, ten człowiek już powinien być pokazany, wybrany czy zasugerowany, że to będzie on. Plotki polityczne, które ja mam i które ja znam, ale mówię, to są tylko plotki. Ja tutaj nie mam wiarygodnego źródła informacji na zasadzie takiej, że z zainteresowanym rozmawiałem i on nie potwierdził. No mówi się o Mateuszu Morawieckim, czyli człowieku, który raczej kojarzy się z klęską obecnych wyborów i z pewnym stylem zarządzania, takim też medialnym, który dla mnie był, jakby to powiedzieć, no mało wiarygodny. Znaczy człowiek, który pochodzi z pewnego środowiska raczej reprezentującego bank, dużą korporację, który nie ma pewnej charyzmy, żeby mówić do ludzi z, jak to się mówi, z mniejszych ośrodków miejskich. On nie jest tam przyjmowany jako swój. No to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wiem, że on jest skutecznym politykiem na takim poziomie, że umie w te różne intrygi partyjne grać, że ma pewne zaplecze, że ma pewne umiejętności, no ale to jest krach dla tej partii. Nie oszukujmy się. To znaczy, to będzie kompletna klęska, to będzie pogrom na poziomie takim, że no, oby druga tura była, chociaż moim zdaniem, jak patrzę na teraz premiera Donalda Tuska, mimo wszystko mam szacunek dla urzędu, dlatego mówię premiera Donalda Tuska, bo jest premierem jednak mojego kraju, czy ja się z tym, czy się z tego powodu cieszę, czy się nie cieszę, to jest jednak mój kraj, a on jest tutaj przez chwilę, mimo wszystko, to uważam, że to Donald Tusk chce zostać tym prezydentem, ponieważ wszystko wskazuje na to, aby te wyniki się dalej pogłębiały. Mówię tutaj o wynikach przewidywanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że siły lewicowo-zielone za Zielony Ład będą jednak odstawione na bok. Tylko mówię, ten Zielony Ład to jest pewnego rodzaju przykrywka dla dużo grubszych globalistycznych interesów, już nazwijmy to po imieniu, gdzie końcówki tego systemu są również w Stanach Zjednoczonych. Mam tutaj na myśli zyski ludzi, którzy obmyślili na przykład cały system wyliczania ETS-ów. To jest system, który jest wymyślony przez kumpla Al Gora, który jest prorokiem klimatyzmu od dobrych tam 20 już paru lat. Tam pierwsze książki na ten temat to się ukazywały na przełomie lat 80. i 90., a potem on dał swoją twarz do piania o tym, że jest globalne ocieplenie i dopóki my tam właśnie nie wyzbędziemy się własności, nie będziemy płacić horrendalnych cen za rachunki i tak dalej, nie będziemy eksperymentowali znowu społecznie, to wszyscy umrzemy, zatopią nas oceany i będą gradobicia i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie bajki nam są już opowiadane od kilkunastu, dziesięciu już nawet lat, ale to wszystko się w jakimś sensie gdzieś tam zrodziło w Ameryce. I o co w tej grze też chodzi? No chodzi o to, że w całej Unii Europejskiej, w całej Europie, nie tylko w Europie, no jest nadwyżka jedzenia w jakimś sensie, jest nadwyżka produkcji. Ta produkcja też nie zawsze jest do końca opłacalna, więc się do niej dorzuca, ale co to nam zapewnia? To nam zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. To znaczy my mieliśmy już takie doświadczenie, za które teraz będzie ścigany zresztą pewnie jakiś podrzędny urzędnik summa summarum, czyli to, co dzisiaj znowu też się ukazało w postaci raportu
wyniku nieprawidłowości przy sprowadzaniu respiratorów i maseczek, gdzie rzeczywiście zaangażowano handlarza bronią do tego, żeby owe respiratory kupił. Nie kupił, zniknął z pieniędzmi, zaangażowana w to była agencja wywiadu i okazuje się, że tam niby facet gdzieś tam w Londynie zmarł, a żona spaliła jego prochy, więc nawet nie można zrobić żadnych tam porównań DNA, czy to rzeczywiście on tam umarł, zginął i rozsypała je rzekomo, więc nie ma sprawcy, nie ma sprawy. Można by tak po kawkowsku powiedzieć. A sprawa jest, bo co ona odsłoniła pandemię? Znaczy to, że Europa, bo to był jakiś rodzaj gry, to jest już inna sprawa, zostawmy to dzisiaj na uboczu, bo to jest dużo poważniejsza sprawa moim zdaniem, bo teraz czytam książkę Roberta Kennedy'ego, który pisze z punktu widzenia amerykańskiego, a to polityk demokratów, nie tam jakiś szalony republikanin, aby ktoś chciał zarzucić, który wskazuje na różne dziwne rzeczy, które się przy tej okazji działy i że walka trwała też o bardzo wielkie zyski korporacji różnego typu, ale nie tylko tych, które nam sprzedawały szczepionki, ale także korporacje cyfrowe, pewnego rodzaju inżynieria społeczna była też realizowana i testowana i sprawdzana podatność na różne komunikaty i tak dalej, ale mówię, zostawmy to na razie na uboczu, bo to jest inna sprawa. Ale no właśnie, okazuje się nagle, że Polak nie mógł takiej maseczki za 5 groszy produkować, bo te zakłady w Polsce kiedyś produkowały tego typu rzeczy, ale zastosowano outsourcing globalistyczny, czyli że będziemy to kupowali od Chin i w Polsce te fabryki zlikwidowano. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, na przykład w Polsce nie będzie żywności, będziemy zależni od dostaw. I pojawi się kolejna, na przykład pandemia, albo wichura, albo nie wiem, zablokują kanał sueski, albo jakiś inny. Co będziemy mieli? Tą trawę, którą tutaj nam zasadzą? Ten torf? Szyszki z drzew? Więc to jest naprawdę bardzo poważna zabawa i no właśnie, no i tutaj musimy politykom uporczywie te same pytania zadawać tak naprawdę. Co wy z tym zrobicie? Co wy z tym zrobicie? To jest kwestia naszego życia, bezpieczeństwa, naszego dobrobytu. Co wy chcecie tam udawać, że tam jak postawicie kilka wiatraków na Morzu Bałtyckim, to my klimat zmienimy na całym świecie i przestaną być trzęsienia ziemi, wichur i tak dalej, no to wszystkie głupoty. Arsenał środków jest ogromny, to jest inna sprawa w ogóle na inny pokój, żeby porozmawiać o tym, jak się rodziła religia globalizmu, bo z jednej strony to jest religia, pewna forma panteizmu, a z drugiej strony jak pod osłoną tego panteizmu będzie istniała próba wdrażania nowych rozwiązań ekonomicznych, społecznych, politycznych itd. itd. Ja mówię, dla mnie to jest nowy czerwony ład, ale to przy innej okazji uargumentuję. Nie wiem, czy w sposób zadowalający odpowiedziałem na pana pytanie. Próbowałem, ale pytań się we mnie wiele mnoży, jak patrzę na to wszystko, co obserwuję, ale muszę powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, która płynie z obserwacji wczorajszych protestów, że rolnicy są jednak bardzo mądrymi ludźmi, to znaczy inaczej te protesty zorganizowali, żeby uniknąć sytuacji z 6 marca, czyli rzucania przez dziwnych ludzi kamieniami w policję, która owe kamienie odrzucała, co mieliśmy zarejestrowane na wysokości sceny Kancelarii Prezydenta w Warszawie i tak dalej, żeby nie włożyć się w sytuację bezpośredniego starcia. To był bardzo mądry zabieg i tutaj organizatorzy myślą i chwała im za to. Ja w tym kontekście zadam pytanie, dlaczego nasi rolnicy muszą być tak ostrożni w swoich działaniach, bo rolnicy niemieccy, holenderscy takich oporów do wjeżdżania do centrów miast nie mają. Takie porównanie mi się nasuwa, może u nas jest większy zamordyzm de facto tak, niż w zachodniej Europie. Tu pan sobie sam odpowiedział na to pytanie, to znaczy my jesteśmy takim krajem, my jesteśmy też takim narodem, który został bardzo mocno przetrenowany przez historię. Mam tu na myśli przede wszystkim wielką katastrofę dziejową, jakim była dla nas II wojna światowa. Pozbawienie i wytrzebienie w pień elit w zasadzie przez niemieckiego okupanta, a na kresach przez sowieckiego okupanta, a potem wjechali na czołgach dziadkowie
różnych ważnych person, które dzisiaj wracają do polityki i do mediów, nie będę w tej chwili nazwisk wskazywał, nie ze względu na ostrożność procesową, bo się akurat nie boję, jeżeli używam tutaj konkretnych faktów i konkretnych nazwisk, i oni tam nam tą wtedy pierwszą praworządność instalowali, prawda? Na Rakowieckiej, we Wronkach, w Rawiczu, w wielu innych miejscach, zresztą w każdej miejscowości były powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego i tam były piwnice i w tych piwnicach właśnie ustalano, jak będzie wyglądała nowa praworządność. Proszę pamiętać, że pomiędzy 1946 a 1948 rokiem, czyli jeszcze przed okresem tego właściwego stalinizmu w Polsce, zabito sądownie, bo tak to też należy nazwać, to już są sprawy, jak to się dzisiaj mówi ładnie z angielska, case studii, które zostały już przebadane przez historyków, także Instytutu Pamięci Narodowej, które pan Wziątek chce zamknąć, wczoraj to ogłosił. Proszę państwa, dziennie było ogłoszone 3 wyroki śmierci przez te prawie 3 lata. Przez 1000 dni ogłoszono dziennie 3 osoby na mocy wyroków sądowych umierały w różny sposób, w różnych celach, pod celą, w sposób karygodny. Część w ogóle tych osób, gdzie one leżą, do dzisiaj nie wiemy, prawda? Pan profesor Szwagrzyk od lat prowadzi swoje badania. Cynizm jeszcze tej ekipy poprzedniej polegał na tym, znaczy poprzedniej, z poprzedniego ustroju, o którym mówi się, że jest ustrojem minionym, chyba nie do końca. To tam była taka sytuacja, że ta łączka, to co znamy pod zbiorczym hasłem łączka, to był teren cmentarza połązek wojskowych. Jak ktoś z państwa pamięta, tam był wcześniej śmietnik, takie miejsce, gdzie się wynosiło znicze. A to były te groby tych różnych osób, które były mordowane, w tym także ważnych dowódców podziemia polakowskiego czy narodowego. A potem komuniści wpadli na taki diaboliczny pomysł, bo komunizm to jest w ogóle diaboliczny system, żeby tam zrobić cmentarz dla tych, którzy ich mordowali. Bo tam na przykład leży prokurator Mobinger. A jego wnuczek protestował pod Sejmem przeciwko ustawie, którą zawetował ostatecznie Andrzej Duda w lipcu 2017 roku. To taka ciekawostka. Dlaczego Andrzej Duda zawetował tę ustawę? To jest też ciekawostka ogromna. Co tam na niego wpłynęło? Kto tam przyszedł i co powiedział, że on się wycofał, żeby zrobić reformę ustroju sądów powszechnych w Polsce? No ale to właśnie takie osoby leżały. Czyli ci, którzy tam wcześniej skazywali, oskarżali, mordowali, różni notable komunistyczni byli pochowani, grzebani na zwłokach tych różnych osób. I my, krótko mówiąc, nasza ciągłość elit, ciągłość pewnego etosu wychowania, ciągłość majątkowa, która jest bardzo ważna i łączy się z tym wszystkim, no bo człowiek bogaty, który ma zgromadzony jakiś majątek, no co robi? No chce to przekazać swoim dzieciom. A te dzieci co chcą? No chce przekazać swoim wnukom. Więc na czym mu zależy? Na tym, żeby w państwie, w którym on żyje, no właśnie ta ciągłość instytucjonalna były, sprawiedliwe sądy, żeby były, żeby był nadzór nad tymi sądami, czyli jakieś tam w miarę przyzwoite media. No na tym zależy elicie każdego kraju, prawda? No więc na tym zależy Jean-Pierre z Paryża, jednak no chce, żeby jego syn w tym Paryżu też był kimś, albo tam w Montpellier, albo żeby miał tam w Nicei jednak tą willę, którą on ma po swoim dziadku. No tak wygląda ciągłość elit i kultury w każdym rozwiniętym, cywilizowanym kraju. Podobnie tam Hans chce, żeby jego syn Jürgen też miał tam pod Hamburgiem jednak ciągle tę kamienicę i w niej żył, tak jak żył jego dziad i pradziad, i żeby te meble nie spłynęły w jakiejś wojnie, w jakimś powstaniu, żeby tam jakiś Iskander w to nie trafił. Więc on robi rozsądną politykę z punktu widzenia Berlińczyka, prawda? Bo jest zatrudniony teraz w NSZ-cie, powiedzmy, niemieckim, i jemu zależy, żeby ta polityka działała na rzecz Niemca skutecznie i żeby ta polityka była skutecznie realizowana. To na tym mu zależy. I podobnie tam jest z Hiszpanem, Portugalczykiem. U nas ta ciągłość została zerwana, ponieważ ci ludzie byli w sposób okrutny, bestialski, torturowani, mordowani. Najpierw po wrześniu 1939 roku, po 1 września przez Niemców. Jest, proszę państwa, wspaniała książka i wspaniały audiobook. Ja to wszystkim chcę polecić. Książka jest może trudna w lekturze, bo ma swój specyficzny język, ale wspaniały audiobook, który wydał Instytut Pamięci Narodowej. Nie wiem, może gdzieś to jest tam na YouTubie, może ktoś to wrzucił, ten audiobook. I to jest dziennik pułkownika
Wójta Lipińskiego w interpretacji, znakomita interpretacja Mariusza Banaszewskiego, wielka sprawa. On czyta ten dziennik, tam są wkomponowane tej wspaniałej instytucji, która właśnie umiera, Polskiego Radia, która ma swoją jeszcze historię przedwojenną, zachowały się płyty z nagraniami pułkownika Lipińskiego, który od pewnego momentu odpowiada za propagandę przy obronie Warszawy. I on tam, no, to był człowiek taki typowy warszawiak, a typowy warszawiak, jaki był do niedawna, nie ten chamski, to był człowiek z poczuciem humoru, inteligentny, sprytny, ale przede wszystkim dowcipny, z pewnym takim właśnie etosem, takim swojackim etosem. To byli warszawiacy prawdziwi, fajni. I on o tym wszystkim mówi ludziom, przeczyta komunikaty z frontu, ale są też takie sceny, kiedy już ta Warszawa powolutku umiera w tym wrześniu 1939 roku, kiedy płoną coraz większe połacie miasta, kiedy Niemcy już bombami zapalającymi miasto to piękne, kochane moje Warszawa niszczą. I on to opisuje. To są sceny, proszę Państwa, apokaliptyczne. Jest taka scena z 24-25 września 1939 roku, gdzie pułkownik Lipiński idzie przez plac Napoleona, tam gdzie dzisiaj jest plac Powstańców Warszawy, czyli też budynek Taju Telewizji Polskiej, i otaczają go płomienie zapadających się od środka kamienic pod wpływem tego ognia, i on ma łzy w oczach, bo widzi koniec też Polski, jaką zna, widzi koniec miasta, które kocha, z którym jest związane, widzi koniec pewnego okresu, no, historii, jak on ją widział od 1918 roku. Na deser powiem tutaj, przepraszam, no, to słowo tutaj jest nieadekwatne, pułkownik Lipiński prawdopodobnie został zamordowany przez UB, znaczy upozorowano samobójstwo tuż po wojnie we Wronkach, no bo należał nie do tych, którzy przyszli na tę ziemię, żeby właśnie wprowadzać praworządność według nowego wzoru. I tak to wygląda. Po prostu my nie mamy elit, które są swojskie, swojackie, nasze. My jesteśmy po przemieszczeniach. Ja też jestem z takiej rodziny, gdzie, proszę Państwa, po wojnie każdy z moich wujków, ciotek rodził się gdzie indziej. Ja kiedyś taką mapę zrobiłem, to tak nie bardzo mogłem dojść. Mama się rodziła tuż za Bugiem w 1939 roku. W wyniku stresu babcia 25 września powiła moją mamę jako trochę wczesne dziecko, więc cudem moja mama przeżyła w 1939 roku. A potem się wszyscy rodzili. Tu Lidzbark Warmiński, tam tu pod Wrocławiem, tu mama potem w Szczecinie, w szkole i tak dalej, i tak dalej. Po prostu gigantyczne wędrówki ludu. A z czym to się wiązało? Z utratą jakiejkolwiek własności. Moi rodzice, zabierając ślub, i kiedy powiła, przyszła na świat moja pierwsza siostra, mama nie poddała się i nigdy nie myślała o aborcji, dla mnie aborcja to była zbrodnia, to moja mama z moim ojcem mieszkała w wynajętym mieszkanku w Olsztynie na początku lat 60. i mieli dwa krzesła, łóżeczko dla mojej siostry i wersalkę. A mimo to się kochali, a mimo to nie widzieli problemów, żeby mieć kolejne dzieci, czyli naszą kolejną dwójkę, moją drugą siostrę i mnie, prawda? Ale oni byli ludźmi, którzy nie mieli żadnej przynależności w zasadzie od pewnego momentu, bo świat ich dziadków to był w ogóle świat już za granicą. To osoby, które przed 1939 roku urodziły się na polskiej Litwie, na Białorusi czy na Ukrainie Zachodniej, to miały wpisane w dowodach co? Urodzeni w ZSRR. Więc no i weźmy teraz pod uwagę tych wszystkich, którzy poszli właśnie gdzieś w kierunku Bytomia ze Lwowa, w kierunku Wrocławia, Szczecina, no zaczynali żyć od nowa i to w ogóle w scenarii im obcej, jeśli chodzi o scenarii urbanistyczną, przestrzenną, więc my nie mamy takiego też poczucia. Przepraszam, że mówię w liczbie mnogiej, bo może kogoś to razi, ja tego też nie lubię. Ja mogę powiedzieć, jestem z takiej rodziny, że nie mam tej przynależności, że mogę powiedzieć, to jest moje miejsce tak naprawdę, bo to mój pradziad, czy tam prapradziad w XVIII wieku zbudował dom, fabryczkę, cukiernie i my sobie tak tu fajnie żyjemy od XIX wieku. Ja tylko dbam o to, żeby to, co stare, się nie rozpadło, a dobudowuję nowe, no bo to jest też mój gest wobec przeszłych pokoleń, wobec mojego pradziada, który to założył, i mam ten swój interesik od XIX wieku. No, u nas nie, u nas jest zerwanie pokoleniowe, ciągłości elit, przestrzeni, materialne. Co drugi z nas zaczyna od zera co jakiś czas. No i a to nie skłania elity do myślenia, że kurczę,
przecież po mnie będą następne pokolenia. Muszę zadbać, żeby ta Polska, nie wiem, była dalej fajna i się rozwijała. No, więc plus są takie przypadki, które się robi w polityce wobec krajów, które się traktuje jako kraje skolonizowane czy peryferyjne, to znaczy my tam założymy wam elitę, nie? My tam wam przyślemy speców od PR-u, marketingu i wam tam założymy fajnego prezentera, zostanie marszałkiem Sejmu. Proszę państwa, no można powiedzieć, wspaniały kraj. Prezenter telewizyjny może zostać marszałkiem Sejmu. To jest wielki awans, wspaniała sprawa, bo to Ameryka w XIX wieku taka była. No, tylko pytanie, czy własnymi siłami ów prezenter ciężką pracą wytężoną został owym marszałkiem Sejmu? Czy tam poszły za tym pieniądze, jakieś tam układziki, może jakieś nielegalne pieniądze, może jakieś służby się w to włączyły? Wszystko teraz zadaję pytanie, a tego nie jestem pewien, no, ale proszę państwa, no, z jednej strony można powiedzieć, wspaniała sprawa. Prezenter telewizyjny amerykańskiej stacji Discovery został marszałkiem Sejmu. No, coś pięknego. Jeszcze parę lat temu musiał się wygłupiać w jakichś programach, a teraz już jest marszałkiem Sejmu, no wspaniały kraj, nie? A może jest odwrotnie, a może tak nie... No, ale u sąsiadów na Ukrainie mamy podobny kajs. Bo my wszyscy jesteśmy z tego świata postsowieckiego. Tylko my na szczęście mniej niż Ukraina, w tym sensie, że tam ten postsowietyzm jest dużo silniejszy i dużo, dużo gorszy. Oczywiście nie na całej, bo Ukraina się różni wewnętrznie, na różne sposoby, o tym można dyskutować. I dłużej stawiała opór Sowietom, niż mimo, że była w gorszej sytuacji. To też tam trochę mówi o tym, że my trochę podbarwiamy nasze bohaterstwo polskie i czasem przypisujemy zbyt wiele w porównaniu do niektórych innych nacji i przez to trochę osłabiamy te nacje, żeby się wyróżnić na ich tle, no bo Finowie strzelali do Sowietów tak skutecznie w 1939 roku, że niby tę wojnę przegrali, tak naprawdę nie dano im wygrać, no bo głupio byłoby Stalinowi, który już się układał z Rooseveltem i Churchillem powolutku, no jeszcze się wtedy nie układał, bo czekał na Hitlera i się doczekał, ale to jest inna sprawa. Kończąc... Mogę pana o coś zapytać? Bardzo proszę. Czy pan wie, kto zwał Katowice po 1953 roku? Stalingrad, oczywiście. Dokładnie. No. No i tam pracowali coś urzędnicy, prawda? Proszę pani. Tak, i większość tam urodziła rodzinę. I mają dzieci. I oni jeszcze mają wnuków. No, to mamy odpowiedź. Dlaczego Rafał, tak powiem, może teraz damy, panie Rafale, może teraz damy głos Zbyszkowi, bo on odstąpił. Ja tylko szybciutko, ja wrzuciłem tutaj to, o czym Rafale wspomniałeś, Lipińskiego, podcasty u góry są, więc można, cała seria można sobie tutaj zachować i wysłuchać. Wspaniały człowiek, wspaniała Polska, też niesamowita jest tam scena, ona w sobie wzmacnia mnie, bo tam przed chwilką któryś pan Damian, który kierował do mnie pytanie, ja przepraszam, nie chcę pan odbierać nadziei, ja mówię, jestem katolikiem, ja wierzę głęboko w nadzieję i w dobro, piękno i prawdę, ale tam jest taka piękna też scena, proszę państwa, z 4 albo z 5 września, kiedy pułkownik Lipiński idzie na Aleję Szucha i tam nagle widzi pakujących się urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, różnych decydentów, którzy powolutku uciekają w kierunku Zaleszczyk. I on jest tym zdegustowany i zniesmaczony i tym bardziej podejmuje decyzję, że on będzie właśnie w tej Warszawie do końca, bo musi być z tymi swoimi ziomkami, współobywatelami, musi ich wspierać, nie może uciec. Jego ta scena gorszy, a potem wykazuje naprawdę człowiek ogromny heroizm. Wspaniała postać, doskonała naprawdę interpretacja Mariusza Banaszewskiego. Mariusz Banaszewski wykonał wielkie dzieło, wspaniała sprawa. Zbyszek, proszę. Znaczy ja tylko chciałem jakby uzupełnić jeszcze temat związany z telewizją, ale pod kątem infrastruktury, bo oczywiście jestem na wskroś krytyczny odnośnie postawy telewizji i tego przekazu, który był w telewizji. Znaczy moim zdaniem po 2017 roku, kiedy w 2015-16 tam to naprawdę się dobrze oglądało tą telewizję, ale moim zdaniem to raczej była siła takiego rozpędu i jakby jeszcze wszyscy nie wiedzieli, jaki będzie przekaz. Potem ten przekaz się zradykalizował i moim zdaniem nie odpowiadał mojemu poczuciu estetyki.
Natomiast będąc krytycznym w stosunku do jakby przekazu i tych rzeczy, o których mówił tutaj mówił Rafał, to jest jedna rzecz. Telewizja Polska wyłożyła ogromne pieniądze, o których mało kto wie, ale wydali ogromne pieniądze i bardzo dobrze je wydali pod kątem sprzętu i infrastruktury. Przeprowadzili całego MUKS-a, wprowadzili na MUKS-a TVP Sport. Mnóstwo rzeczy pod kątem infrastrukturalnym zostało przeprowadzonych i dzisiaj, co spowodowało to, że poprzez zakupy takich masowych wydarzeń sportowych, jak i kulturalnych, które powodowały, że TVP było znaczącym graczem na rynku reklamowym. I moim zdaniem, osobiście z mojego punktu widzenia, rozwalenie i zaoranie telewizji polskiej będzie przy akceptacji. Nikt nie rzuci się w obronie, w cudzysłowie w obronie TVP, żadni dziennikarze z innych stacji, ponieważ wszyscy oni będą chcieli podzielić ten tort, który pozostanie po rynku reklamowym, a to są ogromne pieniądze. Telewizja Polska znika wtedy z rywalizacji o duże wydarzenia sportowe, które w Telewizji Polskiej były Mistrzostwa Świata, była Olimpiada, to były potężne zakupy, które komercyjnym telewizjom odebrały bardzo duże przychody. Natomiast jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, i nie sądzę, żeby to się zmieniło, i to pokazuje postawę telewizji polskiej, jak jeszcze pracowałem w Canal Plusie, to właściwie i pracowałem w zespole, który zajmował się sprzedażą telewizji z prawami do odtwarzania w przestrzeni publicznej i telewizją hotelową. I finalnie, tak na dobrą sprawę, do oferty Canal Plusa, czyli do oferty jakby oferowania kanałów pakiet TVP, to mają wrażenie, że to my żeśmy w ramach Canal Plusa bardziej nam zależało, żeby w naszej ofercie pojawiła się TVP niż samej TVP. I jeszcze jedna sprawa jest istotna w kontekście telewizji. To jest, musiałbym sprawdzić, ale do 2019, do 2020 Telewizja Polska, znaczy jedyną stacją telewizyjną, informacyjną, która legalnie mogła być odtwarzana w przestrzeni publicznej, w Polsce był tylko i wyłącznie TVN. Żadna inna stacja legalnie nie może być odtwarzana w Polsce w przestrzeni publicznej, ponieważ nie ma uregulowanych praw autorskich do kontentu, którym dysponuje. I nasuwa się pytanie, że o ile rozumiem, dlaczego przed 2015 roku taki stan rzeczy był, natomiast w ogóle nie rozumiem sytuacji tej, że TVP Sport, czyli w normalnych komercyjnych telewizjach te kanały sportowe są nośnikiem ogromnych przychodów. Czy TVP Sport, czy TVP Info nie miały wyregulowanych praw autorskich do odtwarzania publicznego? I co więcej, czyli każdy odbiornik telewizyjny w Polsce, który siał i prezentował content w TVP Info, robił to niezgodnie z prawem i łamał prawo. Więc takich rzeczy jest naprawdę, i mówię, pod kątem infrastrukturalnym, moim zdaniem też jeszcze jedna rzecz ostatnia, zarówno dostawcy telewizji kablowej, jak i telewizji satelitarnej, czyli Wydechu, czyli Polsat, Canal Plus i kablarze, szykują się do podniesienia ARP-u, takiego minimalnego obrotu, jaki będzie na telewizji, z tego powodu, że oni biznesowo wychodzą z założenia, że MUKS, czyli telewizja naziemna, zostanie zaorana w tym wydaniu, czyli właściwie państwo polskie nie będzie miało platformy do w miarę taniego i w miarę prostej emisji kanałów telewizyjnych.
a będzie ona tylko i wyłącznie możliwość dystrybucji przy pomocy kabla, internetu i telewizji satelitarnej. Więc to są też takie rzeczy około biznesowe, które się będą działy i z doświadczenia wiem, że te pieniądze już zostały podzielone i prowizje najprawdopodobniej w takiej czy w innej formie zostaną wypłacone, czy w formie gotówki, czy w formie dekady promowania polityków i pewnego rodzaju polityki na swoich antenach. To tyle, dzięki bardzo. Ja się tutaj, Zbyszku, z tobą nie zgodzę. Z bardzo prostego powodu. Bo to jest też kompleks, który tkwi gdzieś głęboko w Jarosławie Kaczyńskim. Bo dlaczego nie powstały żadne media, jakby to powiedzieć, alternatywne w czasie, kiedy PiS był przy władzy. Z tego powodu, że Jarosław Kaczyński obawiał się sytuacji Donalda Tuska, to znaczy bycia zakładnikiem TVN-u. W sumie Discovery. I on nie chciał być zakładnikiem tej stacji, a był, mimowolnie był, bo musiał tam raz po raz występować, bo to była stacja, która udzieliła mu ogromnego wsparcia, bo to jest stacja, która jest robiona mega zawodowo i mega profesjonalnie. Tego nie odmówię TVN-owi. A teraz ma drugie narzędzie, które jest narzędziem kontrującym wobec TVN-u i nie znam takiej sytuacji, takiego polityka, który się takiego narzędzia wyrzeknie. On nie chce mieć tej telewizji oczywiście silnej, to nie będzie telewizja, która była zapowiadana, że to będzie telewizja, która będzie właśnie patrzyła władzy na ręce i tak dalej. No nie, no patrząc tam po składzie personalnym, no Karolina Opolska, która zaczynała swoją karierę i kilkanaście lat ją prowadziła w TOK FM, potem w Onecie, no ona nie zacznie nagle atakować podejrzewam tego rządu, ani samego pana premiera. Nie będzie tego też raczej robił Maciej Orłoś, który boleje nad tym, że mu tam oglądalność spada przez PiS, jak twierdzi, i nie będzie tam jeszcze kilka innych osób tego robiło. Po prostu chodzi o to, żeby odtworzyć raczej pewien rodzaj rzeczywistości z lat 89 czy tam 90, 2003, czyli do afery Rywina. To znaczy, że będzie kilka nośników. Wiadomo, że prasa drukowana już się kończy, że już potęgi dziennika Gazety Wyborczej nie będzie, tylko będą się liczyli wszyscy ci na rynku, którzy mają wpływ na pismo obrazkowe, czyli na obraz, czyli na telewizję, czyli na media. Stąd taka złość całego establishmentu na Kanał Zero pana Stanowskiego. To znaczy ona się bierze z tego, że Stanowski wszedł, kopnął drzwi i powiedział, patrzcie kurde, jak to się robi. Robi to profesjonalnie, robi debaty, które są poświęcone sprawom, którymi powinna zajmować się media publiczne, bo to on zrobił debatę i o aborcji, i o Zielonym Ładzie wcześniej, i o CPK, i o wszystkich kwestiach, które dotyczą naszej rzeczywistości. Stąd tak szaleńcze, głupie też, no bo one są głupie formy, znaczy to wszystko jest śmieszne, co robi Gazeta Wyborcza, bo znowu on odbiera monopol, a monopol miał być taki, że miał być TVN, TOK FM, RMF, Radio Z, radio publiczne, które miało być gorszą wersją tych stacji, nie stanowić dla nich zagrożenia, nie konkurować. Jednak ja pracując w PR24 wiedziałem o tym, bo miałem wgląd do słuchalności. Nie byliśmy tam oczywiście główną stacją głównego wyboru, ale jednak konkurowaliśmy. Obecne władze straciły, na przykład jeśli chodzi o słuchalność PR24, ponad 50%. Normalnie to tam powinny polecieć głowy i powinni być wyrzuceni decydenci za coś takiego, bo to jest jednak spółka Skarbu Państwa, nic takiego się nie stanie, bo jest oczywiście tutaj twardy nadzór polityczny i tak samo w telewizji. To nic, że tam spadła oglądalność o kilkadziesiąt procent, bo też jak gdyby o to chodzi. Oczywiście ten aspekt biznesowy, o którym ty mówisz, jest ważny, ale przede wszystkim Donalda Tuska, Bartłomieja Sienkiewicza and consortes nie jest ważny aspekt biznesowy, tylko aspekt sprawowania władzy.
I dlatego mówię, Stawowski wchodząc z kanałem Zero rozwala po prostu ten monopol, który miał być znowu takim monopolem jak do afery Rywina. Gazeta Wyborcza tłumaczyła Polakom, za co się mają wstydzić, za co mają Polski nienawidzić, że patriotyzm to już jest w zasadzie nacjonalizm, a nacjonalizm, jak wiadomo, prowadzi do faszyzmu, a faszyzm to jest Holokaust i dymiące komory i tak dalej, i tak dalej. I teraz była znowu, czy jest próba odtworzenia tego świata, no i to nie wychodzi. No i to nie wychodzi, no bo nagle wychodzi Stanowski i rozwala rynek i robi wywiad i z prezydentem i z wieloma innymi politykami i osobami i nagle to on narzuca temat, to jest agenda do dyskusji, jeśli chodzi o media społecznościowe, to jego programy mogą ludzie w mediach społecznościowych. Ja mam pytanie, czy to jest ktoś, komu naprawdę zależy na Polsce? Ja nie wiem tego, to trzeba zapytać Krzysztofa Stanowskiego. No właśnie, ja nie wiem tego. Ja cały czas słucham dywagacji i to mnie strasznie wkurza. Ja z Polski musiałam wyjechać w 2012, kiedy rządził pan Tusk, i wyjechałam i nigdy się w politykę więcej nie wkręcałam, dopóki nie wyszłam za mąż, bo mój mąż jest bardzo politycznie ukierunkowany i w związku z tym też zaczęłam być. Zbyszko, to inne. Zbyszko, chciałeś się do tego jeszcze odnieść, bo tutaj zaczyna być dyskusja wokół TVP, więc ja bym prośbę, żeby pani... Proszę, Zbyszko. Dobrze, ja się tylko szybko odniosę. Znaczy, Rafał, żeby była jasność, ja mówię o tym, że ten ruch, o którym ty mówisz, ta rozwałka i spadek oglądalności i przede wszystkim pilnowanie nurtu, to jest jedna rzecz. Natomiast to, o czym ty mówisz, że jeżeli spadło, mi chodzi o tą rzecz, o którą ty mówiłeś. Na przykładzie radia, jeżeli radiu temu, w którym pracowałeś, 24, Polskie Radio 24, spadło 50%, to ci ludzie nie wyparowali. Oni gdzieś poszli. I jestem w stanie postawić dolary przeciwko orzechom, że zamian za to, czyli nie obrotem gotówką, ale obrotem w kontekście tego, że jest migracja słuchaczy i migracja oglądalności do innych stacji komercyjnych, to te stacje komercyjne staną się wartownikiem i strażnikiem obecnie rządzących, bo oni sobie świetnie zdają z tego sprawę, że to jest gwarancja dla nich twardych przychodów. I przy całym szacunku dla pana Stanowskiego, i tutaj żeśmy rozmawiali, i dla dziennikarzy, którzy tam są, może być i nawet tam 1000 dziennikarzy, ale bez infrastruktury, bez technologii, bez całego wsparcia, zaplecza i ogromnych milionów czy miliardów złotych, które zostały wyłożone, bo telewizja i radio to jest system. To jest, ja patrzę na to poprzez system, poprzez wszystkie te elementy, które się na to składają. I tutaj to podejście, które było, czyli budowa MUKS-a i TVP, miało możliwość tego, żeby po prostu stać się poważnym graczem, szczególnie z pieniędzy, które były w telewizji i w radiu, czyli z rynku reklamowego, bo oni z tego żyją. I degradacja tych podmiotów będzie dalej trwała, a nawet jeżeli coś się będzie złego działo, to wartownikami obecnej władzy będą beneficjenci, czyli komercyjne radia i komercyjne stacje telewizyjne, które będą przytulały te pieniądze. Dwa, uderzenie w MUKS-a i w DVB-T jest to zagwarantowanie stałych miesięcznych przychodów wynikających ze sprzedaży. Tylko o to mi chodziło. Zgadza się, Zbyszko, ale teraz nie wiem, to nie jest pytanie do ciebie, bo ty nie reprezentujesz tej instytucji ani tych osób, ale wytłumacz mi, jak to się stało, że przez 8 lat przy dogodnym systemie władzy, gdzie rząd i prezydent to była jedna i ta sama opcja, przez 8 lat nie udało się stworzyć skutecznej systemu abonamentowego, który by na przykład gwarantował... Znaczy, ja tobie odpowiem. To ja mogę ci bardzo szybko odpowiedzieć, ponieważ był potężny opór i potężna dwie grupy. Znaczy, po pierwsze Discovery z jednej strony, grupa Vivendi, Francuzi w postaci Orange'a i grupy Vivendi z drugiej strony, plus telewizje kablowe i plus te podmioty, które były z trzeciej strony, bo pomysł był taki, że abonament miał być ściągany i nawet była propozycja taka, że ten abonament by kosztował kilkanaście złotych, ale żeby te koszty abonamentu przerzucić na dostawców telewizji,
bo finał jest taki, że jeżeli kupujesz telewizję od telewizji kablowej, to równie dobrze ten opłatę, ten abonament radiowo-telewizyjny powinien, mógłby być ściągany przez operatorów dostarczających telewizję. Z tym, że operatorzy telewizji i kontentu zdają sobie sprawę, że na rynku tym, na wolnym rynku jest tak zwana wojna cenowa i jeżeli załóżmy dzisiaj średni przychód w Kanal Plusie, bo to akurat wiem, jest na poziomie 38 zł, to jeżeli dołożysz abonament radiowo-telewizyjny nawet na podstawie 10 zł miesięcznie, bo to czy nawet 5 zł miesięcznie, bo to były tego typu kwoty versus gdyby to faktycznie ściągnąć i przerzucić na nich i wtedy byłoby 3 czy 4 graczy, którzy by przelewali, w ogóle to byłby kosmos z oszczędnościami. Na kasie można byłoby spać w tym momencie, bo odpadają wszystko. Jedno dokończę tylko jedną rzecz. I problem polegał na tym, że ci operatorzy doskonale wiedzieli, że w toku rywalizacji z innymi podmiotami finalnie i tak będą musieli obniżyć do tych 38 zł, czyli będą pomniejszą swoje przychody o ten abonament radiowo-telewizyjny. I to był główny opór. Poprzez swoje lobby, poprzez swoje wpływy wywarli nacisk na rządzie i na, podejrzewam, tych, którzy mieli tam jakieś wpływy i moim zdaniem przyjęli klasyczną zasadę, która jest w polskiej polityce bardzo często. Ty nie mówisz, ja nie pytam i jakoś to będzie. No to jest akurat prosta odpowiedź. Dziękuję. Panowie, chwileczkę, momencik, bo troszkę dominujecie. Mamy tutaj Rafała Otopie też, który chciałby może odnieść się do tego i możemy prowadzić rozmowę, ale po prostu dajmy też usłyszeć inne głosy. Bardzo proszę, panie Rafale. Znaczy nie, to co słyszałem jest bardzo interesujące i po części się zgadzam, a w jakiejś tam części oczywiście nie. Jeżeli chodzi o media, internet jest medium, w którym ja akurat pracuję, a po prostu nie narzekam. Kwestie infrastruktury biorą na siebie w korporacje typu YouTube. I te kwestie infrastruktury w tym momencie znikają, dystrybucji sygnału i to jest ogólnopolskie, ogólnoświatowe. Tego media nasze nie mają. Nasze media nie są ogólnoświatowe. Nie trafiają do wszystkich Polaków na całym świecie, a media internetowe trafiają. Rafał powiedział coś ciekawego i ważnego. W sumie trochę mi otworzył oczy na pana Stanowskiego. Tak, faktycznie, on przejmuje rolę mediów, nie tylko publicznych mediów, których po prostu nie można zobaczyć żadnej poważnej dyskusji. Wszyscy się tłuką. Co prawda, część tych debat to jednak jest skopiowanie takiego rytu telewizyjnego. Tam, gdzie ta pani Żukowska występowała, to była jedna wielka porażka. Energetyczna debata też poza panem Naimskim była jedną wielką porażką. Ale do czego zmierzam? Faktycznie duże media zaniepokoiły się, czego dowodem jest ten atak na Stanowskiego w wykonaniu wyborczej, bo one nie mają żadnych szans z internetem. Jeżeli Stanowski wyciąga miliony wyświetleń, więcej niż wyciągają telewizje główne swoich głównych programów. Wracając do tematów, dlaczego PiS zrobił to, co zrobił. PiS nie zrobił tego, co zrobił Orban. Byłem na wyborach ostatnich na Węgrzech na zaproszenie Fideszu. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to miał być wyjazd, na którym było dwóch wysokich przedstawicieli naszego rządu i pojechałem jeszcze ja, Rafał Ziemkiewicz, Marcin Paladę i dwie jeszcze inne osoby, które będę wymieniał, bo nie wiem, czy się tego życzę. I tam na miejscu brałem udział w licznych spotkaniach Fideszu właśnie, który przed wyborami prezentował nie swoim politykom, nie swoim wyborcom, tylko zaprosił masę ludzi, między innymi nas z całego świata i tłumaczył, jak wygląda u nich sytuacja. I pamiętam, było jedno spotkanie po tej drugiej stronie rzeki, tam gdzie jest to pomnik, to centrum sakralne. I na tym spotkaniu chłopaki z Węgier, chłopaki, no mężczyźni dorośli, tłumaczyli, jaka jest ich polityka medialna, że owszem, mają media, owszem, wykupili gazety, owszem, to wszystko działa, tylko odkryli, że tym nie docierają do ludzi młodych, kompletnie tym nie docierają, bo to jest dla ludzi starszych, gazety czytają ludzie starsi, jeśli w ogóle jeszcze czytają, duże media oglądają ludzie starsi i oni postanowili dotrzeć do ludzi młodych i skoncentrowali się na wyłapowaniu wszystkich tak zwanych w Polsce influencerów, tak to się brzydko u nas nazywa, ale to są małe stacje telewizyjne tak naprawdę. Wychwycili wszystkich tych, którzy ich zdaniem
propagują prowęgierski sposób życia, tak w skrócie, tak? Czyli po prostu są patriotami, mogą być lewakami, mogą być prawakami, mogą być, nie wiem, wyznawcami potwora spaghetti, ale są na tyle poważni, że są traktowani poważnie przez swoich widzów i mogą być traktowani poważnie przez innych ludzi, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy są traktowani spoza swojego środowiska za kogoś ważnego. Ważne było to, że są Węgrami i oni ich doinwestowali. Doinwestowali dziesiątki małych kanalików YouTube'owych, które prezentowały prowęgierskie treści. I oczywiście padło pytanie, i to ze strony polskiej, żeby to było jasne, bo to są nasze doświadczenia, czy nie bali się, że nie wiem, że stracą nad nimi kontrolę. I oni wprost powiedzieli, my nie chcieliśmy mieć nad nimi żadnej kontroli, bo ci ludzie najlepiej wiedzą, jak dotrzeć do swojej grupy docelowej. W związku z tym nie kontrolowaliśmy tego, co oni robią, nie narzucaliśmy im żadnej percepcji zdarzeń, nie narzucaliśmy im narracji, po prostu zainwestowaliśmy w ich rozwój. I to jest jakaś spora część, nie mówię, że po prostu przeważyła o wyniku wyboru na Węgrzech, ale to jest część ich polityki medialnej, która spowodowała, że internet był po stronie Węgier, nie rządu, tylko Węgier. Ten internet często zarzucał Orbanowi rzeczy, które słusznie należało zarzucić. Krytykował tę władzę, ale tam się odbywała debata. Dziesiątki małych, znaczy małych, no to nie są kanały, które mają po 300 wyświetleń, tak? To są dziesiątki tysięcy i też często miliony wyświetleń. Tam odbywała się debata wśród ludzi młodych, tylko tam nie przychodzili politycy, tam ci ludzie sami ze sobą debatowali, ci ludzie sami pokazywali, w jakim kierunku ich zdaniem mają iść Węgry. No i wróćmy do Polski. Ile kanałów niepartyjnych, YouTube'owych wsparł finansowo poprzedni rząd? No chyba znacie odpowiedź. Żadnego. Ciężkie pieniądze szły na kanaliki jakichś partyjnych działaczy, którzy mieli niewielkie zasięgi, jeśli już to docierali i tylko łącznie do wielbicieli naszego rządu. Tak się dzisiaj robi media, tak jak Węgrzy, a nie tak jak robił to PiS. Orban swoich kolegów, niekoniecznie partyjnych, acz nawet na pewno niepartyjnych, biznesowych, namówił do przejęcia gazet. Które przecież tam istniała tamtejsza wyborcza, tak, która w internecie w sumie wylądowała, bo sposobami czysto biznesowymi zostali wyeliminowani kompletnie. Orban przejął media, ma ogromne poparcie w związku z tym, ale nie kontroluje ich, bo darzy zaufaniem ludzi, którzy są ich właścicielami. Kaczyński na to sobie nie jest w stanie pozwolić, bo intelektualnie nie ogarnia takiej sytuacji. PiS nie jest w stanie zrozumieć, że ktoś, kto ich krytykuje, krytykował już w tej chwili, bo w tej chwili ciągle są krytykowani, ale tak jak tutaj na tym spotkaniu sensownie, merytorycznie i tak dalej. PiS nie dopuszcza do siebie, że ktoś może go krytykować, nawet jeśli ma rację. I dlatego media w Polsce wyglądają tak, jak wyglądają. TVP była koszmarem. To było tak siermiężne, to było tak złe, że jak usłyszałem, że pan Kurski, oczywiście to nie jest jego raport, przecież tego nie napisał, stworzył ten raport. Przypomniała mi się rozmowa z ludźmi z TVP z ostatnich, przedostatnich wyborów, kiedy one były sukcesem i Kurski poleciał od razu do Jarosława, na Nowogrodzką, mówiąc, zobacz Jarek, to ja dzięki mnie, bo to jest moja polityka medialna. Tymczasem to wbrew tej polityce medialnej i mimo tej polityce medialnej wtedy PiS jakimś cudem jeszcze ma większość. Prawa strona nie rozumie mediów, jest sekciarska, identycznie jak strona PO, tylko strona PO jest tylko wulgarna i chamska. Spytałeś, jakie poparcie miał człowiek ten z komisji, który przesłuchiwał Kaczyńskiego. Ja sprawdziłem. Miał najlepszy wynik w polskim. 40 tysięcy osób. To jest wybraniec Opola i okolic. No tak, właśnie trzeba chyba połączyć te kropki, bo to daje nam odpowiedź tak naprawdę, z kim mamy do czynienia. Generalnie. No generalnie, ale z drugiej strony może nie są to aż takie chamy, ale jeżeli chodzi o podejście do ludzi, którzy myślą nieco inaczej na tematy mediów, Polski, gospodarki, czegokolwiek, ci ludzie zachowują się tak samo, tylko nie używają bluzgów. Po prostu eliminują z rzeczywistości każdego, kto myśli inaczej. Ci ludzie w ciągu... Dlaczego PiS przegrał wybory? Między innymi, bo tu wyliczamy różne powody, tak między innymi. Przecież szczepionka dla zwierząt,
każdy, kto protestował przeciw niej, był futerkowcem. Przy okazji pandemii każdy, kto pytał, ej, ale chyba ta polityka nie ma sensu, mówił to wprost. Był foliarzem i ruskim agentem już wtedy, bo ja wtedy zostałem określony ruskim agentem, kiedy krytykowałem politykę covidową. I usłyszałem od jednej z dziennikarek związanych z prawicą, znaczy nawet nie od niej, tylko ona po prostu spuszczała takie informacje, że ja tak piszę, bo mi Kreml płaci. Tak się dziwiłem, jak ona klei w ogóle ten pandemię z tym, z ruskim, nie mam pojęcia. Ale wtedy tak nazywano ludzi, którzy to krytykowali. W czasie Ukrainy to już byli stricte ruscy agenci. Ja przypominam, że pan Wąsik stworzył listę ruskich agentów w internecie. I oficjalnie państwo wpisywało na listę NASK-u ludzi, którzy krytykowali rząd za politykę ukraińską. Nie ma miejsca na naszej scenie politycznej na krytykę. Niezależnie od tego, czy rządzi PiS, czy PO, czy Kaczyński, bo to jest Kaczyński, bo to on zarządza tym całym interesem, czy Tusk, nie ma miejsca na żadną krytykę. To państwo jest stricte totalitarne pod tym względem. Przez telewizję polskiej zapisu wylatywali ludzie, którzy nie byli PO-wcami, tylko byli ekspertami, specjalistami. Wyrzucono ich wszystkich lekką ręką. To nie były pachołki Tuska, jak to określano. Po prostu wiem coś o tym, bo wyleciałem. Słucham? Wiem coś o tym, bo wyleciałem. Właśnie nie widzisz, no. No to mamy żywy przykład. Pamiętam, była taka premiera książki o tej kulturze woke, tej wykluczającej. Tam był jednym z prelegentów, był, kurczę, po prostu zaraz wyleciałem z głowy nazwisko, ale bardzo, bardzo znany, wysoki człowiek związany, nie staje się wzrostem, związany z PiS-em. I oni przedstawili tam politykę lewicowego wykluczenia. I ja wtedy spytałem, czy czasem nie mówią o wszystkich tych ugrupowaniach na scenie politycznej, łącznie z PiS-em. Na co ten pan się strasznie obraził. To jest tak, że teraz unikam jego nazwiska, po prostu leciało mi z głowy. Elegancko ubrany starszy pan z dobrze przyszłą bródką, taki drugą modę teraz zyskał w ostatnich latach, dzięki temu, że ma pieniądze z PiS-u. I on stwierdził, to on z oburzeniem, po prostu takim obrzydzeniem na mnie spojrzał, odrzucając w ogóle to pytanie. A obok niego siedział Ziemkiewicz, którego wyrzucili z telewizji właśnie za piątkę dla zwierząt, tak? Przecież media pisowskie niczym się nie różniło od mediów peowskich. Kompletnie niczym. Mówię o głównym nurcie propagandy politycznej. Więc o czym mówimy? Wykluczono wszystkich inaczej myślących, wykluczono wszystkich, co jest istotne, wyrzucono poza burtę ludzi, którzy wygrali PiS-owi wybory w 2015 roku, czyli wszystkie te internetowe profile, kanały, które ośmieszały platformy przez 2013, 2014 i 2015 rok, aż jeszcze PiS wygrał wybory. Kiedy PiS wygrał wybory, nie wziął nikogo z tych ludzi, chociaż to po prostu widać było, że nie znają na swojej robocie propagandowej. Nie nazywaliby się nigdy propagandzistami wprost, ale znali się na tym, jak robić media internetowe. Wzięto za to syna znanego pisarza, pana Matyszkiewicza, który współtworzył z tym synem tak zwaną hipster prawicę, i jeszcze jednego gamonia, który karierę zrobił na tym, że biegał po krakowskim przedmieściu z mikrofonem i atakował zwolenników Tuska. Na tych ludziach oparto propagandę. Ja wtedy pytałem publicznie, czy wy wiecie, co robicie? Bo wystarczy przejrzeć sobie pamiętniki Goebbelsa, który, co by o nim nie mówić, bo wiele osób teraz może się nastroszyć, Goebbels. Goebbels stworzył nowoczesną propagandę. I on w swoich pamiętnikach pisał wprost, że jeżeli chcemy wpłynąć na obywateli za pomocą mediów, to najpierw musimy opracować plan. Tego planu nie było w przypadku PiS-u. Następnie ten plan przetestować na grupach fokusowych. Nikt tego nie zrobił. A później, jeżeli to działa na nich, to wtedy wprowadzę w życie. Tymczasem nikt tego nie zrobił. Paru łebków, bez żadnego wykształcenia i doświadczenia, dostało media publiczne, dostali się pod pana Kurskiego, no i efekt mamy taki, jaki mamy. W 2019 cudem PiS wygrał, a nie dzięki TVP. A później już po prostu poszło z górki, bo przypominam, że po wyborach poprzednich, w 2019 roku, wajcha w mediach rządowych, pisowskich, została tak przykręcona, że tam nikogo już nie zapraszano spoza grona ekspertów,
pożal się Boże, ekspertów. Czyli boksera, pana, który prowadzi siłownię i całej bandy klakierów, którzy klaskali temu, co nakazano im mówić, zresztą płacą z nim za to. No to taki jest obraz mediów w Polsce. Mówicie o tym, o dystrybucji, o kosztach i tak dalej. O tym, ile pieniędzy to są w TVP. To były zmarnowane pieniądze. Za o wiele mniejsze sumy można było zbudować fajne media. Wziąć młodych ludzi, dać im po prostu pracę w tym TVP, żeby się rozwijali i byliby wdzięczni za to na długie lata. Tak są wdzięczni do dzisiaj starzy dziennikarze trójki radiowej, żeby ich wymienił. Ale mediów starych komunistycznych publicznych, bo im dano możliwość zrobienia karier. Oni mogli się uczyć, a przy okazji jeszcze oddawać swoją umiejętność młodego, świeżego spojrzenia na media. Tego nie zrobiono. Postawiono na Klub Gazety Polskiej, który żyje z tego, że jest oblężoną twierdzą i mimo wygranych wyborów w 2015 roku dalej był oblężoną twierdzą. Ja pamiętam, kiedy Duda wygrał wybory, jedna z dziennikarek Gazety Polskiej wysłała mi książkę do recenzji. Przemysł pogardy wobec Andrzeja Dudy. Ja nawet tego nie zacząłem czytać, tylko zwróciłem, spytałem, czy ona jest normalna. Przecież wygraliście wybory. Piszcie książki o pozytywne, o tym, jak się wygrywa wybory, jaką macie wizję Polski, kim jest Duda, a nie o tym, że jest atakowany przez byłych ubeków. No błagam was. Ale to był sposób myślenia i jest ciągle sposób myślenia tych ludzi. Jak rzucicie okiem na Republikę, która w tej chwili Rafał nie wspomniał, nie podając nazwy, przecież to jest kopia, nawet nie TVP pisowskiego, tylko to jest kopia tego, co Gazeta Polska Sakiewicza robi od zawsze. Czyli jest oblężoną twierdzą. Oni nie zauważyli w 2015 roku, że dostali władzę. Oni ciągle byli oblężoną twierdzą. Orban nie uważał, tak? I wygrywa kolejne wybory. A PiS je po prostu przegrał. Dzięki TVP i dzięki propagandzie, którą produkował. No dobra, to tyle. Oddaję głos, bo nie chcę przedłużać. Dziękujemy bardzo. Widzę, że nie ma chętnych już zabierania głosu. No to chyba zakończymy już pokój, bo zbliża się pierwsza w nocy. Trudny temat, ale myślę, że trzeba sobie mówić prawdę w oczy, żeby tych samych błędów nie popełnić ponownie. I ja akurat jestem sympatykiem PiS-u, ale to nie chodzi o jakąś plemienną przynależność, ale o myślenie o Polsce, o patriotyzm i o suwerenność naszego kraju. Mogę coś powiedzieć? Bo jeszcze nie śpię. Proszę. Dziękuję. To ja żyję w bardzo lewicowym kraju, w takim kraju, w którym wszyscy już mają tak zrozgotane umysły, że jeżeli się powie COVID-19, to 90% w tym kraju powie, że wina była Borisa Johnsona, że nie zamknął granic. Tutaj tak jest. Wy ciągle macie foliarzy i takie rzeczy. Tutaj jest już tylko lewica. Nie ma innego sposobu myślenia. Więc warto. A skąd pani pochodzi? Ze Szkocji. Mamy kolegę z Londynu. Nie ma takiego spojrzenia dramatycznego jak pani, Artur. Ale ja mam takie, pracując wśród ludzi. Nie ma ani jednego człowieka, który by powiedział dobre słowo o Borisie Johnsonie, pracując na przykład w NHS-ie. Chyba, że ktoś ma inne zdanie. Nikt się nie zgłasza, więc chyba nikt nie ma innego zdania, albo uśpiliśmy już większość popołudnia. Było różnie, naprawdę. Mówię pani, to nie było tak kolorowo. Proszę pana, nie było tak kolorowo. Ja w tym czasie, jak się pojawił COVID, pracowałam w aptece i zadzwonił do mnie lekarz, żeby zamówić leki
tak zwane kończące, ponieważ nie będzie pieniędzy na to, żeby ludzi przenosić do szpitali, więc umierać w domach, w związku z czym muszę zamówić 15 opakowań morfiny. I to usłyszałam na własne uszy, więc ciągle żyję w bardziej lewicowym kraju niż Polska. Dobrze, ja dziękuję i spadam, bo jest już bardzo późno. Jasne. Dziękujemy panie Rafale. W zasadzie kończymy już pokój, więc nie wiem, Artur, Ewa, czy chcecie jakieś podsumowanie zrobić? No cóż, chyba tylko można powiedzieć tyle, że musimy spotkać się w takim zestawie dziennikarzy z panem jeszcze Zbigniewem na następnym pokoju, bo tematy się porozpoczynały, jest jeszcze mnóstwo tematów, których wątków nie dokończyliśmy i myślę, że byłoby bardzo miło, gdybyśmy gdzieś po świętach spotkali się znowu i porozmawiali, podokańczali te tematy, a że są to sprawy bardzo interesujące, to świadczy o tym liczba słuchaczy o tej porze, jeszcze niedawno było 164 osoby, więc myślę, że warto wpadać do nas, na nasz pokój, ponieważ dyskusje, które tu toczymy, myślę, że nie są jałowe. Myślę, że coś tam z tych dyskusji się coś zostanie i jakiś skutek one też odnoszą. Dziękuję bardzo. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie zostawił jakiejś lektury państwu. Polecam, bo to jest książka, która w internecie miała taki bardzo, moim zdaniem, wadliwy i nieinteresujący opis. Jestem właśnie w trakcie lektury, pomimo tam licznych innych obowiązków, które muszę w tej chwili wykonywać, ale jestem książką zachwycony, bo to jest książka Jamesa Billingtona, szefa Biblioteki Kongresu USA. Nosi tytuł Płonące umysły, źródła rewolucyjnej wiary. Ja się spodziewam jakiejś takiej politpoprawnej trochę opowieści. A to jest, proszę Państwa, kapitalna książka, no właśnie o mentalności lewicowej. Tutaj pani przed chwilką mówiła o tym, że mieszka już całkowicie w całkowicie zlewaczałej mentalności. A to jest historia, jak na przełomach wieków, już od XVIII przez XIX na XX kończąc, autor pokazuje, jak wykuwano ową mentalność lewicową, czym jest ów lewicowy umysł wraz z takimi środkami, jakim było na przykład właśnie media, dziennikarstwo. Dla mnie bardzo pouczająca książka i naprawdę gorąco polecam, bo jest świetnie napisana, karkołomnie, ale autor też się nie boi różnych wątków, które dotyczą pewnego świata, przepraszam, nieoczywistego, którego nie widzimy, nie wiemy, pewnych związków też tajnych, świata okultyzmu, świata w jakimś sensie prapoczątków, bo w sumie dopiero Józef Fouché powołał do życia coś, co dzisiaj znamy instytucjonalnie jako służby specjalne, ale szpiegostwo różnego rodzaju, tajni kurierzy zawsze działali. To jest książka trochę o tym, do tego naprawdę fenomenalnie, kapitalnie opisana. To jest poważna książka, w sumie naukowa, czyta się jak powieść i to jak taką dobrą powieść szpiegowską. Ja dziękuję. Pan redaktor był tak miły i wrzucił screena. Na chwilkę zrobię zdjęcie i oczywiście wrzucę. Dla tych, którzy tak nie zapamiętają. To proszę nie kierować się opisem, bo on wyskakuje wszędzie we wszystkich, bo jest jeszcze do kupienia. Książka ponad 10 lat temu wyszła, ale ciągle jest w różnych księgarniach internetowych. Proszę nie kierować się opisem, bo opis jest bałamutny i tutaj wydawca w ogóle gdzieś bokiem w ogóle anonsuje książkę, moim zdaniem, bo ona jest dużo głębsza i ciekawsza niż ten opis to sugeruje. Naprawdę bardzo polecam, bo to nam pozwala też zrozumieć taki umysł lewicowca nawiedzonego, a to jest rzeczywiście, jak mówi podtytuł, źródła rewolucyjnej wiary. To jest wiara. Dyskutujemy z ludźmi wierzącymi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Arturze, chcesz jeszcze dwa słowa na zakończenie? No ja chciałbym też podziękować, przepraszam, akurat musiałem wyjść na moment. Bardzo ciekawy pokój, zresztą to widać też po komentarzach osób pod pokojem. Raz jeszcze dziękuję i oczywiście zapraszamy ponownie do naszych pokoi. Zawsze interesujące rozmowy się toczą, szczególnie kiedy tutaj mamy obu panów, pana Rafała Otokę i Rafała Dudkiewicza. No i raz jeszcze zapraszamy. Dzisiaj troszkę był tak pokój ad hoc otwarty,
ale w momencie, kiedy będziemy mieli jeszcze gości, tutaj nam Rafał Dudkiewicz obiecał ciekawy też pokój, więc postaramy się, żeby coś zorganizować w najbliższym czasie i zazwyczaj wrzucamy taką zajawkę wcześniej, kiedy się odbędzie, na jaki temat, więc zapraszamy, dziękuję. No i prosimy o, nie wiem, czy tutaj wspomnieliście, jeżeli możecie zaobserwować nasz profil, podać dalej, zawsze ciekawe pokoje się tutaj odbywają. Dziękuję. Ja tylko chciałem potwierdzić, że tak jak wcześniej Państwu obiecaliśmy, porozmawiamy z Pawłem Rakowskim o tym, co się dzieje w Izraelu i czym jest w ogóle szeroko rozumiana kwestia palestyńska. I no właśnie, czy ta wojna się skończy, a jak skończy, to kiedy się skończy, z jakim rezultatem i o tym już niebawem. Ja tu jestem w kontakcie z Państwem, z hostami, więc ja poinformuję, bo co się z Pawłem widzę no i będę miał od Pawła już taką wiążącą odpowiedź, więc będziemy anonsować, a że też temat w przyszłym tygodniu mamy już Wielki Tydzień, więc temat w sensie też takim bliskim, że chcemy porozmawiać też o tym, w jaki sposób są traktowani katolicy, chrześcijanie, którzy tam są, mieszkają, bo to jest też bardzo ważny aspekt tej całej mozaiki bliskowschodniej. Dziękujemy bardzo. Temat gorący ze względu na działania, które tam się odbywają. Chciałbym też zachęcić wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej, która niedawno powstała. Adres wiemy.xyz. Zapraszamy. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dobrej nocy życzę. Dziękuję bardzo współhostom. Dziękuję panu Rafałowi Otoce, Frąckiewiczowi, wszystkim osobom, które zabierały głos, no i oczywiście słuchaczom. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Dobranoc.